Pewne rzeczy lub wydarzenia odciskają w ludzkiej świadomości tak duży ślad, że kolejne, podobne, są z automatu do nich porównywane. Tak było choćby w przypadku bitwy pod Termopilami, gdy ogromnemu perskiemu wojsku przeciwstawiła się garstka Spartan. Dziś wiele bitew, w których miała miejsce duża dysproporcja sił, a mniej liczna strona zamiast uciec z pola walki bohatersko stawiła czoła wrogowi, nazywa się w ten sposób. Dość powiedzieć o polskich Termopilach, jak nazywa się bitwę pod Chodowem czy obronę Wizny. Analogicznie było również z tragedią na Przełęczy Diatłowa. Wiele krajów w ten sposób nazywa swoje historie, w których ludzie w tajemniczy sposób giną w górach. Mamy choćby polską Przełęcz Diatłowa, czyli tragedię w Dolinie Jaworowej z 1925 roku. Również w Stanach Zjednoczonych miała miejsce podobna historia. Amerykańską Przełęczą Diatłowa nazywa się tajemnicze zaginięcie 5 mężczyzn z Yuba City w Kalifornii. Zanim przejdziemy do sedna, kilka spraw organizacyjnych. Tradycyjnie w opisie filmu znajdziecie informacje, skąd pochodzą przytaczane przeze mnie materiały. Również w opisie znajdują się odnośniki do poszczególnych sekcji filmu. Polecam użyć ich, żeby móc odnaleźć interesujący Was fragment lub miejsce, w którym skończyliście oglądać poprzednim razem. Po drugie, sprawa miała miejsce w lutym, w górzystym terenie. Jako że nigdy nie byłem zimową porą w górach, zdecydowanie nie jestem ekspertem w temacie panujących wtedy warunków. Dlatego w tej kwestii muszę całkowicie zawierzyć źródłom i jeżeli pojawią się w nich błędy, najpewniej nie będę w stanie ich wyłapać. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, proszę o korektę w komentarzach. Kolejną sprawą, o której muszę Was uprzedzić, jest kwestia językowa. W filmie padnie sporo angielskich nazw i nazwisk, możliwe więc, że pojawią się jakieś błędy w ich wymowie. Ważniejszą kwestią związaną z językiem są dolegliwości, na które cierpieli bohaterowie tej historii. Starałem się doprecyzować jak tylko byłem w stanie, ale napotkałem niespodziewaną barierę. W latach 70. diagnostyka problemów z rozwojem umysłowym wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Autorzy źródeł z tamtej epoki używają takich określeń jak slow czy retarded, nie precyzując na co cierpieli mężczyźni. Z kolei dzisiejsze źródła są w większości nacechowane różnie rozumianą polityczną poprawnością i artykuły tylko lekko prześlizgują się po tym zagadnieniu. Sporo czasu spędziłem na analizie dolegliwości bohaterów, bo mają one spory wpływ na ich zachowanie, a czym innym jest zespół Downa, czym innym zaburzenia ze spektrum autyzmu, a jeszcze innym opóźnienie w rozwoju umysłowym. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu, ale jeżeli ktoś z Was dysponuje lepszymi informacjami, proszę o komentarz. Skoro informacje mamy już za sobą, przejdźmy do skróconej, najczęściej powtarzanej w artykułach wersji historii. Był 24 lutego 1978 roku. Grupa 5 młodych mężczyzn z Yuba City wybrała się w 80-kilometrową podróż do miejscowości Chico. Byli przyjaciółmi, połączyła ich miłość do koszykówki, kibicowali lokalnej drużynie. Łączyło ich też coś jeszcze. Wszystkich 5 miało różne problemy psychiczne, od lekkiego niedorozwoju umysłowego przez autyzm po schizofrenię. Cała 5 mieszkała z rodzicami, ale dzięki terapiom i lekom byli w stanie funkcjonować samodzielnie. Tego dnia w Chico odbywał się mecz koszykówki. Wszyscy wsiedli w samochód jednego z nich i udali się na mecz kibicować ulubionej drużynie. Po nim, około godziny 22, koledzy ruszyli w drogę powrotną. Jeszcze w Chico zatrzymali się na stacji benzynowej, by kupić przekąski i napoje na drogę powrotną. To ostatnie miejsce, gdzie widziano ich żywych. Do Yuba City powinni byli dotrzeć około północy. Gdy jednak nie dotarli do rana, ich rodziny zgłosiły sprawę na policję. Rozpoczęto poszukiwania. Już kilka dni później ich auto zostało znalezione w zaspie na terenie Parku Narodowego. Było sprawne i choć utknęło, to 5 zdrowych mężczyzn byłoby w stanie bez problemu wypchnąć je na drogę. Co jednak dziwne, miejsce znalezienia auta absolutnie nie leżało na drodze pomiędzy Chico a Yubą. Auto było otwarte, ale nigdzie nie było ani śladu pasażerów. Niestety, w tym rejonie miały miejsce obfite opady śniegu, przez co akcja poszukiwawcza została szybko przerwana w obawie o życie ratowników. Nadzieja była jednak podsycana zeznaniami świadków, którzy podobno widzieli mężczyzn całych i zdrowych. Dopiero kilka miesięcy później historia miała swój makabryczny finał. 30 km od samochodu, w przyczepie na opuszczonym polu kempingowym, odkryto zwłoki jednego z nich. Sekcja zwłok wykryła, że przeżył około 3 miesiące od zaginięcia, ale koniec końców zmarł z głodu.
To szokowało tym bardziej, że w chatce znajdowała się spiżarnia wypełniona zapasami pozwalającymi przeżyć nawet rok. Ponadto ciało było zawinięte w sposób świadczący, że zrobiła to osoba trzecia. Kilka dni później, 10 km od obozu, znaleziono szczątki dwóch kolejnych mężczyzn. Obaj zmarli z wyziębienia. Kolejne ciało znaleziono w pobliżu chatki. Ten również zmarł z wyziębienia. Piątego mężczyzny nigdy nie udało się odnaleźć. W tej sprawie więcej niż odpowiedzi jest pytań. Dlaczego mężczyźni pojechali w złym kierunku? Dlaczego nie wypchnęli auta z zaspy? Dlaczego świadkowie zgłaszali dziwne działania grupki mężczyzn w tym miejscu? Dlaczego umarli z wychłodzenia, skoro w domku było ogrzewanie? Dlaczego jeden z nich zmarł z głodu w domu pełnym jedzenia? Być może na część z tych pytań uda się nam przedstawić wiarygodne odpowiedzi. Najpierw jednak wróćmy do samego początku i przeanalizujmy całą historię najdokładniej jak się da. Analizę zaś zaczniemy od poznania pięciu osób dramatu. Wszyscy pochodzili z Juby lub pobliskiego Marysville, mieli mniejsze lub większe problemy umysłowe i dzielili zamiłowanie do koszykówki. Mimo że byli dorośli, z zachowania przypominali raczej duże dzieci. Mieszkali z rodzicami, a wszyscy oni nazywali tę nietypową paczkę kolegów The Boys, czyli chłopcy lub chłopaki. Pierwszym z chłopaków był Jackie Charles Hewitt. Był najmłodszy ze wszystkich. Feralnego dnia miał 24 lata. Miał 175 cm wzrostu, ważył 72,5 kg. Mieszkał z rodzicami na farmie. Mieli psa rasy Beagle, który wabił się Bo, a z którym Jackie był bardzo związany. Często z zaciekawieniem lekko przechylał głowę, jak dziecko. Reagował na wszystko powoli. Jak twierdził jego ojciec, był najbardziej upośledzony z całej piątki. Nie umiał czytać ani pisać. Nie lubił przebywać długo poza domem, zwłaszcza nocą. Musiał w wielu kwestiach polegać na matce i najbliższym przyjacielu, Tedzie Weirze, którego znał od 8 lat. Opiekował się on nim podczas wspólnych wypadów i nawet wybierał za niego numer telefonu, jeżeli Hewitt miał gdzieś zadzwonić. Jackie bowiem z całego serca nie znosił rozmów telefonicznych. Nigdy nie podchodził do telefonu, gdy ten dzwonił. Rozmowy do niego musiał odbierać jego brat. Miał trudności w dostosowywaniu się do sytuacji społecznych, napawały go one niepokojem. Nie lubił zmian i nieprzewidzianych zdarzeń. Wszystko wskazuje na to, że cierpiał na coś, co dzisiaj nazwalibyśmy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzący sprawę porucznik Lance Ayers z hrabstwa Yuba, mówiąc o grupie, że niektórzy z nich mieli IQ na poziomie 40 punktów, miał na myśli najpewniej Hewitta. Znalazłem również informację, że Jackie mimo swoich problemów był w stanie podjąć pracę. W ramach projektu Gateway, do którego przynależał, pracował razem z Tedem Weirem, wykonując naprawy uszkodzonych kabli dla Pacific Gas and Electric Company. Najbliższym przyjacielem Jackiego był Theodore Earl Weir. Miał 32 lata, urodził się 26 maja 1946 roku. Mieszkał w Olivehurst. Miał 183 cm wzrostu, ważył około 90 kg. Miał piwny brzuszek, brązowe oczy i brązowe kręcone włosy. Cierpiał na niedorozwój umysłowy. Był dziecinny, niezbyt poważny, naiwny i łatwowierny. Bardzo lubił nawiązywać nowe znajomości. Machał do nieznajomych i jeśli nie odmachiwali, długo zastanawiał się, co było tego powodem. Brakowało mu czegoś, co można by nazwać zdrowym rozsądkiem. Pewnego dnia wydał $100 na ołówki. Tak po prostu, bez wyraźnej przyczyny. Jego instynkt samozachowawczy również nie funkcjonował właściwie. Gdy dom jego rodziców w miejscowości Linda stanął w płomieniach, Ted leżał w łóżku, patrząc na pełzające po suficie płomienie. Nie uciekł, bo jak później powiedział, bał się, że jeśli opuści łóżko w środku nocy, nie wypocznie wystarczająco, aby rano iść do pracy. Z płonącego domu musiał go wynieść brat. Bawiły go rzeczy raczej nieprzystające do ludzi po trzydziestce. Lubił dzwonić do innego z chłopaków, Williama Sterlinga, i w trakcie rozmów przeglądać gazety i książki telefoniczne w poszukiwaniu nietypowych nazwisk, z których razem chichotali. Mimo tego udało mu się podjąć pracę jako woźny i sprzedawca w barze z przekąskami, ale porzucił te zajęcia na prośbę rodziny, która uważała, że jego powolność powoduje zbyt wiele problemów w pracy. Był najlepszym kolegą najmłodszego z grupy, Jackiego Hewitta. Następna dwójka również lubiła trzymać się razem. Trzecim z mężczyzn był Jack Antone Madruga. Co do jego drugiego imienia nie mam pewności.
Większość źródeł podaje, że brzmiał Atone, jednak nie znalazłem żadnej informacji o istnieniu takiego imienia. Niektóre gazety podawały natomiast Antone, co wydaje się bardziej prawdopodobne, pomimo że większość tekstów podaje inaczej. Wydaje mi się, że dowodem przesądzającym kwestię drugiego imienia jest nagrobek Jacka, na którym widnieje wyraźnie Antone. Skąd zatem tyle przeinaczeń w artykułach? Tego nie wiadomo. Wiadomy jest za to pseudonim Madrugi, który brzmiał Doc. Nie znalazłem jednak informacji, skąd pochodził. Jack mieszkał z rodzicami w Marysville, niedaleko Yuba City. Urodził się 18 czerwca 1947 roku. W chwili zaginięcia miał 30 lat. Miał 1,80 m wzrostu i 86 kg wagi. Był dość przysadzisty. Nie miał żadnej oficjalnej diagnozy, ale wystarczył jeden rzut oka, aby stwierdzić, że cierpiał na lekką niepełnosprawność intelektualną. Cechowała go powolność i flegmatyczność. Miał problemy z nauką, ale udało mu się ukończyć szkołę średnią. Był w stanie zarządzać swoimi finansami, a także odbył służbę wojskową. W latach 1966-1968 służył jako kierowca ciężarówki w armii w Wietnamie. Wiadomo więc, że miał również prawo jazdy. Z całej piątki tylko on i Gary Matias posiadali takie uprawnienia. Za pieniądze odłożone podczas służby w Wietnamie Madruga kupił sobie samochód, który stał się jego oczkiem w głowie. Był to turkusowo-biały Mercury Montego o numerze rejestracyjnym XQG831. Jeszcze kilka miesięcy przed zaginięciem Jack pracował jako pomocnik kelnera w Sunsweet Growers. Do jego obowiązków należało głównie zbieranie brudnych talerzy pozostawionych przez klientów. Załatwił pracę Williamowi Sterlingowi w tym miejscu, ale sam został zwolniony w listopadzie. Powodem był fakt, że nie był w stanie opanować obsługi nowej zmywarki, co w jego pracy było kluczowe. Przez najbliższe 3 miesiące nie udało mu się znaleźć nowej pracy i w dniu zaginięcia był bezrobotny. Czwarty z chłopaków to William Lee Sterling. Urodził się 5 kwietnia 1949 roku. Miał 29 lat, mierzył 178 cm i ważył 77 kg. Miał ciemnobrązowe włosy i niebieskie oczy. Był najbliższym przyjacielem Jacka Madrugi. Większość swojego dzieciństwa spędził w Napa Insane Asylum, dzisiaj Napa State Hospital. Podobnie jak Theodore Weir, cierpiał na niedorozwój umysłowy. Był tak samo niezbyt poważny i łatwowierny, niczym duże dziecko. We wczesnych latach 70. podjął pracę na zmywaku w bazie lotniczej sił powietrznych w Beale, ale jego matka zmusiła go do rzucenia tego zajęcia, gdy odkryła, że żołnierze często upijali go, by kraść jego pieniądze. Był głęboko wierzący, udzielał się społecznie. Spędzał długie godziny w bibliotece czytając książki, aby lepiej móc nieść słowo Jezusa pacjentom w szpitalach psychiatrycznych. Rodzina Sterlingów miała chatkę niedaleko jeziora Bucks Lake w lasach narodowych Plumas, co później może mieć znaczenie. Wiele lat wcześniej William został tam raz zabrany jako dziecko przez ojca na wyprawę wędkarską, jednak nie spodobała mu się i więcej z ojcem tam nie jeździł. Ostatni z paczki przyjaciół wyróżniał się na ich tle. Jego osoba była też źródłem wielu późniejszych kontrowersji, musimy więc poznać go dokładniej niż jego kolegów. W tym z kolei przeszkadza wiele niewiadomych co do jego życiorysu. Niezwykle ciężko jest ustalić jakieś konkretne informacje, a różne ich wersje wzajemnie się wykluczają. Zacznijmy zatem od tego, co wiadomo na pewno. Gary Dale Matias urodził się 15 października 1952 roku. Miał 178 cm wzrostu i ważył 77 kg. Był smukły, miał brązowe włosy i piwne oczy. Nosił okulary, bez których widział podwójnie. Miał niewielkie znamie z prawej strony brody. Pochodził z Olivehurst, niedaleko Yuba City w Kalifornii. Gdy miał 3 lata, jego matka Ida uciekła wraz z dziećmi od swojego męża, Garlanda. Udało się jej przebyć około 500 km do Bakersfield, jednak zgodnie z aktami szeryfa zadzwoniła stamtąd do męża, aby ją odebrał. Kilka lat później, gdy Ida rozwiodła się z mężem, Garland dostał prawny zakaz zbliżania się do żony i dzieci. Nie zachowało się w aktach wyjaśnienie, co spowodowało wydanie tego zakazu. Gary w Yuba City ukończył szkołę średnią. W latach 60. był wokalistą w lokalnym zespole i grywał w futbol w Marysville High School. Wczesne lata 70. skierowały jego życie na inne tory. W drugiej klasie liceum trafił na obserwację psychiatryczną po złym tripie, po zażyciu środków halucynogennych. Został powołany do wojska i wyjechał odbyć służbę w zachodnich Niemczech.
W tym miejscu historia przedstawiana w różnych źródłach zaczyna się rozjeżdżać. Zgodnie z aktami, również podczas służby nie odmawiał sobie narkotyków. Z bardziej chlubnych wpisów w jego papierach można znaleźć na przykład wpis o zaliczeniu testu ze strzelania. Znaleźć też można tam informację, że 13 stycznia 1973 roku Matthias został aresztowany za AWOL. Jest to skrótowiec rozwijany jako Absent Without Official Leave, czyli nieobecność bez pozwolenia. Jest to termin dość szeroki, bo mieści w sobie zarówno typową dezercję, czyli ucieczkę z wojska, jak i opuszczenie stanowiska bez pozwolenia. Biorąc pod uwagę karę, jaka spotkała Matthiasa, bardziej prawdopodobna jest druga opcja. Prawdopodobnie bez wiedzy starszych stopniem opuścił jednostkę, być może w związku z nałogiem narkotykowym. Nie sposób ustalić, jak Matthias zachowywał się po oskarżeniu o AWOL. Wszystko wskazuje na to, że zwrócił na siebie uwagę medyków, gdyż został odesłany do domu z podejrzeniem schizofrenii. Aresztowanie na służbie zaledwie zwiastowało nadchodzące problemy Garego. Kilka tygodni później, 4 lutego, Matthias oglądał telewizję w domu swojego kuzyna. Była 8:30 rano. 17-letnia żona kuzyna była akurat chora i spała, otumaniona przez leki. W pewnym momencie kuzyn udał się sprawdzić, co robi Gary, gdyż jego przerwa na toaletę trwała podejrzanie długo. Zastał go siedzącego okrakiem na leżącej nieruchomo w samej bieliźnie dziewczynie, obmacującego jej piersi. Matthias, zapytany, co robi, natychmiast odpowiedział, że chciał pocałować kobietę. Gdy kuzyn powiedział, że dzwoni na 911, Matthias odpowiedział podobno: dobrze, chcę wrócić do więzienia. Gary Matthias został tego dnia aresztowany, oskarżony o próbę gwałtu i osadzony w areszcie. 12 lutego, około 3 w nocy, sierżant Lloyd Finley przenosił go do innej celi, gdy nagle został zaatakowany przez Matthiasa. Zanim Gary został obezwładniony, zdążył uderzyć policjanta z całej siły w twarz. Za ten wybryk Matthias otrzymał zarzut napaści na policjanta. Istnieje też alternatywna wersja tej historii. Według niej, oskarżony w Niemczech o AWOL, Matthias został pojmany i osadzony w areszcie. Tam, w lutym 1973 roku, wezwał do siebie dwóch sierżantów i zastępcę szeryfa. Gdy otworzyli jego celę, wyszedł na korytarz całkowicie nagi i uderzył pięścią w twarz jednego z sierżantów. Matthias zamachnął się na drugiego, ale został obezwładniony, zanim zrobił mu jakąkolwiek krzywdę. Jak zeznał: byłem w wojsku i nie podoba mi się to. I pomyślałem, że jeśli uderzy mnie, może mnie wypuszczą. Wojskowi zorientowali się, że jest z nim coś nie tak i został zwolniony ze służby ze względów zdrowotnych i odesłany do domu. Kilka tygodni po powrocie został przyłapany przez kuzyna na dobieraniu się do jego nastoletniej żony. Został aresztowany i oskarżony o próbę gwałtu. Niezależnie od tego, czy pierwszy był atak na policjanta, czy próba gwałtu żony kuzyna, obie wersje zgadzają się co do następstw tych czynów. 13 marca 1973 roku Gary Matthias stanął przed sądem okręgowym hrabstwa Yuba. W sprawie napaści na funkcjonariusza Gary został uznany winnym. W sprawie o usiłowanie gwałtu Matthias poszedł na ugodę z prokuratorem i rozprawa się nie odbyła. Zgodnie z obecnym kalifornijskim prawem, Matthiasowi groziłyby 3 lata więzienia za pobicie funkcjonariusza i 9 za napaść i usiłowanie gwałtu. Tymczasem już po 8 miesiącach Gary był wolny. Dlaczego? Tego nie wiadomo, bo pracownicy sądu hrabstwa Yuba nie są w stanie znaleźć szczegółowych akt sprawy. Kolejne spotkanie ze stróżami prawa Gary zaliczył już w grudniu tego samego roku. Policja miała dowody, że naćpany odwiedził dom pewnej pary, którą znał. Zgodnie z aktami był po zażyciu metamfetaminy i pigułek benzedryny lub samych pigułek benzedryny, czyli farmakologicznego preparatu zawierającego amfetaminę. W domu wspomnianej pary Matthias zachowywał się chaotycznie. Gdy powiedział kobiecie, że chciałby dźgnąć ją w szczękę, para zadzwoniła po policję. Gdy powiedział do ich 3-letniej córki: wydawało mi się, że już cię kiedyś raz zabiłem. Chyba będę musiał to zrobić jeszcze raz. Para wyrzuciła go z domu. Matthias nie zrezygnował i usilnie dobijał się do drzwi aż do przyjazdu policji. W jego aktach nie ma jednak ani śladu informacji, aby poniósł jakąkolwiek karę. Miał też inne zatargi z prawem. Aresztowanie w związku z podejrzeniem kradzieży auta, sprawy o zakłócanie spokoju, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, stawianie oporu podczas aresztowania, podczas którego rzucał wulgaryzmami w kierunku funkcjonariuszy, zaliczył kilka bujek w barach. Ludzie skarżyli się, że błąkał się po lokalnym cmentarzu. Gary Whiteley, który od 1967 roku umawiał się z siostrą Matthiasa, Sharon,
powiedział, że narkotyki przeżarły mu mózg. Whiteley ożenił się z Sharon i miał okazję dobrze poznać jej brata. Gdy ten zaginął, Whiteley był w trakcie rozwodu. Jak opowiedział, Gary Matthias w liceum spędzał popołudnia popijając piwo i pływając z przyjaciółmi. Później rozłączyła ich służba wojskowa. Whiteley został wysłany do Wietnamu, Matthias do Niemiec Zachodnich. Gdy spotkali się ponownie, Whiteley nie poznawał szwagra. Matthias siedział głównie w domu i sprawiał wrażenie niestabilnego psychicznie. W końcu, w 1974 roku, po kolejnym zatrzymaniu przez policję ze Stockton, Gary został umieszczony w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Spędził tam 2 dni, po czym przeczołgał się przez rurę odpływową i udał się do Marysville pieszo i autostopem, wciąż mając na sobie szpitalną piżamę. Inna wersja tych wydarzeń mówi, że Matthias uciekł ze szpitala przez okno, po czym zszedł na ziemię po rynnie. Nie była to jego pierwsza taka odważna ucieczka. Wcześniej czmychnął z oddziału psychiatrycznego Letterman Army Hospital w San Francisco. Później, w 1975 roku, udała mu się kolejna taka ucieczka z innego szpitala. W 1975 roku, po krótkiej i zakończonej fiaskiem przygodzie z nauką na Yuba College, Matthias nagle opuścił uczelnię i przeniósł się do swojej babci w Oregonie. Jego matka Ida i ojczym Robert Klopf po paru tygodniach w końcu skontaktowali się z nim telefonicznie i prosili go, aby wrócił do nich, do Juby. W odpowiedzi Gary się tylko rozłączył. Klopfowie nie mieli kontaktu z Garym przez 5 tygodni, gdy nagle stanął na ich progu, brudny i obdarty. Jak powiedział, przeszedł 870 km z Corvallis niedaleko Portland pieszo, kradnąc mleko z ganków i jedząc karmę dla psów. Później tego roku pewna para po przebudzeniu ujrzała we własnej sypialni Matthiasa. Wybił okno i otworzył sobie drzwi frontowe i, jak powiedział, szukał pierścienia, aby wrócić do szatana. Para zadzwoniła po policję. Gdy zapytano go, co tam robił, odpowiedział, że ci ludzie byli w jego domu i chciał odebrać od nich czynsz. Po tym incydencie Gary zaczął wychodzić na prostą. W 1976 roku zaczął systematycznie brać leki na zdiagnozowaną schizofrenię. Przyjmował Cogentin, Stelazin i Prolixin. Przez kolejne 2 lata nie miał już żadnych kłopotów z prawem. Był w stanie utrzymać pracę w firmie ogrodniczej swojego ojczyma, którą podjął, aby dorobić do renty przyznanej mu przez armię. Również w domu nie zaobserwowano żadnego niepokojącego symptomu zwiastującego nawrót choroby. Z czasem jego lekarze zaczęli określać przypadek Matthiasa jako jeden z ich największych sukcesów. Rodzice byli przekonani, że kryzys zdrowotny Garego został zażegnany. Udało mu się zrobić prawo jazdy, lubił słuchać muzyki na gramofonie w salonie, uwielbiał Rolling Stonesów i Olivię Newton-John. Nie wszyscy jednak wypowiadali się na ten temat tak optymistycznie. Na kilka miesięcy przed zaginięciem Matthias dołączył do lokalnego programu pomocy dla osób upośledzonych umysłowo, zwanego Gateway Project. Tam zaczął się spotykać z Jackiem Hewittem, Theodorem Weirem, Jackiem Madrugą i Williamem Sterlingiem. Razem utworzyli drużynę koszykarską o nazwie Gateway Gators. Ich trener koszykówki, Robert Pennock, powiedział śledczym, że ciągle miał wrażenie, że Matthiasowi mogło w każdej chwili odwalić. Trudno stwierdzić, co spowodowało u Pennocka takie odczucia, a dziś nie sposób już tego ustalić. Gateway Project jest zamknięty od 10 lat, a jego kierownictwo nie żyje. Nie wiadomo więc nawet, w jaki sposób Matthias dołączył do programu. W 1978 roku w protokole z przesłuchania Janet Enzerry, wieloletniej znajomej Garego, sierżant James Black zapisał, że Matthias wielokrotnie opowiadał Enzerze o śnie, w którym on i kilka innych osób zniknie. Oprócz tego Janet Enzerra powiedziała o Matthiasie, że był to bardzo gwałtowny człowiek, który poważnie ranił kilku mężczyzn, nienawidzi również kobiet. Również rodzice kolegów Matthiasa mieli pewne uwagi co do niego, choć nie znali jego kryminalnej przeszłości. Artykuł w lokalnej gazecie Appeal Democrat głosił, że wszystkich 5 chłopaków znało się i przyjaźniło od wielu lat. Również siostra Theodora Weira, Linda, potwierdziła to. Późniejsze artykuły jednak jednogłośnie twierdziły, że Gary dołączył do pozostałej czwórki zaledwie kilka miesięcy wcześniej, co wydaje się bardziej prawdopodobne w świetle reszty informacji. W każdym razie, cała piątka chętnie spędzała czas razem. Matthias przynajmniej częściowo wpasował się do grupy, a dzięki temu, że był sprawny umysłowo, został nieformalnym liderem. To nie do końca odpowiadało rodzicom pozostałych chłopaków.
Z jednej strony miał najsilniejszą osobowość i prawdopodobnie byłby jedynym, który walczyłby w sytuacji zagrożenia. Z drugiej miał posłuch u reszty i gdyby zasugerował konieczność wykonania jakiejś czynności, pozostali bez większego zastanowienia wykonaliby polecenie swojego lidera. Innym zarzutem rodziców było to, że Gary odstawał od grupy. Pozostała czwórka przyjaźniła się od dawna, cokolwiek robili, zawsze we czterech. Gary do nich nie pasował, miał zupełnie inny typ osobowości i nigdy do końca się nie wpasował pośród znajomych. Podsumowując, Gary Matthias jako nieformalny lider grupy był oceniany dwojako. Obecność w zasadzie zdrowego człowieka pośród czterech upośledzonych z pewnością zwiększała ich bezpieczeństwo. Z drugiej strony, część osób mających kontakt z Garym odnosiła wrażenie, że nie jest on tak stabilny, jak oceniają go inni. Między innymi na bazie ich słów później powstała teoria, że Gary w pewnym momencie odstawił swoje leki. Jakkolwiek nie byłby to odosobniony przypadek, gdy osoba chora psychicznie, czując poprawę samopoczucia, przestaje zażywać przepisane przez lekarza środki, to w tym przypadku nie ma ani jednego wiarygodnego zeznania twierdzącego, że było tak w istocie. Nie można stuprocentowo wykluczyć takiego przypadku, wrócimy do tego w rozdziale z teoriami, ale wiele świadczy za tym, że Gary brał leki aż do dnia zaginięcia. Zarówno ani od rodziców, ani lekarzy nie padło ani jedno słowo podejrzenia, że z Matthiasem jest coś nie tak. Wręcz przeciwnie, ojczym Garego stwierdził nawet, że gdyby Gary przestał brać leki, to bardzo szybko zostałoby to zauważone, a po maksymalnie 2 tygodniach Matthias zacząłby tracić całkowicie kontakt z rzeczywistością. Wrócimy do tego później, ale możemy stwierdzić z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że Gary do dnia zaginięcia sumiennie przyjmował swoje leki. Skoro poznaliśmy naszych bohaterów, przejdźmy teraz do samej historii ich zaginięcia. Jak wspominałem, całą piątkę połączyła miłość do koszykówki. Byli zapalonymi kibicami. Ich rodziny zgodnie twierdziły, że gdy koledzy się spotykali, to albo oglądali koszykówkę, albo w nią grali. Wszyscy brali udział w lokalnym programie pomocy dla osób upośledzonych umysłowo zwanym Gateway Project. W jego ramach stworzyli drużynę koszykarską i sponsorowani przez lokalną organizację grali razem jako Gateway Gators. 25 lutego o 9:30 na kampusie Sierra College w Rocklin pod Sacramento Gateway Gators mieli rozegrać pierwszy mecz w turnieju fundowanym przez Special Olympics, a nagrodą był tydzień w Los Angeles. Inne źródła mówią o wizycie w Disneylandzie. Do tego meczu koledzy przygotowywali się już dzień wcześniej, układając starannie swoje beżowe t-shirty z napisem Gateway Gators na piersi. Theodore Weir poprosił matkę, aby wyprała mu wcześniej nowe tenisówki, bo ubrudził je przymierzając. Gary Matthias doprowadzał swoją matkę do białej gorączki, powtarzaniem, że mają w sobotę ważny mecz i ciągłymi prośbami, aby nie pozwoliła mu zaspać. Zgodnie z ustaleniami śledczych, w przeddzień zaginięcia, czyli czwartek 23 lutego, chłopaki wybrali się do Sacramento. Nie było to niczym niezwykłym. Byli na tyle samodzielni, że często udawali się w takie podróże do Sacramento, Chico czy Davis. Zwykle miało to związek z występami drużyny koszykarskiej UC Davis, której byli wielkimi fanami. Tym razem wyjazd nie miał na celu kibicowania. Chłopaki chcieli potrenować przed swoim wielkim meczem. Co ciekawe, na trening pojechali tylko we czterech. W domu pozostał Gary Matthias, choć był nadchodzącym meczem równie podekscytowany, co pozostali. Niestety, nie udało się ustalić, czemu Matthias pozostał w domu, co rzuciło później pewien cień na jego osobę. Ale nie uprzedzajmy faktów. Z Sacramento mężczyźni wrócili około 22:30. Juanita Sterling próbowała przekonać syna oraz jego kolegów, aby zrezygnowali z wyjazdu następnego dnia. W piątek, 24 lutego, cała piątka wybierała się do Chico, gdzie na kampusie Uniwersytetu Stanowego gospodarze, drużyna Chico State Wildcats, podejmowali UC Davis. Pani Sterling wyraziła obawę, że kolejny wyjazd i powrót późnym wieczorem mógłby nadwątlić siły chłopaków i w sobotnim meczu nie byliby w optymalnej formie. Mężczyźni uparli się jednak jechać na mecz swojej ukochanej drużyny, gdyż jak tłumaczyli, był to ostatni mecz UC Davis w okolicy w najbliższym czasie. Decyzja zapadła i w piątek 24 lutego 1978 roku Theodore, William, Jackie, Gary i Jack wsiedli do należącego do tego ostatniego, turkusowo-białego Mercurego Montego z 1969 roku.
Przed opuszczeniem miasta wstąpili jeszcze na prowadzoną przez rodzinę Sterlingów stację benzynową, gdzie William odebrał swoje kieszonkowe. W ten sposób William i Juanita Sterlingowie stali się ostatnimi osobami z rodzin, które widziały chłopaków. Załatwiwszy sprawunki na stacji, mężczyźni wyruszyli do oddalonego o 80 km Chico, gdzie kibicując obejrzeli mecz. UC Davis wygrali mecz, więc chłopaki w doskonałych humorach opuścili kampus Uniwersytetu Stanowego, gdzie odbywały się rozgrywki. Mężczyźni udali się do auta, ale nie skierowali się od razu w stronę domu. Wstąpili do sklepu Bear's Market, a według innej wersji na stację benzynową, gdzie kupili napoje i przekąski. Zaopatrzyli się w ciasto cytrynowe Langendorf, ciastko wiśniowe Hostess, Snickersa, baton Marathon, dwie puszki Pepsi i półtorej kwarty, czyli niecałe 1,5 litra mleka. Było to tuż przed godziną 22. Wiadomo to z zeznań sprzedawczyni, Mary Davis, która w tym momencie szykowała się do zamknięcia sklepu. Zirytowała się, widząc pięciu klientów wchodzących w ostatnim momencie. Pozwoliła mężczyznom dokonać zakupów, a przez to, że byli bardzo charakterystyczni, doskonale ich zapamiętała. Zgodnie z jej zeznaniami, mężczyźni wyglądali na bardzo podekscytowanych czymś, ale zupełnie niezmartwionych. Zaopatrzywszy się w niezbędne rzeczy, wsiedli do auta i wyruszyli w drogę. W Yuba City powinni znaleźć się za jakieś półtorej do dwóch godzin. O 5 rano Imogen Weir obudziła się zaniepokojona. Zorientowała się, że nie słyszała wchodzącego do domu Theodora. Dom był cichy i wciąż było ciemno. Wstała z łóżka i udała się do pokoju syna. Jej obawy potwierdziły się, łóżko Teda było puste. Weir złapała za telefon i wykręciła numer Juanity Sterling, matki Williama. Ta odebrała bardzo szybko, nie spała już od drugiej. Była zmartwiona, bo Bill również nie wrócił do domu na noc. Pani Sterling zdążyła już zadzwonić do Melby Madrugi i dowiedzieć się, że i Jacka jeszcze nie ma. Matka Teda Weira zadzwoniła do matki Jackiego Hewetta i swojej synowej i we trzy udały się piechotą do ojczyma Garego Matiasa. Tam dowiedziały się, że Gary również nie dotarł do domu. Cała piątka zniknęła. Juanita Sterling powiedziała później, że o 8 rano, gdy chłopaki nie stawili się pod sklepem w Marysville, skąd mieli wyruszyć na mecz, była już pewna, że stało się coś bardzo złego. Gdy poszukiwania prowadzone na własną rękę nie przyniosły rezultatu, o 8 wieczorem, gdy chłopaków wciąż nie było, Melba Madruga zadzwoniła na policję. Z początku do poszukiwań podchodzono z rezerwą. Zakładano, że grupa przyjaciół mogła zostać na noc w Chico albo że zgubiła się po drodze. Rodzice zaginionych przekonywali policjantów, że chłopaki mieli następnego dnia zagrać mecz, którym byli bardzo podekscytowani i na wygraniu którego naprawdę im zależało. Nie opuściliby go z własnej woli. Poza tym droga, którą mieli pokonać, była naprawdę prosta i nie było szans, aby się zgubili. Policja z Butte i Yuby zaczęła poszukiwania wzdłuż drogi, którą mężczyźni mieli wracać z Chico. Gdy tylko wieści o zaginięciu chłopaków się rozeszły, Juanita Sterling pojechała do Chico. Odnalazła osoby odpowiedzialne za sprzedaż biletów na mecz oraz ochroniarzy obiektu. Mimo faktu, że cała piątka była bardzo charakterystyczna, nie udało się odnaleźć osoby, która by potwierdziła, że ich widziała. Również pierwsze raporty policyjne głosiły, że mężczyzn nie było ani w Chico, ani w Rocklin. Kilka dni później jednak Marysville Appeal Democrat raportował, że znaleziono świadka, który widział chłopaków na meczu. Był nim Bill Lee, redaktor gazety Chico Enterprise. Zeznał on, że siedział na meczu niedaleko nich i po usłyszeniu historii ich zaginięcia zgłosił się do służb. Zgodnie z jego słowami, mężczyźni pozostali na miejscach do końca meczu i nie wydarzyło się nic, co wydawałoby się dziwne lub niecodzienne. Wprawdzie nie zgłosił się żaden inny świadek, zeznania Billa Lee oraz Mary Davis pozwoliły uznać, że piątka zaginionych dotarła na mecz, obejrzała go w całości, a następnie w drodze powrotnej wstąpiła do sklepu po przekąski. Co jednak wydarzyło się dalej, należało wyjaśnić. I przede wszystkim odnaleźć zaginionych. Były to czasy sprzed popularności telefonów komórkowych, a teren do zbadania był ogromny. Nic więc dziwnego, że pierwszego odkrycia dokonano dopiero po kilku dniach. I to w miejscu, w którym zupełnie się tego nie spodziewano. 25 lutego strażnik leśny w lasach państwowych Plumas podczas oznaczania drzew do wycinki zauważył stojący obok drogi Oroville-Quincy samochód Mercury Montego. Z początku nie uważał tego za istotne, gdyż zaparkowane w tej okolicy auta nie były czymś niezwykłym. Wielu ludzi przyjeżdżało zimą w te rejony gór Sierra Nevada, aby spędzić weekend na tutejszych szlakach narciarskich.
Gdy jednak kilka dni później strażnik usłyszał, że takie auto jest poszukiwane, 28 lutego zgłosił się na policję. Okazało się, że istotnie zauważony przez strażnika Mercury Montego należał do Jacka Madrugi. Stał na żwirowej, bocznej, rzadko uczęszczanej drodze, jakieś 90 metrów od głównej drogi, około 110 km od Chico. Wszystkie źródła zgodnie twierdzą, że auto utknęło w śniegu, nie precyzując dokładnie, co miało miejsce. Najprawdopodobniej przekroczywszy linię, powyżej której na drodze leżał śnieg, nieostrożny kierowca zjechał na pobocze i auto zakopało się w śniegu. Możliwe też, że samochód wpadł w zaspę. Bardzo ważne jest to, że stwierdzono z całą pewnością, że 5 zdrowych mężczyzn bez trudu by go wypchnęło. Sama lokalizacja auta nie jest dzisiaj do końca pewna. Najwcześniejsze źródła twierdzą, że stało przy żwirowej drodze serwisowej, która odchodziła od drogi prowadzącej z Oroville nad jezioro Bucks Lake i dalej do miejscowości Quincy. Gazeta Appeal Democrat twierdziła, że auto było w śniegu, na bocznej drodze odchodzącej od drogi z Oroville do Bucks Lake, około 5 mil od Mountain House, w pobliżu Rogers Cow Camp i starego punktu orientacyjnego Merrimack. Ta informacja jest bardzo istotna, bo w miarę upływu czasu różne artykuły i opracowania podawały inne odległości, zwykle coraz większe. I tak w tym przypadku, mimo że Appeal Democrat podał na początku, że auto znaleziono 5 mil, czyli około 8 km od Mountain House, w kolejnych artykułach wartość ta wzrosła do 8 mil, czyli 13 km. Która wersja jest prawdziwa? Dziś już nie sposób ustalić. Zaledwie jeden artykuł stwierdza, że auto było zamknięte. Pozostałe są zgodne. Auto było otwarte, ale wewnątrz nie było nikogo. Prawa tylna szyba była opuszczona. Wewnątrz znaleziono ewidentne dowody, że mężczyźni byli w aucie po tym, jak widziano ich po raz ostatni. Zidentyfikowano opakowania i kartony po przekąskach oraz puszki po napojach, które kupili w Chico. Zjedzone zostało niemal wszystko, ostało się tylko pół batonu maraton. Znaleziono również broszury dotyczące meczu, z którego wracali. W schowku znajdowały się starannie złożone 4 mapy, w tym drogowa mapa Kalifornii, a w stacyjce nie było kluczyków. Nie znaleziono żadnych wgnieceń, otarć czy innych uszkodzeń. To było w zasadzie dość zastanawiające. Porucznik Lance Ayers z hrabstwa Yuba tak wypowiedział się na ten temat. Nocą, przy jakiejkolwiek prędkości, można tam wyrwać podwozie. Podejrzewam, że auto prowadził ktoś, kto znał drogę. Ale znajdujemy się w tak osobliwej sytuacji, że wszystko jest możliwe, bo wiemy tak niewiele. Mercury Montego z 1969 roku był typowym amerykańskim samochodem. Długim, mierzącym ponad 5 m i 20 cm, ważącym 1,5 tony kolosem z 8-cylindrowym silnikiem pod maską. Ten wielki i ciężki samochód z nisko położonym tłumikiem i 5 ludzi wewnątrz pokonał wiele kilometrów po krętej i wąskiej górskiej drodze, pełnej dołów i kolein, bez pozostawiania żadnych widocznych śladów na podwoziu. To sugerowało, że kierowca albo musiał jechać bardzo wolno, albo dobrze znać każdy dołek i koleinę. Ponadto porównanie ilości paliwa i przebytej drogi świadczyło, że kierowca nie błądził po okolicy, a raczej trzymał się obranej trasy. Dotarcie w to miejsce nie mogło być skutkiem jednego błędnie wybranego zjazdu, a przynajmniej kilku skrętów przejazdu przez miasto Oroville, a także mostu nad jeziorem o tej samej nazwie. Jeżeli mężczyźni jednak zgubili drogę, co wydawało się mało prawdopodobne, to najpóźniej tutaj musieli doskonale zdać sobie z tego sprawę. Skoro nie zawrócili, tylko pojechali drogą dalej, śledczy uznali, że zrobili to celowo. Mężczyźni zjechali ze swojej trasy 55 km, z czego ostatnie 10 pokonali nieutwardzoną drogą. Policjanci zgodnie stwierdzili, że nie jest to droga, którą można wybrać przez pomyłkę i się o tym nie zorientować. Z tym z kolei nie zgadzali się rodzice zaginionych. Rodzice kierowcy podkreślali, że nigdy nie lubił on zimowej pogody i nigdy w górach nie był i nie znał tej drogi. Z pewnością też nie pozwoliłby nikomu innemu prowadzić. Sam też nie zaryzykowałby uszkodzenia swojego ukochanego samochodu, lawirując po raz pierwszy po nieznanej sobie wyboistej górskiej drodze. Zgodnie ze słowami matki, Jack Madruga miał też dobrą orientację w terenie. Powinien więc bez trudu zorientować się, że znalazł się na niewłaściwej drodze. Ojciec Williama Sterlinga zeznał, że 8 lat temu zabrał syna w te okolice na weekend na ryby, ale chłopakowi nie przypadła do gustu ta wyprawa i nigdy więcej ojcu nie towarzyszył, gdy później ten tam jeździł.
Theodore Weir 3 lata wcześniej polował z przyjaciółmi na jelenie, ale było to w okolicy Feather River, daleko na zachód od miejsca, w którym znaleziono auto. Wtórowała mu reszta rodziców. Żaden z chłopaków nie był ani miłośnikiem natury, ani gór, to też ich celowa wyprawa w ten rejon wydawała się mało prawdopodobna. Większość z nich bała się ciemności, a Sterling i Weir nie znosili zimna i przebywania na zewnątrz. Zresztą, oprócz Matthiasa, cała czwórka prowadziła tak dokładnie rozplanowane, przewidywalne życie, że rodzice nie byli w stanie wyobrazić sobie niczego, co sprawiłoby, aby chłopaki posunęli się do czegoś tak niezwykłego, jak nocna wyprawa w góry. Całość wyglądała tak, jakby wracając z meczu, mężczyźni zmylili drogę. Jadąc powoli przez nieznany im teren, zakopali się w zaspie i nie mogąc się z niej wydostać, porzucili auto. Fakt, że nie zamknęli samochodu, a w środku pozostało pół batonika, sugerował, że raczej nie planowali odchodzić zbyt daleko. Ta teoria miała jednak wiele dziur. Jadąc drogą, wspięli się na wysokość 1300 metrów. Na tej wysokości o tej porze roku niemal zawsze leżał śnieg. Kawałek dalej droga była zamykana na zimę. Nie było możliwości, aby kierowca nie zorientował się, że jedzie w złym kierunku. Skoro zauważyli, że się zgubili, to mogli użyć mapy Kalifornii znajdującej się w schowku do odnalezienia właściwej drogi. Dwóch z nich miało za sobą służbę wojskową, z pewnością potrafili posługiwać się mapą drogową. Mapy jednak pozostały starannie złożone w schowku. Gdy auto utknęło, bez trudu byliby w stanie je wydostać. Nie było konieczności porzucenia samochodu. Wysnuto więc założenie, że auto uległo awarii, a mężczyźni udali się po pomoc. Gdy jednak policja spięła kable na krótko, silnik natychmiast zapalił. Jak się okazało, zbiornik paliwa był wciąż wypełniony w 1/4. To komplikowało sprawę, tym bardziej, że mężczyźni byli ubrani dość lekko, a samochód z działającym ogrzewaniem wydawał się całkiem dobrym schronieniem. A jeżeli już zdecydowali się na opuszczenie auta, dlaczego pozostawili je otwarte z opuszczonym oknem? Jack Madruga bardzo dbał o swój pojazd i zupełnie nie w jego stylu było pozostawienie go niezabezpieczonego przed złodziejami i opadami. Dziwne zaginięcie szybko podchwyciły lokalne gazety, w których jednak różne informacje były przeinaczane i mieszane, tak że nie sposób wyłuskać z tego zamętu te prawdziwe. Na przykład gazeta Napa Valley Register twierdziła, że odkryto ślady prowadzące od auta w stronę drzew. To było jak najbardziej możliwe, ale mimo że temat był bardzo intensywnie eksploatowany przez media, ten wątek nie pojawił się nigdzie indziej. Również kwestia ilości śniegu, w której znaleziono auto, była przeinaczana. Los Angeles Times podał, że auto utknęło w 25-centymetrowym śniegu. I faktycznie, znalezione auto znajdowało się w śniegu tej głębokości. Redakcja Los Angeles Times pominęła jednak fakt, że 25 lutego, a więc dzień po zaginięciu chłopaków, przez ten teren przeszła śnieżyca, która przyniosła opady śniegu oceniane na 10 cali, czyli 25 cm. Oznacza to, że gdy mężczyźni dotarli w to miejsce, pokrywa śnieżna była raczej symboliczna. Niezależnie od szczegółów, po znalezieniu auta stało się jasne, że zaginieni mogą być w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Sęk w tym, że nie było wiadomo, od czego zacząć poszukiwania. Nie było wiadomo, czy rzeczywiście chłopaki dotarli na górską drogę, co było bardzo trudne do wytłumaczenia, czy też auto zostało tam podrzucone, co komplikowało sprawę. Mimo to w dzień, w którym znaleziono auto, policja ogłosiła, że już nazajutrz ruszą szeroko zakrojone poszukiwania. Wczesnym rankiem 1 marca w teren ruszyły skutery śnieżne, samochody z napędem na 4 koła oraz helikopter California Highway Patrol. W poszukiwaniach wzięło udział około 40 osób, m.in. Jim Grant, szeryf Yuby oraz funkcjonariusze z hrabstw Plumas i Butte. Akcja objęła obszar o promieniu 8 km oraz chatki w pobliżu Elks Retreat i Merrimack. Poszukiwania zakończono w południe. Nie znaleziono najmniejszego śladu zaginionych. Nie znaleziono również żadnego śladu świadczącego o przestępstwie. Szeryf hrabstwa Butte, Larry Gillick, powiedział, że nie ma pojęcia, dlaczego mężczyźni mieliby znaleźć się w tym miejscu. Warunki poszukiwań były niełatwe, więc podjęto decyzję o włączeniu do akcji ratraka. Zgodnie z raportami, temperatury były wtedy dość łagodne, jak na miejsce, w którym prowadzono poszukiwania, ale nocą spadały poniżej zera. 2 marca poszukiwania kontynuowano. Grupa liczyła 50 osób z psami oraz końmi. Przeszukiwano obszar na wschód od Mountain House. Nadzieja jednak powoli opuszczała poszukiwaczy. Od zaginięcia chłopaków minęło 6 dni.
Szanse, że 5 lekko ubranych, niepełnosprawnych umysłowo mężczyzn przeżyło tyle czasu w zimowych, górskich warunkach, były bliskie zeru. W dodatku opady deszczu i śniegu w okolicy zatarły ślady i znacząco utrudniły poszukiwania. Nie znaleziono żadnego śladu mężczyzn, co sprawiło, że zastępca szeryfa hrabstwa Yuba, Jack Beecham, stwierdził, że policja nie wyklucza, że auto zostało tylko podrzucone w ten rejon, zaś zaginieni nigdy tu nie dotarli. Sprawa była niezwykle tajemnicza, gdyż nic nie świadczyło, aby mężczyźni dotarli w to miejsce, dobrowolnie czy pod przymusem. Z drugiej strony nie znaleziono żadnych śladów świadczących o udziale osób trzecich. Aktywność osób postronnych, takich jak turyści czy narciarze, którzy pozostawili swoje ślady, sprawiła, że wytropienie zaginionych stało się niemożliwe. W poszukiwania włączyli się członkowie rodzin. Jack Hewett Senior spędził cały dzień w swoim samochodzie terenowym razem z psem, Beau. Liczył, że Beau, związany blisko z Jackiem, będzie mógł pomóc w akcji. Jack Hewett bał się, że choć chłopaki potrafili o siebie zadbać i dawali sobie radę podczas samodzielnych wypraw samochodem, to byli łatwowierni i podatni na sugestie. Obawiał się, że ktoś, kogo poznali na meczu, mógł wyciągnąć ich na górską drogę. Jack Beecham potwierdził, że i taka ewentualność jest brana pod uwagę. Wywabienie ich z samochodu wymagałoby jakiejś zewnętrznej siły, a my sprawdzamy każdą możliwość, jaką jesteśmy w stanie wymyślić. Jackowi Hewettowi wtórowały inne rodziny. Juanita Sterling również twierdziła, że nie wyobraża sobie, co mogłoby sprawić, aby chłopaki wybrali się nocą w góry. 2 marca jest też dniem, w którym po raz pierwszy w prasie pojawia się nazwisko Josepha Shonsa. Udzielił wywiadu reporterom, leżąc w szpitalnym łóżku. Jego zeznania zostały uznane przez policję za całkowicie wiarygodne. 55-letni Joseph Shons mieszkał w Sacramento. Zeznał, że z rządzeniem losu spędził noc z 24 na 25 lutego w samochodzie na odludnej drodze niedaleko Rogers Co. Camp. Tego dnia wybrał się do domku w górach, aby upewnić się, czy trasa nadaje się do przejechania oraz sprawdzić ekwipunek przed weekendową wycieczką na narty z żoną i córką. Po południu wstąpił do lokalu zwanego Mountain House na drinka. Trudno było mi ustalić, jakiego rodzaju był to lokal, ale wiadomo, że bywali tam strażnicy leśni, znajdował się przy górskiej drodze oraz serwowano tam m.in. napoje alkoholowe. Podejrzewam, że dość bliskim porównaniem może być coś na kształt schroniska górskiego. Nie wiadomo, ile Shons wypił, ale biorąc pod uwagę, że miał tego dnia jeszcze przejechać autem spory dystans, raczej nie pił dużo. Po wyjściu z Mountain House, Shons wsiadł do swojego garbusa i ruszył dalej drogą. Z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się to przedsięwzięciem karkołomnym. Droga Oroville-Quincy była oficjalnie zamykana na zimę, choć nie było na niej żadnego szlabanu czy innej przeszkody. Był to rejon często odwiedzany przez turystów na nartach, którzy dojeżdżali w góry swoimi pojazdami. Również Straż Leśna korzystała z tej drogi, pokonując ją pojazdem gąsienicowym. Z tej perspektywy próba pokonania jej w lutym Volkswagenem Garbusem wydaje się bardzo ryzykowna. Im dalej podążał drogą, tym głębszy był na niej śnieg i tym trudniej koła łapały przyczepność. Około godziny 17:30 jego Volkswagen zakopał się. Gdy Sean spróbował wypchnąć auto, dostał duszności i poczuł ból w klatce piersiowej. Zdał sobie sprawę, że przechodzi atak serca. Nie mając jak wezwać pomocy, resztką sił wrócił do auta, licząc, że objawy ustąpią. Walcząc z bólem, spędził w ogrzewanym samochodzie wiele godzin. Przez ból odbierający zmysły oraz być może jakiś niewielki wpływ wypitego alkoholu, zeznania Shonsa trzeba traktować z rezerwą. Co ciekawe, w sieci krążą ich 2 wersje. Najpierw przedstawię wam wcześniejszą, przedstawioną przez Shonsa policji. Jakieś 6 godzin później, wciąż cierpiący Shons ujrzał w lusterkach światła samochodu. Słyszał też coś, co opisał jako gwizdanie. Zorientowawszy się, że ktoś zaparkował kilkadziesiąt metrów za nim, postanowił wysiąść i poprosić o pomoc. Gdy wytoczył się z auta, zobaczył na tle świateł z reflektorów sylwetki 5 lub 6 rozmawiających osób. Shons zawołał o pomoc, ale ludzie ci, gdy zorientowali się, że nie są sami, zamilkli i wyłączyli światła. Ledwo żywy mężczyzna wsunął się z powrotem do swojego auta. Jakiś czas później zorientował się, że za oknem ponownie widzi błyski, tym razem latarek. Ponownie, gdy zawołał o pomoc, światła zgasły. Na tym kończy się pierwotna wersja zeznań Shonsa. Jego żona poinformowała jednak policję, że Joseph w prywatnej rozmowie z nią wspomniał o czymś jeszcze.
Według niej Joseph jakiś czas później zauważył, że jakieś 6 metrów za nim zatrzymał się pick-up, który po chwili ruszył w dół drogi. Wprawdzie później Sean potwierdził słowa żony, ale przyznał, że tego pick-upa nie może być pewien, ponieważ był ledwo świadomy z powodu bólu i nie ma pewności, czy była to prawda, czy majaki. Około 4 rano w samochodzie Seansa skończyło się paliwo. Jednocześnie ból zelżał na tyle, że podjął on wysiłek dotarcia do odległego o 8 lub 13 km Mountain House. Idąc kilkadziesiąt metrów za swoim Volkswagenem, zauważył pustego Mercurego Montego, dokładnie tam, gdzie w nocy słyszał głosy i widział światła. Kierownik schroniska odwiózł go do domu. Żona Seansa odwiozła go do szpitala w Oroville, a późniejsze badania wykazały, że istotnie Joseph tej nocy przeszedł lekki zawał serca. W szpitalu, opowiadając lekarzom swoją historię, Seans wspomniał o widzianych samochodach i światłach, ale ponieważ nie wiedziano tam wtedy o sprawie zaginięcia, nie przekazano tych informacji policji. Tu pozwolę sobie wtrącić drobną uwagę od siebie. Wszystkie źródła podają, że Joseph Seans pochodził z Sacramento lub jego okolic. Jeżeli kierownik Mountain House odwiózł go do domu, to dziwne mi się wydaje, że żona odwiozła Josepha aż do szpitala w odległym i 20-krotnie mniejszym od Sacramento Oroville. Trudno mi wyrokować, dlaczego tak się stało. Podejrzewam, że gdzieś w całej tej historii znajduje się błąd. Według mnie wynika on raczej z przypadkowej omyłki niż celowego działania. W każdym razie, zeznania Josepha Seansa, jakiekolwiek by nie były, zostały uznane za wiarygodne. A to oznaczało, że był on osobą, która widziała chłopaków tej nocy. Zeznanie Seansa zostało jednak oprotestowane przez matkę Theodora Weira. Stwierdziła, że ignorowanie próśb o pomoc było zupełnie niepodobne do jej syna. Na potwierdzenie swoich słów przytoczyła historię, jak Theodore i William Sterling pomogli znajomemu, który przedawkował Valium. Bez większych problemów pomogli temu człowiekowi dostać się do szpitala. Próbowała więc przekonać policjantów, że to świadczyło, że jej syna tej nocy w tym miejscu nie było. Piątek 3 marca był 4 dniem poszukiwań. Jeżeli Seans faktycznie widział zaginionych w górach, oznaczało to, że szanse, że wciąż żyją, są w zasadzie zerowe. Richard Stenberg, zastępca szeryfa hrabstwa Butte, stwierdził, że sens dalszych poszukiwań zależy w dużej mierze od tego, co uda się zrobić podczas weekendu. Tej nocy śnieżyca pokryła okolice ponad półmetrową warstwą świeżego śniegu. Funkcjonariusze z hrabstwa Plumas przeszukali chaty w okolicy jeziora Bucks Lake. William Sterling był w tej okolicy z ojcem przed laty, więc było to miejsce warte sprawdzenia. Jezioro to leżało jednak ponad 20 mil, czyli około 32 km od opuszczonego auta. Nikt z rodzin zaginionych nie wierzył, aby mogli dotrzeć aż tak daleko. Warunki tego dnia były bardzo niekorzystne. Padał deszcz, a poszukiwacze musieli się przedzierać przez miejscami półmetrowy mokry śnieg. Mimo to poszukiwania trwały do zmroku. Tego dnia rozwieszono 100 plakatów w Chico i okolicy, a rodziny zrzuciły się na wynoszącą $1200 nagrodę za pomoc w znalezieniu zaginionych. Rodzice Madrugi postanowili poradzić się sił nadprzyrodzonych. Udali się do Glory Elizabeth Daniel, medium z Marysville. Daniel była członkiem metafizycznego, bezwyznaniowego kościoła zwanego Tsadi, z kwaterą główną w Garden Grove. Pani Daniel odmówiła rozmowy z dziennikarzami, ale jej mąż przekazał, że ich kościół, który praktykuje medycynę alternatywną i jasnowidzenie, pomógł z radością. Zgodnie z informacjami od pani Daniel, zaginieni mieli znajdować się w chatce lub szałasie na zalesionym, pagórkowatym terenie w pobliżu zbiornika wodnego. Nie powiedziała jednak, czy są żywi, czy martwi. Nie było to ostatnie słowo pani Daniel, ale aby uniknąć niepotrzebnego zamętu, pozwolę sobie wam przedstawić jej słowa od razu. W kolejnym wywiadzie opisano jej wizję, według której zaginieni znajdują się w jakiejś kopalnianej chatce lub szybie kopalni. W okolicy było kilka starych kopalnianych szybów, jednak ich przeszukanie nie przyniosło żadnych rezultatów. Jack Beecham, zastępstwa szeryfa hrabstwa Yuba, stwierdził, że informacje od pani Daniel nie były zbyt przydatne, mimo że postępowali zgodnie z jej wskazówkami. Być może ta wypowiedź spowodowała jakieś spięcia na linii policja-jasnowidze, bo podczas kolejnego wywiadu pan Daniel wyraźnie podkreślił, że nie pracują dla rodziny Madruga, a dla szeryfa. 8 marca polecił dziennikarzom Los Angeles Times skontaktowanie się z biurem szeryfa, gdzie dowiedzą się, że policja znalazła czerwonego pick-upa, co ich jasnowidze przewidzieli kilka dni wcześniej. Jak się jednak okazało, żadnego pick-upa nie znaleziono.
Co więcej, najwyraźniej była to kropla, która przelała czarę goryczy, gdyż głos zabrał Jack Beecham i odnośnie współpracy policji z jasnowidzami wypowiedział się dość jednoznacznie. W ogóle nie pracujemy bezpośrednio z żadnym medium. Nie zamierzamy lekceważyć żadnych informacji, ale będziemy prowadzić nasze dochodzenie w oparciu o logikę. 3 marca był również dniem, w którym lokalna gazeta Sacramento Bee przedstawiła kolejną wersję zeznań Josepha Shonesa. Według niej cierpiący Shones około północy usłyszał gwizdanie. Wygramolił się z auta i przeszedł kilkadziesiąt metrów za zakręt. Tam zobaczył światła reflektorów i grupę ludzi. Zawołał o pomoc, ale ci zamilkli i zgasili światła. Żona Shonesa dodała, że jej mąż mówił, że widział wśród ludzi kobietę z małym dzieckiem. Również według jej słów możliwe było, że samochody były 2. Osobowy Montego i zaparkowany za nim pick-up. Zaśnieżona górska droga w środku nocy wydaje się bardzo nieodpowiednim miejscem dla kobiety z dzieckiem. Jeden z chłopaków nosił wówczas nieco dłuższe włosy, więc możliwe, że w panującym mroku Shones wziął go za kobietę. Trzymane dziecko mogło w rzeczywistości być jakimś cięższym pakunkiem. Mając to na uwadze, można uznać zeznania Shonesa za jak najbardziej wiarygodne. Aby całkiem domknąć ten wątek, muszę jednak dodać, że możliwe jest, że mężczyznom ktoś towarzyszył. Mercury Montego ma z przodu nie 2 fotele, a długą kanapę, co oznacza, że autem we względnym komforcie może podróżować nie 5, a 6 osób. 3 z przodu i 3 z tyłu. Zanim damy już spokój panu Shonesowi, muszę wspomnieć, że to nie koniec różnych wersji jego wydarzeń. Kilka miesięcy później w gazetach pojawiła się inna wersja. Trudno powiedzieć, czy powstała przez pomyłkę, gdy powtarzana z ust do ust historia wyewoluowała, czy też po takim czasie Shones poukładał wspomnienia w głowie, aż złożyły mu się w nieco inną wersję wydarzeń. Według niej, po kilku godzinach przebywania w aucie około północy zauważył za sobą światła nie jednego, a 2 samochodów. Wygramolił się z auta i zauważył, jak grupa ludzi z jednego auta przesiadała się do drugiego, którym był pick-up. Tutaj też pojawia się postać kobiety z dzieckiem. Gdy ludzie usłyszeli wołanie o pomoc, zgasili światła i odjechali pick-upem, pozostawiając drugie auto na poboczu. Ta wersja wydaje się prostsza niż wcześniejsze. Należy jednak pamiętać, że najcenniejsze zeznania to te składane na świeżo. Wraz z upływem czasu mózg pewne fakty wypiera, zaś zasłyszane od kogoś przyjmuje jako własne. Z tego powodu, nawet jeżeli późniejsza historia wydaje się bardziej spójna, wcale nie oznacza to, że jest prawdziwsza. Analizując różne wersje zeznań Shonesa, trudno było stwierdzić, co właściwie widział. Wszystko wskazywało na to, że widział zaginionych oraz światła ich samochodu. Cała reszta była niepewna. Jack Beecham stwierdził: jego wspomnienia były niemal jak sen. Był chorym człowiekiem, ale mówił pewne rzeczy, które miały sens. Oraz: może kogoś zabrali, może był w to zamieszany inny pojazd. Mamy wiele możliwości do sprawdzenia. 4 marca poszukiwania w okolicach Bucks Lake zostały odwołane z powodu intensywnych opadów śniegu. Funkcjonariusze z hrabstwa Yuba przeczesywali pogórze oraz odwiedzili okoliczne wsie i miasteczka w poszukiwaniu poszlak. Udało im się ustalić, że Gary Matthias miał znajomych w pobliskim Forbestown, mniej więcej w połowie drogi między Chico i Yuba City. Gdyby wybierał się do nich, musiałby w pewnym momencie zjechać z głównej drogi. Zjazd ten był jednak łatwy do przeoczenia i gdyby pojechali prosto, droga wyprowadziłaby ich prosto w góry, dokładnie tam, gdzie się znaleźli. Ten trop wydawał się jednak prowadzić donikąd. Znajomi Matthiasa twierdzili, że nie widzieli go od ponad roku i nie spodziewali się jego wizyty, zwłaszcza o tak późnej porze. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia był prawdopodobnie fakt, że do informacji publicznej przeciekły zeznania kolejnej 2 świadków, uznanych za wiarygodnych. Pochodziły od pragnącej zachować anonimowość kobiety pracującej w sklepie Mary's County Store w niewielkiej wiosce Brownsville, około 48 km od miejsca, gdzie porzucone zostało auto mężczyzn, oraz właściciela tego sklepu, Karola Waltza. Osoby te dzień wcześniej, 3 marca, zgłosiły się na policję. Kobieta zeznała, że była świadkiem, jak 2 mężczyzn, w których rozpoznała Jacka Madrugę i Jackiego Hewetta, weszło do budki telefonicznej stojącej przed sklepem, a 2 odpowiadających opisowi Billa Sterlinga i Teda Weira pozostało w czerwonym pick-upie marki Chevrolet z późnych lat 50. Według jej słów wyglądali na zdrowych i zachowywali się, jakby wszystko było w porządku.
Zauważyłam ich, bo nie wyglądali jak stąd. Na nieznajomych zwraca się tu uwagę, zwłaszcza gdy mają takie duże oczy i robią takie miny. Porucznik Dennis Moore z biura szeryfa hrabstwa Yuba powiedział, że zeznania tej kobiety są wiarygodne i są traktowane bardzo poważnie. Cóż, rzeczywiście w małych społecznościach ludzie są w stanie momentalnie wychwycić przyjezdnych, zwłaszcza tak charakterystycznych jak czterech upośledzonych mężczyzn. Zeznania sklepikarki potwierdził jej przełożony, właściciel sklepu Carol Waltz, a także dodał coś od siebie. Jestem przekonany, że widziałem ich, Weira i Hewitta, kupujących burritos, mleko czekoladowe i napoje bezalkoholowe. Nie mogę być pewny, ale przypomniałem sobie to po tym, jak zapytała mnie, czy widziałem plakat. To zeznanie skomentował brat Weira podczas rozmowy z redaktorem Los Angeles Times. Powiedział, że jazda do Brownsville obcym samochodem zupełnie nie pasowałaby do Theodora. Z drugiej strony przyznał, że cała reszta zeznania idealnie pasuje. Theodore jadł wszystko, co mógł dostać w swoje ręce, a ze wszystkich kolegów to właśnie Jackie Hewitt towarzyszył mu najczęściej. Z kolei brat Hewitta podszedł do tych zeznań bardziej sceptycznie. Wynikało z nich, że Jackie korzystał z budki telefonicznej, tymczasem jego brat przekonywał, że Jackie nienawidził telefonów do tego stopnia, że inni musieli odbierać za niego telefony od kolegów. Wtórowała mu matka Jackiego. Kobieta ze sklepu twierdziła, że Hewitt korzystał z telefonu przez około kwadrans. Tymczasem, jak mówiła Sarah Hewitt, nienawiść Jackiego do telefonu wynikała po części z niezrozumienia konceptu rozmowy telefonicznej. Nie był przez to w stanie rozmawiać dłużej niż kilkanaście sekund. Przekonywała, że Jackie najpewniej powiedziałby do telefonu kilka słów, po czym odwiesił słuchawkę. Ponadto, nawet zakładając, że któryś z chłopaków korzystał z budki telefonicznej, nie dało się w żaden sensowny sposób wyjaśnić, dokąd mieliby dzwonić. Jedyną rozsądną opcją wydaje się telefon do domu, jednak nic nie wiadomo, aby takowy doszedł do skutku. Analizując zeznania tych dwojga ludzi ze sklepu, trzeba mieć jedną istotną rzecz na uwadze. W przeciwieństwie do Shonsa, zgłosili się na policję, znalazłszy wcześniej ulotkę z obietnicą nagrody i opisem oraz zdjęciami chłopaków. I jakkolwiek policja uznała ich zeznania za wiarygodne, nie można wykluczyć, że miały one na celu wyłudzenie nagrody za informacje o zaginionych. Zeznania te również trzeba traktować z dystansem z innego powodu. Niezwykle ciężko jest ustalić, kogo ci ludzie widzieli. W zależności od wersji, widziani byli czterej z nich lub wszystkich pięciu. Raz dniem, w którym byli w sklepie, była sobota, raz niedziela, a spotkałem się również z wersją, że byli tam dwukrotnie. Nie ma pewności, kto wszedł do sklepu, a kto został na zewnątrz. Przedstawiona przeze mnie wersja wydaje się najbardziej kompletna i składając ją, starałem się sięgnąć jak najdalej w przeszłość, do informacji tuż po zaginięciu. Nie jestem jednak w stanie zagwarantować wam, że jest prawidłowa. Mimo, że rodziny podchodziły sceptycznie do zeznań ludzi z Brownsville, policja potraktowała je poważnie i 6 marca szeryf Jim Grant zapowiedział, że pogórze oraz cały teren na północ od Marysville będzie systematycznie przeszukiwany. Obejmował on tereny należące do czterech hrabstw i szeryf Grant zapowiedział, że funkcjonariusze nie powinni przejmować się wychodzeniem poza swoją jurysdykcję, jeżeli miałoby to usprawnić poszukiwania. Przygotowano skutery, samochody terenowe oraz konie. Drużyny poszukiwawcze liczyły w sumie 75 osób, ale mnóstwo ochotników wyraziło chęć pomocy w razie potrzeby. Funkcjonariusze ponownie przesłuchali rodziny zaginionych w nadziei, że wychwycą coś, co wcześniej przeoczyli. Zastępca szeryfa hrabstwa Yuba, Jack Beecham oraz kapitan Leroy Woods z hrabstwa Butte poinformowali, że niewielka grupa ponownie zajmie się szukaniem wskazówek w pobliżu Mountain House. 7 marca poszukiwania prowadzono konno i z wykorzystaniem czterech samochodów terenowych. Do sprawdzenia pozostało sporo różnego rodzaju zabudowań. Szeryf Grant stwierdził, że należy sprawdzić każdy budynek na terenie na północ od drogi Marysville-Dobbins. W tym czasie Jack Beecham przewodził i organizował 8-osobowy zespół zajmujący się koordynacją poszukiwań. Poinformował, że wszystkie hrabstwa zaangażowane w poszukiwania dzielą się wszelkimi swoimi zasobami, aby przyspieszyć pracę. Stwierdził również: nie mamy żadnych dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa, ale badamy tę możliwość, ponieważ to, co się stało, zupełnie nie pasowało do charakteru zaginionych.
8 marca policjanci udali się samochodem terenowym do chatki na zachód od Forbstown. W jej pobliżu strażnik leśny zauważył czerwonego pick-upa, pasującego do opisu kobiety z Brownsville oraz wspomnianego przez Shonsa. Gdy jednak funkcjonariusze dotarli na miejsce, samochodu już tam nie było, a chatka wydawała się niezamieszkała w ostatnim czasie. Oprócz tego przeszukane pieszo i konno tego dnia zostały obszary kanionu Slate Creek Canyon, dolina Strawberry Valley i okolice Devil's Ridge, których nie sprawdzono wcześniej. Poszukiwaczy przez część dnia wspomagał helikopter. Szeryf Grant zapowiedział, że 9 marca będzie najprawdopodobniej ostatnim dniem szeroko zakrojonych poszukiwań, chyba że uda się znaleźć jakiś trop. Strażnicy leśni mieli dalej prowadzić poszukiwania na mniejszą skalę, a do intensywnych poszukiwań wróci się, gdy poprawią się warunki pogodowe. Sprawa zaginięcia piątki z Juby, jak zaczęto określać grupę mężczyzn, stała się dość głośna w okolicy. Bardzo szybko na policję zaczęli zgłaszać się ludzie, którzy twierdzili, że widzieli zaginionych w okolicy, gdzieś w Kalifornii lub nawet w innych częściach kraju. Większość zgłoszeń można było bardzo szybko wykluczyć, ale każde wymagało sprawdzenia. Nie było bowiem żadnego sensownego punktu zaczepienia w tej sprawie. Jak powiedział Jack Beecham: nie wiemy, co się z nimi stało. Trzymamy w rękach prawdziwą tajemnicę. Przyznał również, że coraz bardziej skłania się w stronę przestępstwa. W sumie z biegiem czasu wygląda to bardziej i bardziej jak przestępstwo. 10 marca strażnicy stanowi zaczęli przeszukiwanie brzegów jeziora Bucks Lake. Strażnicy Parku Narodowego na łodziach przeszukiwali obszar wodny. Skupiono się na miejscach, w których można było dotrzeć autem nad brzeg. Funkcjonariusze hrabstwa Butte przeszukali pobocza drogi z Chico do miejsca, gdzie znaleziono auto chłopaków. W policji panowało coraz silniejsze przekonanie, że mężczyźni zostali porwani i zamordowani. W powietrze został ponownie wysłany helikopter, ale ani to, ani wysiłki poszukiwaczy na ziemi nie przyniosły żadnych rezultatów. W przeciwieństwie do większości, Jim Grant, szeryf hrabstwa Juba, uważał za możliwe wyjaśnienie sprawy bez włączania w to osób trzecich. Jak sam przyznał, teren wokół znalezionego samochodu był bardzo trudny i gęsto zalesiony do tego stopnia, że sam się tam zgubił i gdyby nie kompas, znalazłby się w poważnych tarapatach. Z drugiej strony musiał przyznać: przeszukaliśmy każde możliwe miejsce. Również 10 marca Los Angeles Times przeprowadził wywiady z członkami zespołów zaangażowanych w sprawę. Redaktorzy chcieli się dowiedzieć o postępach w śledztwie oraz możliwych wytłumaczeniach całej zagadki. W tym artykule padają również słowa Jacka Beechama: ta sprawa jest piekielnie dziwna, ale w miarę upływu czasu przestępstwo wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Które później występowały w nagłówkach wielu artykułów. Część rodziców sądziła, że zaginieni nie żyją, inni wciąż mieli nadzieję. Robert Klopf, ojczym Garego Matiasa, szykował się na najgorsze. Gary był najsprawniejszym umysłowo członkiem grupy, ale pozbawiony dostępu do swoich medykamentów mógł szybko utracić ten atut. Jak powiedział Klopf: ponadto Gary musi brać leki 2 razy dziennie, 3 tabletki rano i 3 w nocy na schizofrenię. Gdyby nie miał leków przez 2 tygodnie, byłby w bardzo złym stanie. Gadałby do siebie i tym podobne. Klopf wspomniał również, że mężczyźni nie mieli ze sobą ciepłych zimowych ubrań. Nie mieli też ze sobą dużej ilości pieniędzy, łącznie dysponowali około 100 dolarami. Imogene Weir stwierdziła, że wierzy, że mężczyźni są więzieni gdzieś w okolicy, prawdopodobnie w Forbstown, małej miejscowości 10 km od Brownsville, gdzie rzekomo funkcjonowało kilka komun zamieszkiwanych przez młodych ludzi. Naczelniczka poczty w Forbstown, Betty Raceway, opisała Forbstown jako przystań dla młodych ludzi, chcących wycofać się z życia społecznego. Wątek Forbstown poruszył również Robert Klopf. Przyznał, że Gary miał w tej miejscowości znajomych i gdyby był w okolicy, mógł chcieć ich odwiedzić. Ci jednak zaprzeczyli, że go widzieli. Sam Klopf też stwierdził, że nie wierzy w tę wersję. Ale nie wierzę, że tych 5 było kiedykolwiek w tym miejscu. Myślę, że są w jeziorze Oroville, albo gdzieś 2 metry pod ziemią. O tym musisz teraz myśleć. W artykule pojawia się też wątek Glory Elizabeth Daniel, do której zgłosiła się rodzina Madruga oraz zostaje zebrana niemal cała wiedza dostępna do tej pory. Publikacja artykułu o piątce z Juby odbiła się szerokim echem w mediach. Wiele innych gazet podchwyciło temat. To z kolei pomogło nagłośnić sprawę, z drugiej pogoń za sensacją i brak weryfikacji źródeł sprawiły, że zaczęły pojawiać się przeinaczenia i błędy. Na przykład jeden z redaktorów zacytował wypowiedź Jacka Beechama: z pewnością trudno jest zgubić 5 ludzi.
ale już pozwolił sobie sam dokończyć cytat swoimi słowami. Zwłaszcza, gdy wszyscy mierzą ponad 6 stóp, ważą po 200 funtów, mają lekkie upośledzenia i są w wiośnie życia. W kolejnym artykule napisano już, że zaginęło 5 mężczyzn, wszyscy opisywani jako dobrze zbudowani, mierzący po 6 stóp, ale lekko upośledzeni. Tymczasem krótkie rozeznanie wystarczyło, aby zorientować się, że ten opis można nagiąć tylko do jednego z chłopaków. Najwyższy i najcięższy z grupy, Ted Weir, mierzył 6 stóp, czyli 183 cm i faktycznie ważył 200 funtów, czyli około 90 kg. Pozostali byli jednak od niego niżsi i lżejsi. Oprócz powstawania tego typu błędów, kolejne artykuły infantylizowały mężczyzn do tego stopnia, że opisywały ich jako duże dzieci. Bez wątpienia jest w tym sporo prawdy. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wszystko byli oni w stanie funkcjonować względnie samodzielnie. Wprawdzie wszyscy mieszkali z rodzicami, ale byli na tyle niezależni, że jeździli sami na mecze. Dwóch z nich odbyło służbę wojskową, a część była w stanie podjąć pracę zarobkową. Kolejną często powtarzaną omyłką była informacja, że cała piątka była upośledzona umysłowo. To oczywiście nieprawda. Fakt, żadnego z nich nie można było nazwać normalnym. Należy jednak pamiętać, że jedynym problemem Garego Matiasa była zaleczona na moment zaginięcia schizofrenia, a Jack Madruga nie miał żadnej oficjalnej diagnozy. Gdy sprawa stała się głośna, swój kawałek medialnego tortu spróbowała sobie odkroić gazeta San Francisco Chronicle. Zamieszczono w niej artykuł zawierający wywiady z osobami powiązanymi ze sprawą. Jim Grant zajął bliźniacze do Jacka Beachama stanowisko, że sprawa jest naprawdę dziwna i nie sposób potwierdzić lub wykluczyć żadnej z teorii. Juanita Sterling wyraziła obawę, że ktoś mógł skrzywdzić chłopaków. Jak wspominała, zwykle jeździli w pięciu, bo bezpiecznie było trzymać się w grupie. Nie wierzyła też, żeby mężczyźni zmienili swoje zamiary. William zawsze informował matkę o swoich planach. Dzwonił albo zostawiał kartkę z notatką, nawet idąc tylko do biblioteki. Robert Klopp stwierdził: uważam, że albo zobaczyli kogoś popełniającego przestępstwo, albo zatrzymali się komuś pomóc. I było po wszystkim. Załatwili chłopaków. Myślę, że w końcu może ich znajdą, ale nie sądzę, że wrócą do domu. 15 marca pogoda poprawiła się na tyle, aby ponownie przeprowadzić poszukiwania z powietrza. Przeszukano głównie obszar Brush Creek, który wcześniej nie był przeszukiwany. Ponieważ nie znaleziono żadnych nowych poszlak, rozszerzono obszar poszukiwań. Bezskutecznie. Wciąż nie można było wytłumaczyć w jednoznaczny sposób tego, co stało się z mężczyznami, więc policja i rodziny nie wykluczały udziału osób trzecich. Tym bardziej, że już wkrótce pojawiła się nowa poszlaka. Około 3 tygodni po zaginięciu mężczyzn, 15 marca, Debbie Lynn Rees z Yuba City odebrała podejrzany telefon. Męski głos w słuchawce powiedział: wiem, gdzie jest tych 5 zaginionych. Następnego dnia zadzwonił ponownie. Potrzebuję pomocy, bo zrobiłem im straszną krzywdę. Komu zrobiłeś krzywdę? Nie zgrywaj, idiotki! Kolejnego dnia, 17 marca, zadzwonił znowu. Tych 5 gości nie żyje. Wszyscy nie żyją? Wszyscy nie żyją. Tajemniczy mężczyzna nie zadzwonił już nigdy więcej. Nie udało się też go zidentyfikować. Pierwsze podejrzenia padło na Garego Matiasa. On miał największe szanse przeżycia w górach, a jako schizofrenik pozbawiony leków mógł mieć nawrót choroby, podczas którego skrzywdził kolegów. Jack Beacham, zastępca szeryfa hrabstwa Yuba, nie sądził jednak, aby telefonującym był Matias. Jeżeli schizofrenia sprawiła, że Gary skrzywdził kolegów, prawdopodobnie odebrała mu również możliwość przeżycia zimą w górach. Jeżeli zaś żył, to najprawdopodobniej starałby się opiekować przyjaciółmi, a nie ich zamordować. Drugim argumentem Beachama był fakt, że prędzej czy później Matias zawsze wracał do matki i ojczyma. Jego ucieczka i unikanie ludzi były do niego niepodobne. 19 marca za analizę sprawy wzięła się gazeta Sacramento Bee. Przytoczyła teorię, że mężczyźni wyjechali w góry i uciekli, aby udowodnić, jak bardzo są samodzielni i niezależni. Redaktorzy skrytykowali ten pomysł, gdyż nic nie świadczyło o tym, aby którykolwiek z chłopaków czuł potrzebę udowadniania czegokolwiek. Oprócz powtarzania wypowiedzi rodziny i przedstawicieli władz, w artykule padają słowa Idy Klopp, która przytoczyła historię, że Gary był w stanie wrócić z Corvallis w Oregonie pieszo. Wprawdzie po drodze się zgubił i wylądował w Portland, przez co zamiast 730 km przeszedł dużo więcej, możliwe nawet, że 1000. Jeżeli więc byłby wciąż żywy, z pewnością wróciłby już do domu.
A gdziekolwiek Gary teraz jest, najpewniej są z nim jego przyjaciele. Z kolei rodzina Madrugi skupiła się na otwartym oknie samochodu. Przypominali, że Montego był oczkiem w głowie Jacka. Nigdy dobrowolnie nie zostawiłby go z otwartym oknem na odludziu. Beecham wspomniał o jednym z oryginalniejszych wytłumaczeń zagadki. Otóż piątka z Juby miałaby dostać się w szpony ludzi określanych jako uczniów czcigodnego Sung Myung-moona. Cóż, istotnie w tych czasach w Stanach Zjednoczonych działał Sun Myung-moon, założyciel ruchu pod wezwaniem Ducha Świętego dla zjednoczenia chrześcijaństwa światowego, określanego często sektą Moona. Prawdą jest również, że wspomniana organizacja posiadała nieruchomości w pobliskim hrabstwie Mendocino. Poza tymi szczegółami nic jednak nie przemawiało za taką ewentualnością, więc nie traktowano jej szczególnie poważnie. Mimo to takie, jak i setki innych drobnych poszlak należało przed odrzuceniem ocenić i zweryfikować. W międzyczasie nagroda za informacje prowadzące do odnalezienia piątki z Juby wzrosła do $3,405, a funkcjonariusze z hrabstwa Juba porozmawiali z ludźmi z 30 sklepów leżących przy drodze, którą zaginieni musieli jechać. 20 marca na górze Soapstone Hill, około 8 km od miejsca, gdzie znaleziono automat drugi, znaleziono 4 kawałki złoto-pomarańczowego materiału, przywiązanego do drzew. Znajdowały się w mniej więcej równo oddalonych od siebie miejscach, a w okolicy znaleziono ślady butów. Trop wydawał się prowadzić do Soapstone Canyon, a przynajmniej tak opisywały to lokalne gazety, bo mnie nie udało się na mapach znaleźć takiego miejsca. Po drugiej stronie drogi Oroville Quincy płynie jednak strumień Soapstone Creek. Podejrzewam, że może chodzić o jego dolinę. W każdym razie, ślady prowadziły do kilku starych chat, które drobiazgowo przeszukano, jednak nie znaleziono nic powiązanego ze sprawą. Na zewnątrz chatek znaleziono trochę świeżych śladów. Rodzice Williama Sterlinga początkowo rozpoznali materiał na drzewach jako fragmenty podszewki płaszcza syna, później jednak zmienili zdanie i stwierdzili, że nie są pewni. W tej sprawie też nie można być niczego pewnym. The State Times Advocate podał, że fragmenty materiału były 4. Sacramento Bee, że 5 oraz że znajdowały się nie 8, a 5 km od miejsca porzucenia auta. Inny artykuł w Sacramento Bee, zamieszczony tego samego dnia, jednak podawał odległość 2400 metrów od samochodu. Petaluma Argus Courier próbował nieco rozjaśnić sytuację, tłumacząc, że fragmentów było 5, a znajdowały się 5 km, ale nie od auta, a od Soapstone Canyon i 2400 metrów od samochodu. Szeryf Jim Grant stwierdził, że fragmenty materiału mogą świadczyć, że ktoś tu był i chciał po sobie zostawić ślad. Mniej więcej w tym czasie w The Washington Post ukazał się artykuł, w którym wspomniano o różdżkarzu z pobliskiego miasteczka Paradise. Twierdził on, że przestawił swoją różdżkę tak, aby wykrywała ślady ludzi. Poprowadził on poszukiwaczy do opuszczonej chaty, niedaleko miejsca, gdzie znaleziono automat drugi. Wewnątrz znaleziono szarą zapalniczkę. W artykule padło stwierdzenie, że żaden z zaginionych nie palił, ale nie była to prawda. Matthias był palaczem, więc teoretycznie mogła to być jego własność, ale było to bardzo mało prawdopodobne. 21 marca Soapstone Canyon został przeszukany z powietrza. Pieszy poszukiwacze nie byli w stanie tego dokonać z powodu bardzo głębokiego śniegu. Porucznik Lance Ayers został przypisany do sprawy zaginięcia w pełnym wymiarze godzin, ale poszukiwania zostały zakończone ze względu na brak nowych poszlak. Ayers powiedział, że materiały na drzewach były nieco spłowiałe, ale nie wyglądało na to, żeby były na zewnątrz przez bardzo długi czas. Z kolei artykuł w Sacramento Bee postulował, że skoro ślady były poniżej linii śniegu, to mogły być stare. Zaplanowano testy laboratoryjne skrawków materiału, ale w tym momencie ten wątek się urywa i nie sposób stwierdzić, czy testy doszły do skutku i był to trop prowadzący donikąd, czy też zaniechano ich w ogóle. 28. Lance Ayers podał w wywiadzie dla State Times Advocate, że nie ma żadnych sensownych poszlak mogących prowadzić do rozwiązania. Przyznał, że rwie sobie z tego powodu włosy z głowy. Zaginięcie piątki z Juby było dla niego po części sprawą osobistą. Chodził z Weirem i jego braćmi do Marysville High School i mimo, że znał ich słabo, to w ich zaginięciu było coś, co sprawiało, że nie mógł myśleć o niczym innym. Poświęcił całą wiosnę na poszukiwania. Z całego kraju spływały doniesienia, że ktoś widział któregoś z chłopaków. Byli widziani w Ontario, byli widziani w Tampie,
byli widziani wchodzący do kina w Sacramento w towarzystwie starszego mężczyzny. Ayers sprawdzał każdą poszlakę po kolei. Żadna się nie potwierdziła. 1 kwietnia był końcem dwudniowej akcji poszukiwawczej w Soapstone Canyon, przeprowadzonej przez 4-osobowy zespół. Mimo wiosennej pogody ślady były wciąż widoczne i wyposażeni w sprzęt do wspinaczki poszukiwacze przeszukali długi na kilometr obszar. Lance Ayers przyznał, że postawił sobie za punkt honoru dostarczenie rodzinom zaginionych odpowiedzi, co stało się z ich krewnymi. Niestety, poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Nie znaleziono niczego nowego. W desperacji, ale i ze sporą dozą sceptycyzmu, Ayers poprosił o pomoc jasnowidzów. Jeden powiedział mu, że chłopcy zostali porwani do Arizony i Nevady. Od drugiego usłyszał, że zostali zamordowani na miejscu, w Oroville, w dwupiętrowym, drewnianym lub ceglanym, czerwonym domu ze żwirowym podjazdem i numerem 4723 lub 4753. Ayers poświęcił pełne 2 dni, aby przejechać każdą ulicą Oroville szukając tego domu, ale nie znalazł żadnego pasującego do opisu. Warto jednak wspomnieć, że Gary Matias mieszkał w czerwonym domu o numerze 4758, a jego adres był kilkukrotnie podawany w mediach. Możliwe, że jasnowidz po prostu opisywał coś podobnego. 13 maja mieszkaniec Quincy nazwiskiem Tom Dean zgłosił, że jego pies wyczuł zapach ludzkich zwłok około 9 km na południe od Bucks Lake, niedaleko miejsca, gdzie porzucono Mercurego Montego. Porucznik Kenneth Mickelson z hrabstwa Butte wraz z 24 funkcjonariuszami spędził 12 godzin, przekopując śnieg nawet ponad 4 metry w głąb. Przeszukiwali najgłębszy śnieg z pomocą sond lawinowych. Również policjanci z Plumas i Yuby uczestniczyli w akcji, ale nie znaleziono niczego. Na wszelki wypadek polecono osobom postronnym trzymanie się z dala od tego rejonu, aby ułatwić poszukiwania. Gdy te poszukiwania zakończyły się fiaskiem, policja znów była w kropce. Wszyscy funkcjonariusze otwarcie przyznawali, że wyczerpali swoje możliwości. Mickelson stwierdził, że wszystko wskazuje na to, że chłopaki są gdzieś tam i kwestią czasu jest ich znalezienie, czy to przez policję, czy na przykład wędkarzy. Zgodził się jednak, że nie istnieją żadne wskazówki podpowiadające, gdzie szukać. Również Ayers przyznał, że po 11 tygodniach poszukiwań wyczerpali wszystkie ścieżki działania. Stwierdził też, że dokładne przeszukanie terenu mogłoby potrwać nawet do lipca, a jest duże prawdopodobieństwo, że zaginieni nie żyją. Mimo nikłych szans na powodzenie, poszukiwania kontynuowano. Kolejna akcja została zorganizowana 24 maja, gdy śnieg w końcu zaczął topnieć. Poszukiwacze w Soapstone Canyon rozkopali śnieg 3,5 metra w głąb wokół dużego drzewa, gdy poczuli odór rozkładu. Mimo to miejsce to pozostawiono do przeszukania później, gdy śniegu będzie mniej. Zastępca szeryfa Dave Wingfield stwierdził jednak, że nie wydaje mu się, aby któryś z mężczyzn tam był, choć oczywiście sprawdzą to dokładnie. I rzeczywiście, sprawdzili już wkrótce. Mimo dokładnego przeszukania tego terenu wrócili z niczym. Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy większość śniegu w górach stopniała. 4 czerwca grupa motocyklistów udała się na niedzielną przejażdżkę. Niedaleko pola kempingowego Daniel Zink Campground, jakieś 8 km na południowy zachód od jeziora Bucks Lake, poczuli odór gnijącego mięsa. W tym miejscu stała duża, 18-metrowa przyczepa leśników. Miała wybitą przednią szybę, a nieprzyjemny zapach najwyraźniej pochodził od niej. Zaniepokojeni motocykliści wezwali policję. Pole kempingowe Daniel Zink Campground było oddalone o 8 km w linii prostej i ponad 19 drogą od Elks Retreat, gdzie znaleziono automat drugi. Funkcjonariusze z Yuby, Plumas i Butte potrzebowali kilku godzin, aby piłami spalinowymi wyciąć sobie drogę, aby dotrzeć na miejsce samochodem. Również w przypadku przyczepy wiele źródeł przytacza różne wersje wydarzeń. Rozbieżności zaczynają się już w momencie jej odkrycia. Najczęściej widzianą przeze mnie wersją była ta przedstawiona przed chwilą. Spotkałem się też z taką, że motocykliści zajrzeli przez okno, ujrzeli ciało i wtedy wezwali policję. Widziałem również wersję, że zwłoki odkryło dziecko, które podróżowało z grupą. O takim szczególe, że w jednych artykułach policja potrzebowała 3 godzin na dotarcie na miejsce, a w innych prawie całego dnia, nawet nie wspomnę. Ale wróćmy do przyczepy. Gdy policjanci otworzyli drzwi, odrzucił ich niewyobrażalny smród rozkładającego się ciała.
Wewnątrz przyczepy panował straszny bałagan. Na łóżku, w pobliżu wybitego okna, z rękami na piersi leżało ciało, zidentyfikowane wkrótce jako Theodore Weir. Od stóp do głów, lub częściowo, zależnie od źródeł, zawinięte było w 8 prześcieradeł. Ubrane było w pasiastą, welurową koszulkę i cienką zieloną bieliznę. Na stopach nie miał butów, których zresztą nigdy nie znaleziono. Nogawki spodni miał podwinięte do kolan, co odsłaniało postępującą gangrenę i zakażenie spowodowane poważnymi odmrożeniami. Weir z powodu odmrożeń stracił 5 palców u nóg. Często powtarzaną informacją jest, że zmarł w wyniku kombinacji hipotermii i zagłodzenia. To pewne uproszczenie. Przed śmiercią stracił niemal połowę ze swoich 91 kg, ale bezpośrednią przyczyną śmierci był obrzęk płuc. Jest to sytuacja, w której w płucach zaczyna gromadzić się płyn utrudniający wymianę gazową. Obrzęk płuc może być spowodowany przez wyziębienie organizmu, ale w sposobie zabijania bardziej przypomina zapalenie płuc niż hipotermię. Skrajne wygłodzenie z pewnością przyspieszyło śmierć, ale nie było jej bezpośrednią przyczyną. Od zaginięcia zdążył zapuścić brodę, długą na 2,5 cm. Na tej podstawie śledczy ocenili, że przeżył od 8 do 13 tygodni od ostatniego golenia. Na stole przy łóżku leżało kilka osobistych przedmiotów. Znaleziono tam portfel, w którym wciąż znajdowały się pieniądze, niklowy pierścień z wygrawerowanym napisem TED oraz złoty naszyjnik, który nosił. Na stole leżał również złoty zegarek Waltham, bez szkiełka. Rodziny zaginionych zgodnie twierdziły, że nie należał do żadnego z nich. Oprócz tego na stoliku znajdowała się częściowo stopiona świeczka. Najbardziej zastanawiające dla śledczych było, dlaczego Weira spotkał taki los. W palenisku nie było śladu rozpalania ognia, mimo że i zapałek, i książek mogących służyć za rozpałkę było pod dostatkiem. Gruba leśna odzież, która z powodzeniem mogła ogrzać mężczyzn, pozostała nietknięta na swoim miejscu. Również wybite okno nie zostało niczym zasłonięte. Na wypadek, gdyby pogoda uwięziła w przyczepie pracowników straży leśnej, w jednej z dwóch szop tuż obok zgromadzono zapasy jedzenia. Źródła podają termin sea ration, oznaczający wojskową rację żywnościową. Racji takich było kilka rodzajów, ale najczęściej znajdowały się wewnątrz mniejsze puszki zawierające gotowe mięsne dania, suchary, batony proteinowe, kawę, mleko w proszku, cukier czy dżem. I na przykład na rację typu C3 składały się 3 gotowe dania oraz 3 puszki z sucharami i resztą dodatków. Puszka taka mogła ważyć nawet 2,5 kg i zawierała dość jedzenia, aby utrzymać żołnierza w dobrej kondycji w wymagających warunkach. Nie sposób ustalić, jaki rodzaj racji żywnościowych zgromadzono w szopie, ale można spokojnie założyć, że każda puszka zawierała przynajmniej kilogram jedzenia gotowego do spożycia. W przyczepie znaleziono puste puszki po takich racjach. Zostały otwarte, a ich zawartość zjedzona. Ich ilość różni się w zależności od źródeł i waha się od 12 do niemal 40. Co zastanawiające, otwarto tylko te puszki, które leżały w szopie luzem. Zamknięta szafka w tej samej szopie zawierająca resztę pozostała nienaruszona. Zawierała ona dość zapasów jedzenia, aby wyżywić 5 ludzi przez rok. Sposób otwarcia puszek różni się w zależności od źródła. Przytłaczająca większość twierdzi, że wszystkie zostały otwarte wojskowym otwieraczem do konserw P-38. Znalazłem jednak wypowiedź człowieka powołującego się na lokalne gazety, w której twierdzi, że większość puszek była otwarta otwieraczem do puszek z napojami, a tylko jedna otwieraczem P-38. Wszystkie źródła zgodne są co do tego, że otwieracza P-38 potrafili używać tylko Matthias i Madruga, jako że był to sprzęt, którym posługiwali się w wojsku. Również dyskusyjne jest, co znaczy zamknięta szafka. Większość źródeł zgadza się, że była zamknięta w sensie nieotwarta na oścież, ale nie wymagała wyłamania zamka, aby się do niej dostać. Oznaczałoby to, że Weir lub ktokolwiek, kto z nim był, nie pokusił się nawet o jej sprawdzenie. Gdyby była zamknięta na klucz, brzmiałoby to rozsądniej, jednak źródła tak twierdzące są w zdecydowanej mniejszości. Aby ułatwić strażnikom leśnym przeczekanie śnieżycy we względnie komfortowych warunkach, przyczepa wyposażona była w ogrzewanie gazowe. W drugiej szopie znajdował się zbiornik z propanem, zasilający system ogrzewania przyczepy. Odkręcenie zaworu skutkowało uruchomieniem grzania, zawór jednak pozostał zakręcony. Wpasowywało się to niestety w opis zachowania Weira. Rodzina opisywała, że Theodorowi brakowało zdrowego rozsądku z powodu swoich ułomności. Często pytał na przykład, dlaczego należy zatrzymywać się przed znakiem stopu, a jednej nocy podczas pożaru domu trzeba było go wynosić siłą z łóżka, bo bał się, że jeśli je opuści, nie wypocznie wystarczająco, aby iść następnego dnia do pracy. W
Wszystko wskazywało jednak, że Weir nie był w przyczepie sam. Podejrzewano, że przebywał tam z Garym Matthiasem i być może Jackiem Madrugą. W przyczepie lub według innych źródeł w jej pobliżu znaleziono tenisówki Matthiasa, a konserwy były otwarte otwieraczem do puszek P-38, którego obsługi obaj z pewnością nauczyli się podczas służby wojskowej. Jeżeli Matthias chciał gdzieś wyjść, mógł zabrać buty Weira zamiast swoich. Ted nosił buty większego rozmiaru i jeżeli Matthias też cierpiał na odmrożenia, to w większe buty łatwiej było mu włożyć nabrzmiałe stopy. Również prześcieradła owinięte wokół ciała Weira sugerowały, że któryś z nich był przy nim, gdyż ból spowodowany gangreną byłby prawdopodobnie zbyt silny, aby ten zdołał się tak owinąć samodzielnie. W tej sytuacji jednak wydaje się dziwne, że wybita szyba pozostała niezabezpieczona. Sam Theodore Weir mógł nie być w stanie zadbać o swoje otoczenie, ale jeżeli ktoś mu towarzyszył, a zwłaszcza jeżeli był to Gary Matthias, zastana przez śledczych sytuacja przestaje mieć tyle sensu. Matthias nie cierpiał na problemy umysłowe, więc powinien był rozumieć, że kluczem do przetrwania jest otwarcie drzwi i zasłonięcie wybitego okna. Również zapewnienie pożywienia i ogrzewania nie powinno było przekraczać możliwości Garego. Mimo, że na miejscu znaleziono buty Matthiasa, była jeszcze jedna rzecz, która świadczyła przeciwko jego obecności w tym miejscu. Pozostała czwórka ze względu na swoje ograniczenia miała problemy ze zrozumieniem reguł rządzących społeczeństwem. Toteż rodzice próbowali wpoić im proste zasady. Nie zabieraj nie swoich rzeczy, nie niszcz czegoś, co nie jest twoje itd. To tłumaczyło, dlaczego nie rozpalili ognia ze znajdujących się w przyczepie książek, nie wzięli ciepłych ubrań, ani nie pokusili się o włamanie do szafki z zapasami. Z drugiej strony, z tym nie zgadzał się fakt, że wybili szybę i weszli do przyczepy. Mało prawdopodobne było również, aby grupa pozbawiona lidera, jakim był Matthias, była w stanie dotrzeć tak daleko. Dojazd do miejsca porzucenia auta musiał trwać około 2 godzin. To pokrywa się z zeznaniami Josepha Shonsa, który miał widzieć światła samochodu około północy. Jeżeli przyjmiemy, że normalne marszowe tempo to około 4 km na godzinę, to w zaśnieżonym terenie, w 1,5-metrowym śniegu, w nocy, przemarznięty człowiek nie mógł iść szybciej niż 2, może 3 km na godzinę. To zaś oznaczało, że lekko ubrani mężczyźni musieli iść przynajmniej 5-6 godzin. Nie sposób ustalić, ilu ich przeżyło ten wymagający marsz, ale można założyć, że przynajmniej część z nich dotarła do przyczepy Straży Leśnej rankiem, 25 lutego. Z pewnością byli wykończeni i przemarznięci do szpiku kości. Mieli na tyle rozsądku, aby wybić szybę przyczepy i wejść do niej, ale już za mało, aby włączyć ogrzewanie lub otworzyć szafkę z konserwami. Nic do siebie tutaj nie pasowało. Poza jednym. 23 lutego, a więc dzień przed zaginięciem mężczyzn, do przyczepy udali się strażnicy leśni. Przyjechali ratrakiem, najpierw drogą Oroville Quincy, a następnie drogą serwisową prowadzącą do pola kempingowego. Przyjechali oczyścić ze śniegu dach przyczepy przed zimą. Zimowe śnieżyce bardzo utrudniały dbanie o przyczepę, więc ważne było odciążenie dachu, aby nie zawalił się od zalegającego śniegu. Była to ich ostatnia wyprawa w to miejsce tej zimy, pomimo tego, że niejednokrotnie późniejsze śnieżyce nanosiły grube warstwy białego puchu. Zastępca szeryfa hrabstwa Butte, Richard Stenberg, przyznał, że to miejsce było poza obszarem poszukiwań. Policja założyła, że bardziej prawdopodobnym jest, że mężczyźni udadzą się w dół zboczy, w stronę miasteczek, a nie podążą w górę, w leśne ostępy. Stwierdził też, że nie jest w stanie wytłumaczyć znaleziska w przyczepie. Według wszelkich przewidywań, tak lekko ubrani mężczyźni w górskich, zimowych warunkach nocą powinni być martwi najpóźniej po 3 godzinach. Dotarcie po śladach ratraka do przyczepy było niebywałym osiągnięciem. Nie jechał on prosto do przyczepy, a ośnieżoną drogą Oroville Quincy i dopiero ostatnie 800 metrów jechał serwisową drogą. Oznaczałoby to znaczne nadłożenie przez mężczyzn drogi. Musieliby pokonać niemal 20 km ośnieżoną drogą, po ciemku, całkowicie ignorując inne ścieżki i drogi serwisowe. Nie wspominając już o tym, że szanse znalezienia zasypanej przyczepy, nie wiedząc gdzie się ona znajduje, Stenberg ocenił na 1 do 1000. No i jeszcze jedno. Dystans od Montego do przyczepy. Źródła są raczej zgodne, że żaden z chłopaków nie miał prawa przeżyć tej wędrówki. Ale jak długa ona była? Jedne artykuły podają 19,2 mili, inne 12, jeszcze inne 5. To daje rozstrzał od 8 do 31 km. Jeden artykuł podaje, że szczątki znaleziono na polu kempingowym Daniel Zink Campground na końcu 12-milowej drogi serwisowej.
Ten błąd najpewniej wziął się stąd, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono automat drugi, droga zmienia nazwę z Oroville Quincy Highway na Bucks Lake Road. Z tego miejsca do przyczepy, w której znaleziono ciało Weira, jest mniej więcej 12 mil drogą. Choć makabryczne odkrycie nie przyniosło ukojenia rodzinie Theodora Weira, fakt, że ktoś się nim opiekował, dawał nadzieję, że pozostali mężczyźni mogą wciąż żyć. Poszukiwacze wrócili więc do lasów Plumas i zaczęli przeczesywać tereny pomiędzy polem namiotowym i miejscem, w którym znaleziono auto. Niestety, już we wtorek, dwa dni później, odkryli szczątki dwóch kolejnych mężczyzn. Znajdowały się na terenie, który już był przeszukiwany, choć jak tłumaczył koordynator poszukiwań, porucznik Kenneth Mickelson, w to konkretne miejsce nie udało się dotrzeć zimą. Poszukiwaczy wspomagał wspomniany już wcześniej Tom Dean z Quincy wraz ze swoimi psami tropiącymi. Jechał drogą serwisową, gdy nagle psy, które wiózł z tyłu, zaczęły dawać sygnały, że coś wyczuwają. Zatrzymał się i wysiadł. Istotnie, na polanie przy drodze odkrył częściowo zjedzone przez zwierzęta ciało. Zostało później zidentyfikowane jako szczątki Jacka Madrugi. Ciało Madrugi było częściowo pożarte przez zwierzęta i przeciągnięte około 3 metrów w stronę strumienia. Leżał twarzą do góry. Według jednych źródeł trzymał w prawej dłoni swój zegarek, a lewa ręka była odgryziona. Według innych prawą dłonią obejmował zegarek znajdujący się na jego lewym nadgarstku. W jednym z opracowań znalazłem wyjaśnienie, jakoby amerykańscy żołnierze szkoleni byli, aby w swoich ostatnich chwilach starać się zatrzymać swój zegarek, aby ułatwić ustalenie czasu zgonu żołnierza. Madruga był wojskowym, więc jeżeli faktycznie na wojskowym szkoleniu wpajano takie zachowanie, to możliwe, że w ostatnim przebłysku świadomości zrobił to, czego go uczono. Przyznam jednak szczerze, że nie udało mi się dotrzeć do jakiejkolwiek informacji, która by mogła potwierdzać istnienie takiego elementu szkolenia w amerykańskiej armii. Ponadto wydaje mi się mało prawdopodobne, aby żołnierzowi w sytuacji zagrożenia życia nakazywano jakieś manipulacje przy zegarku zamiast walki o przetrwanie za wszelką cenę. Po przeciwnej stronie drogi, raptem kilka metrów od niej, znaleziono inne ciało. To było rozczłonkowane przez dzikie zwierzęta. Szeryf Dennis Forsino natychmiast zidentyfikował je jako Williama Sterlinga. William Sterling Senior przybył chwilę później na miejsce i z niedowierzaniem zapytał szeryfa, jakim cudem tak szybko zidentyfikował nierozpoznawalne szczątki. Ten pokazał mu znaleziony przy zwłokach portfel. W nim znajdowało się zdjęcie sióstr bliźniaczek Sterling i numer ubezpieczenia społecznego Billa. Sterling Senior załamał się i usiadł na skraju drogi, szlochając, pocieszany przez przyjaciela. Sekcja zwłok wykazała, że zarówno Madruga, jak i Sterling zmarli z powodu wychłodzenia. Śledczy spekulowali, że jeden z nich mógł ulec przemożnemu pragnieniu snu, które jest jednym z objawów hipotermii, a drugi nie chciał zostawiać przyjaciela, w efekcie czego obaj podzielili ten sam los. Przy Jacku Madrudze znaleziono klucze do samochodu. Podobnie jak poprzednio, źródła przeczą sobie wzajemnie w kwestii lokalizacji. Część podaje 3 mile, czyli jakieś 5 km od przyczepy. Inne podają miejsce o 5 km bliżej porzuconego auta. Inne źródła podają jeszcze inne położenie. Również stan ciał bywa różny w różnych opracowaniach. Tożsamość obydwu mężczyzn została później potwierdzona dzięki porównaniu stanu uzębienia z ich dokumentacją dentystyczną. Kenneth Mickelson spekulował, że zarówno Sterling, jak i Madruga zginęli zanim dotarli do przyczepy. Jego zdaniem pozostała trójka prawdopodobnie była w przyczepie. Według jego słów... Sądząc po ilości zjedzonego jedzenia, można było stwierdzić, że wszyscy trzej byli w przyczepie przez jakiś czas, a następnie pozostali dwaj wyszli. Przeszukiwanie okolicy przyniosło jeszcze kilka odkryć. Około 400 metrów na północny zachód od przyczepy, przy drodze, znaleziono trzy koce służb leśnych oraz zardzewiałą, wyłączoną latarkę. Znaleziono również jednorazową, plastikową, szarą zapalniczkę, około 1200 metrów na północny zachód od przyczepy. Rodziny zaginionych twierdziły, że żaden z nich takie nie posiadał. Niestety nie udało się ustalić, w jaki sposób się tam znalazły i czy grały w historii jakąś rolę. Mickelson stwierdził jednak, że te znaleziska sprawiły, że pomyślał, że przynajmniej jeden z pozostałych dotarł do przyczepy, przebywał tam z Weirem, a następnie wyszedł, być może w poszukiwaniu pomocy. 7 czerwca poszukiwania kontynuowało 20 osób. Znalezione ciała trzech mężczyzn nie rokowały dobrze. Mickelson nie był optymistą. Doświadczeni ludzie, którzy wiedzieli, co robią, mieliby trudności z dotarciem tutaj w tych warunkach. A jeden z tych chłopców,
dostał się tu w tenisówkach. Po prostu nie widzę, jakie byłyby szanse na odnalezienie pozostałych dwóch mężczyzn przy życiu. Kolejnego dnia, 8 czerwca, należący do jednej z grup poszukiwawczych Jack Hewitt, ojciec Jackiego, pod krzewem mącznicy zauważył kurtkę syna. Znajdowała się ona 3200 metrów na północny wschód od przyczepy, w której znaleziono Weira. Gdy ją podniósł, na ziemię wypadł z niej kręgosłup. Porucznik Ayers starał się odwieść Jacka Hewitta od uczestnictwa w poszukiwaniach, bojąc się takiego obrotu spraw, ale Hewitt był nieugięty. Odkryte w tym miejscu buty Get There i jeans Levi's pozwoliły zidentyfikować szczątki. Ojciec Jackiego znalazł kości swojego syna. Następnego dnia zastępca szeryfa znalazł czaszkę. Leżała 91 metrów od kręgosłupa, w dół zbocza. Dzięki dokumentacji dentystycznej potwierdzono, że należała do Hewitta. Badanie szczątków wykazało, że zmarł z powodu hipotermii. Mikkelson przyznał, że to miejsce nie było wcześniej przeszukiwane, ponieważ było wyżej i bardziej w głąb lasu niż ktokolwiek się spodziewał. Również i w tym przypadku krążą różne wersje wydarzeń. Jedna z osób powołujących się na lokalne gazety twierdzi, że zwłoki znalazł szwagier Hewitta, natomiast jego ojciec tylko rozpoznał szczątki. Nie jest to jednak prawda. Mogę was zapewnić, że to Jack Senior dokonał tego ponurego odkrycia. Nikt nie był w stanie zaproponować spójnego wyjaśnienia całej tragedii. Była jednak nadzieja, że nieco światła na sprawę może rzucić znalezienie ostatniego zaginionego, żywego lub, co bardziej prawdopodobne, martwego. Szeryf hrabstwa Plumas, Douglas Thomas, poprosił 13 innych hrabstw o pomoc w znalezieniu ostatniego zaginionego. Znacznie rozszerzono obszar poszukiwań. Do akcji miało dołączyć 35 osób z sąsiednich hrabstw. W poszukiwaniach brał także okazjonalnie udział Robert Klopf, ojczym Garego. Choć wydawało się, że znalezienie piątego ciała było kwestią czasu, Garego Matthiasa nie udało się odnaleźć. 19 czerwca poszukiwania zostały zakończone. Założono, że Gary mógł przeżyć, bo choć nie był ubrany adekwatnie do warunków, to w przeszłości miał na koncie kilkusetkilometrowy marsz z Portland do Juby oraz służbę w wojsku. Z całej paczki to jego można by opisać jako wojownika, lidera. Jeżeli ktoś miał szansę przeżyć, to właśnie on. Problem w tym, że najpewniej nie miał ze sobą leków na schizofrenię, które musiał przyjmować codziennie. W dzień zaginięcia nie wziął również portfela. Nie miał więc ze sobą żadnego dowodu tożsamości. Z tego powodu rozesłano jego zdjęcie do wszystkich zakładów psychiatrycznych w całej Kalifornii w nadziei, że być może się tam zgłosi. Nigdy jednak to nie miało miejsca. Bez swoich leków prawdopodobnie szybko utraciłby kontakt z rzeczywistością. To sprawiało, że szanse na znalezienie żywego Garego były bardzo małe. Najlepiej przystosowany do życia, trzeźwo myślący Matthias bardzo szybko mógł zacząć wymagać opieki, albo co gorsza, zacząć stanowić zagrożenie dla przyjaciół. Poszukiwania Garego trwały wiele dni. Brał w nich udział również ojczym Matthiasa. To, czego szukałem przez cały czas, gdy byłem na miejscu, to były jego okulary. Nie sądziłem, że niedźwiedź by je zjadł. Garego Matthiasa nigdy nie odnaleziono, ani żywego, ani martwego. Przyjęło się uważać, że upadając wpadł w głębokie krzewy mącznicy, która porasta okolice. Tego zdania jest m.in. zastępca szeryfa Jack Beecham. Myślę, że mimo tego, że był twardzielem, po prostu poległ w tych warunkach. Ta mącznica to podła rzecz, to znaczy była gęsta na 8 do 10 stóp wzwyż. Po prostu myślę, że wpadł i zniknął. Nawet wiedząc, że 4 z 5 mężczyzn zginęło w górach Sierra Nevada, śledczy nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób się tam znaleźli. Gdy wyszła na jaw informacja, że Matthias miał znajomych w Forbestown, policja postulowała możliwość, że Gary chciał ich odwiedzić w drodze powrotnej, jednak jadąc zmylili drogę i wylądowali w górach. Kiedy ich samochód utknął w zaspie, sądząc, że są już blisko celu, postanowili zostawić auto i udać się po pomoc do owych znajomych. To miało być powodem, dlaczego obrali drogę dalej w górę, zamiast zawrócić choćby do leśniczówki, którą mijali chwilę wcześniej, a w której pomocy szukał Joseph Shons. Idąc po śladach ratraka, mogli w pewnym momencie nawet dojść do wniosku, że coś jest nie tak i schronienia, które miało być tuż, tuż, wciąż nie widać. Uznawszy jednak, że uszli już tak daleko, że nie warto zawracać, dalej brnęli zaśnieżonym górskim szlakiem. Policja uznała, że Jack Madruga i William Sterling prawdopodobnie zmarli z powodu hipotermii podczas długiego marszu do przyczepy. Gdy pozostali do niej dotarli, wybili okno, aby do niej wejść.
Ponieważ była zamknięta, uznali, że jest to własność prywatna i mogli obawiać się aresztowania za używanie znalezionych tam rzeczy. Gdy Weir zmarł lub gdy Matthias i Hewitt uznali go za zmarłego, postanowili spróbować wrócić do cywilizacji. Hewittowi się nie udało, jego szczątki znaleziono zaledwie 3 km od przyczepy. Jaki los spotkał Garego Matthiasa, tego nie wiadomo. Najprawdopodobniej jego szczątki spoczywają gdzieś w górach Sierra Nevada, nieodkryte przez poszukiwaczy. Ta teoria, jakkolwiek dość spójna, ma wiele luk, co wytykali jej krytycy. Po pierwsze, opiera się na założeniu, że mężczyźni chcieli odwiedzić znajomych Matthiasa w Forbstone, ale zmylili drogę. Biorąc jednak pod uwagę, że następnego dnia mieli grać bardzo ważny dla nich mecz, wydaje się wątpliwe, aby skierowali się gdziekolwiek indziej niż do domu, na wypoczynek przed rozgrywką. Po drugie, mało prawdopodobne wydaje się, aby lekko ubrani, upośledzeni umysłowo mężczyźni dali radę przedrzeć się ponad 30 km przez górzystą okolicę pokrytą 1,5-metrowymi zaspami w ciemną zimową noc. Trzecią istotną kwestią, którą oficjalna wersja całkowicie ignoruje, są zeznania świadków, zwłaszcza Josepha Shonsa. Z nich wynikało, że mężczyznom ktoś towarzyszył w lesie i całkiem możliwe, że poruszał się pick-upem. Zeznania Shonsa są niepewne ze względu na stan, w jakim się wtedy znajdował. Być może jedynie mu się wydawało, że widzi matkę z dzieckiem. Nie był również pewny pick-upa. Mimo to pewne jest, że widział światła w pobliżu swojego auta, a skoro później kilkadziesiąt metrów dalej stał porzucony Merkury, Jacka Medrugi, śmiało można założyć, że widział piątkę chłopaków. Dlaczego jednak, gdy zawołał do nich o pomoc, ci spłoszyli się? Może ktoś z nimi był? Matka Jacka Madrugi, Melba lub Mabel, w zależności od źródła, w wywiadach dla prasy wyraźnie podkreślała, że nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń. To nie jest w porządku. Chcą powiedzieć, że oni utknęli, wyszli jak banda idiotów i zamarzli na śmierć. Dlaczego mieliby zostawiać samochód? Żeby iść umrzeć? Ta teoria nie ma sensu, ale nie możemy sobie wyobrazić niczego, co go ma. Nie ma w tym żadnego ładu i składu. Była jakaś siła, która kazała im tam iść. Nie uciekliby w las jak zgraja przepiórek. Dobrze wiemy, że ktoś ich do tego zmusił. Nie możemy sobie wyobrazić, że ktoś mógłby mieć przewagę nad tymi pięcioma ludźmi, ale wiemy, że tak musiało być. Jestem całkiem pewna, że wróciłby do domu prosto z meczu. Nie ma mowy, żeby poszedł dobrowolnie w góry w nocy. Przypomina również, że jej syn bardzo cenił sobie swoje auto i na pewno nie wybrałby się dobrowolnie w trudny teren, gdzie mógłby je uszkodzić. Nigdy nie pozostawiłby go otwartego i z otwartym oknem. Matka Theodora Weira również przekonywała, że jej syn dobrowolnie nie opuściłby meczu, który mieli rozegrać następnego dnia. Ted za nic nie przegapiłby tego meczu. Poszedł w zeszłym roku na playoffy olimpiad specjalnych w Los Angeles i dostał autograf Sally Struthers. Miał nawet swój strój do koszykówki rozłożony w swoim pokoju. Przypominała również historię, jak Ted nie znosił biwakowania w tych okolicach jako dziecko. Nie wierzyła, że mężczyźni wybrali się w góry dobrowolnie. Również bratowa Teda nie zgadzała się z ustaleniami. Przypuszczała, że mężczyźni mogli być świadkami czegoś. Czegoś, z czego nawet nie zdawali sobie sprawy. Ale co sprawiło, że ktoś zaczął ich ścigać. Nie da się ukryć, że cała sytuacja wygląda, jakby zaginieni za wszelką cenę chcieli podążać naprzód. Udali się w trudny teren, a gdy ich auto zakopało się, porzucili je. Ale nie zeszli w dół, a podążyli dalej drogą, zupełnie jakby bali się wrócić. Czego świadkiem mogli być? Gdzie? Możliwości są dwie. Albo w okolicach sklepu, w którym robili zakupy na drogę powrotną, albo później, już w czasie jazdy. Gdyby wydarzyło się coś wcześniej, nie zatrzymywaliby się, aby kupić przekąski. Czego mogli być świadkami? Może wymiany towaru między dealerem a klientem, może jakiegoś wypadku. Trudno tu wyrokować. Rodziny proponowały również teorię, że chłopaki zatrzymali się, aby komuś pomóc. Jackie Hewitt uwielbiał poznawać nowych ludzi. Być może wzięli jakiegoś autostopowicza, który wyprowadził ich w góry. Może kobieta z dzieckiem? Mężczyźni chętnie pomagali innym, a kobieta z dzieckiem w potrzebie mogłaby ich łatwo zmanipulować. Robert Klopf twierdził, że znał dobrze swojego pasierba. Nie rozumiał, dlaczego on i jego przyjaciele znaleźli się w górach. Jedynym wytłumaczeniem, jakie przychodziło mu do głowy, było, że chłopaki się czegoś przestraszyli i przed tym uciekali. Ale jak sam mówił... Nie mogę zrozumieć, dlaczego Gary miałby się tak bać. Mieli te wszystkie książki i nie rozpalili nawet marnego ognia. Nie mogę zrozumieć, dlaczego tego nie zrobili. No chyba, że się bali.
Z wnioskami Klopfa zgadzała się Debbie Sterling, siostra Williama. Uważała, że jeżeli chłopaki się czegoś przestraszyli i chcieli uciec i się ukryć, to mogli wybrać tę drogę. Z drugiej strony przytaczała historię, jak Jack Madruga odmówił podrzucenia Billa do domu, gdy przez kiepską pogodę bał się, że na drodze uszkodzi swój samochód. Wydawało jej się niemożliwe, aby tak przewrażliwiony na punkcie auta Jack zgodził się jechać nieznaną sobie nierówno i ośnieżoną górską drogą. Wśród rodzin ofiar pojawiają się również głosy, że da się wskazać winnego całej tragedii. Dallas Weir, brat Teda, zapytany czy jego zdaniem to Gary Matias stoi za śmiercią jego brata, odpowiedział, że to jedyne sensowne wytłumaczenie. Opowiedział, że popularny w latach 90. serial Unsolved Mysteries zwrócił się do rodzin z prośbą o pozwolenie na zrobienie odcinka o piątce z Juby. Wszystkie rodziny wyraziły zgodę. Wszystkie prócz rodziny Garego Matiasa, mimo że ten był wciąż uważany za zaginionego, a nie martwego. Rodzeństwo Garego odmówiło w tej sprawie komentarza. Dallas Weir uważa to za co najmniej podejrzane. To jest po prostu podejrzane. Nie mówię, że wiedzieli, ale pewnie zgadniesz, co ja myślę. Do oficjalnej wersji wydarzeń nie pasuje również zeznanie kobiety ze sklepu w Brownsville, która rozpoznała zaginionych i twierdziła, że przyjechali pick-upem. Po trzecie, często zapomina się, że tylko czterech z grupy chłopaków cierpiało na różnego rodzaju upośledzenia umysłowe. Gary Matias był w pełni władz umysłowych. Owszem, chorował na schizofrenię, ale w dniu tragedii była ona zaleczona i dopóki brał leki, nie miał żadnych objawów. Należałoby więc założyć, że przynajmniej przez jakiś czas od zaginięcia był w stanie trzeźwo myśleć i działać. Skoro tak, to dlaczego nie rozpalił ognia w przyczepie? Dlaczego nie włączył ogrzewania, ani nie otworzył szafki z zapasami jedzenia? Być może Matias wcale nie dotarł do przyczepy, a Weirem opiekował się ktoś inny, mniej sprawny na umyśle? No i wreszcie, niektórzy uważają fakt, że akurat szczątków Garego Matiasa nigdy nie znaleziono za podejrzany. Jego leki powodowały senność, otępienie i zawroty głowy. Czy to możliwe, że obawiał się, że utrudni mu to dobry występ w meczu i samowolnie je odstawił, co spowodowało nawrót choroby? Nawet jeżeli wciąż je brał i na początku najprawdopodobniej myślał i działał najsprawniej, to jeżeli przeżył dość długo, aby leki na schizofrenię przestały działać, trudno stwierdzić, co mogło przyjść mu do głowy. Z historii jego leczenia wiadomo, że na początku bywał agresywny i pakował się w kłopoty. Czy jest możliwe, że podczas napadu psychozy zrobił krzywdę już i tak ledwo żywym kolegom, po czym zbiegł? Na te pytania oficjalne śledztwo nie ma odpowiedzi. Również funkcjonariusze nie byli przekonani do żadnej teorii. Przytaczali argumenty, które czyniły sprawę niewytłumaczalną. Dave Wingfield z biura szeryfa hrabstwa Plumas nie rozumiał obranej przez mężczyzn drogi. Gdy ludzie zgubią się w górach, szukają drogi w dół lub zataczają kręgi, starając się odnaleźć. Ale nie wybierają marszu pod górę, na przełaj w prostej linii, przez miejscami kilkumetrowy śnieg. Wiele bowiem wskazywało, że mężczyźni nie trzymali się drogi, a szli w linii prostej. Wtórował mu Lance Ayers. Odniósł się też do teorii, że chłopaki podążyli za śladami ratraka. Stwierdził, że ludzie często ulegają syndromowi tuż za rogiem. Powiedział, że mężczyźni mogli uznać, że ślady na drodze muszą przecież gdzieś prowadzić, a to gdzieś może być już za rogiem. Z tym przeświadczeniem pokonywali kolejne zakręty, licząc, że może za chwilę gdzieś dotrą. W artykule z Los Angeles Times z 19 czerwca pada również po raz pierwszy z ust funkcjonariuszy informacja o dystansie, jaki pokonali mężczyźni. Lance Ayers powiedział: po początkowym szoku zagubieni ludzie nie idą 19,2 mili w wyznaczonym kierunku. Praworęczni zataczają koła w prawo, leworęczni w lewo. 19,2 mili to prawie 31 km. Jest to górna granica, jeśli chodzi o podawaną odległość między samochodem a przyczepą. Wszystko wskazuje na to, że jest błędna. Przyczepę dzieliło od opuszczonego auta 5 mil w linii prostej. Idąc wzdłuż istniejących dróg, dystans ten wzrastał do około 12 mil. To wciąż sporo mniej niż wspomniane przez Ayersa ponad 19. Ponieważ jednak był to policjant zaangażowany w poszukiwania, nie możemy po prostu stwierdzić, że się pomylił. Jeden rzut oka na mapę pokazuje jednak, że coś tu jest nie tak. Rok po zaginięciu chłopaków, wydawanej w Marysville gazecie Appeal Democrat, ukazał się list do redakcji zatytułowany Still One Missing, Still a Reward. Czyli wciąż jeden zaginiony, wciąż czeka nagroda. List napisany przez rodziny Klopfów, Sterlingów, Hewlettów i Weirów
Na przemian opłakiwał zmarłych, oskarżał organy ścigania o to, że nie zrobiły wystarczająco dużo, by znaleźć ich na czas i zastanawiał się, co poniosło mężczyzn na tę niebezpieczną górską drogę. Panie redaktorze, czyżby to już minął rok od 24 lutego 1978 roku, gdy pięciu młodych mężczyzn, Ted Weir, Bill Sterling, Jack Madruga, Jackie Hewitt i Gary Matthias, zniknęło z naszej okolicy? Dla rodziców i rodzin każdego z nich to było znacznie dłużej. Całe życie. Każdy z nas miał udział w strachu, bólu i smutku, ale otrzymaliśmy również wiele współczucia i miłości od przyjaciół, a nawet od ludzi, których nigdy nie mieliśmy okazji poznać osobiście. Proszę, pozwólcie nam powiedzieć dziękujemy tym wszystkim ludziom, którzy poświęcili nam swój czas, pracę i wysiłek na rzecz uratowania odnalezionej czwórki. Niech to będzie także przypomnieniem dla wszystkich, że jeden z nich, Gary Matthias, nigdy nie został odnaleziony. Proszę, nie zatrzymujcie się i nie pozwólcie, by czas przyćmił wasze wspomnienia o mężczyznach, którzy żyli pośród was przez większość życia. W miejscowym banku nadal oczekuje nagroda i pozostanie tam tak długo, aż cała piątka zostanie odnaleziona. Na wiele pytań nigdy nie udzielono odpowiedzi i być może nigdy ich nie będzie. Dlaczego byli w okolicy, w której zostali znalezieni? Czy ktoś ich ścigał? Kto był w pick-upie widzianym zaparkowanym za ich samochodem? Dlaczego zostawili samochód i zjechali w śnieg, skoro mogli z łatwością wrócić tą samą drogą, którą wjechali? Samochód nie utknął w śniegu, jak zgłoszono. Każdy z nich miał jakieś problemy, ale głupota na pewno nie była jednym z nich. Dlaczego Departament Szeryfa Hrabstwa Butte odmówił pomocy strażnikom leśnym, aby w marcu pojechali ze skuterami śnieżnymi na pole kempingowe? Przynajmniej jeden, a być może pozostali, mogli być w tym czasie uratowani. Pytania, ale żadnych odpowiedzi. Rozgoryczenie trochę. Gniew czasami. Zdumienie za każdym razem. Kiedy twój syn wychodzi z domu z przyjaciółmi na mecz koszykówki, czy zawsze obejmujesz go, dajesz mu buziaka i przypominasz mu, jak bardzo go kochasz? Naprawdę powinieneś. On może nigdy do ciebie nie wróci. 6 marca 1979 roku Los Angeles Times opublikował artykuł przypominający sprawę piątki z Juby. W nim Lance Ayers powiedział: będę żył z tym, dopóki nie opuszczę wydziału. I zapamiętam to na resztę mojego życia. Ta sprawa to moje dziecko i będę je miał, dopóki jej nie rozwiążę. To będzie nas dręczyć, dopóki nie dowiemy się, co się wydarzyło. Lance Ayers dotrzymał słowa. Pracował nad sprawą codziennie, próbując odkryć, co się stało i znaleźć Gary'ego Matthiasa. Do końca utrzymywał kontakt z rodzinami chłopaków. Pojawił się również na pogrzebie Melby Madrugi. Zmarł w 2010 roku. Richard Stenberg, zastępca szeryfa hrabstwa Butte, szeryf Dennis Forsino z hrabstwa Plumas i Jim Grant, szeryf hrabstwa Yuba, mimo że stanowili trzon ekipy zaangażowanej w poszukiwania, nie wypowiedzieli się publicznie na ten temat po 1979 roku. Jedyną osobą, która wypowiada się w mediach do dzisiaj, jest zastępca szeryfa hrabstwa Yuba, Jack Beecham. Wróćmy jeszcze na chwilę do Garlanda Matthiasa, ojca Gary'ego. Od momentu rozwodu i otrzymania zakazu zbliżania się do żony i dzieci zniknął z ich życia. Aż nagle w 1987 roku pojawił się na progu domu Sharon, siostry Gary'ego. Garland zjadł w spokoju obiad z córką i jej dwójką dzieci, 11 i 10-letnim, po czym nie stwarzając problemów grzecznie pożegnał się i wyszedł. Kilka dni później popełnił samobójstwo. Również Sharon nie zmarła naturalnie. Zginęła w 2002 roku od strzału w głowę, a śledztwo wykluczyło udział osób trzecich. Gary Whiteley wierzył, że zarówno jego była żona, jak i jej brat odziedziczyli chorobę po ojcu. Wierzę, że choroba psychiczna, którą miał Gary i moja była żona, odziedziczyli po swoim ojcu. Dopóki Gary był na lekach, nie był zły. Ale kiedy myślał, że jest w porządku, przestawał brać leki. Tak samo było z moją byłą żoną Sharon. Tak długo jak brała leki, radziła sobie dobrze. Słowa Gary'ego Whiteley'ego to jedyna pewna wypowiedź osoby blisko powiązanej z zaginionymi, do jakiej udało mi się dotrzeć, w której pada stwierdzenie, że Gary Matthias przestawał brać leki bez konsultacji z lekarzem. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy ją zignorować, ale nie oznacza też, że powinniśmy brać ją za pewnik. Whiteley nie wspomniał, o którym okresie życia Matthiasa mówił. Wiadomo, że na początku leczenia Matthias stwarzał duże problemy i wpadał w konflikt z prawem. Możliwe, że gdy tylko zaczynał czuć się lepiej, odstawiał leki. Choroba nawracała i wpadał w kłopoty. I to miał na myśli jego szwagier. Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć możliwości, że i później Matthiasowi zdarzało się odstawiać leki, a rodzina to ukrywała.
W końcu leczenie Garego miało być określane jako jeden z największych sukcesów lekarzy i przyznanie się do porażki na tym polu mogło być bardzo trudne. Przytłaczająca większość źródeł twierdzi jednak, że Gary sumiennie brał leki i tego będę się trzymał. Choć tą drugą ewentualność postaram się rozpatrzyć później. 9 września 2017 roku na jednej ze stron opisujących sprawę zaginięcia w sekcji komentarzy głos zabrała osoba przedstawiająca się jako Claudia Hewitt, żona brata zaginionego Jackiego. W kilku swoich obszernych komentarzach dodała kilka szczegółów sprawy, które mogą być istotne. Nie sposób jednoznacznie określić, czy osoba ta była tą, za którą się podawała, ale informacje, które zamieściła, jeśli są prawdziwe, mogą rzucić nowe światło na sprawę. Uznałem zatem, że nie mogę ich pominąć. Claudia opowiedziała, że należała do rodziny Hewittów przez ostatnie 20 lat. Przez ten czas miała wiele okazji, aby nasłuchać się historii i teorii krążących po rodzinie. Opisała, jak trudnym przeżyciem było to dla całej rodziny, w tym jej przyszłego męża, który mając 18 lat brał udział w poszukiwaniach swojego brata. Jak mówiła, jej teściowa milczała na ten temat przez lata, ale teść był chętniejszy do opowiadania. Pierwszą rzeczą, na którą Claudia zwróciła uwagę, były zeznania Shonsa. Powiedział on, że widział grupę 5 ludzi, w tym kobietę z dzieckiem. To zaś wskazywałoby, że któregoś z chłopaków w tym momencie brakowało. Mówiono, że jeden z mężczyzn został pobity i zrzucony z mostu. Pozostała czwórka musiała uciekać przed lokalnym łobuzem. Tutaj muszę wtrącić dwie rzeczy. Po pierwsze, w większości źródeł cytujących Shonsa nie pojawia się konkretna informacja, ile osób właściwie widział. Ma to sens, było ciemno, a on sam prawie mdlał z bólu. Prawdopodobnie widział ledwie zarysy postaci i mało prawdopodobne, aby z całą pewnością mógł powiedzieć, ile osób liczyła grupa. Po drugie, Claudia w oryginale na określenie osoby, która prześladowała grupę, użyła słowa bully, co oznacza raczej takiego typowego szkolnego osiłka, prześladującego i zastraszającego słabszych. I jakkolwiek jestem w stanie uwierzyć, że grupa upośledzonych, nieco nieporadnych mężczyzn mogła stać się ofiarami takiego zachowania, to chwilę wcześniej Claudia pisze o pobiciu i zrzuceniu z mostu, czyli ewidentnym morderstwie, a przynajmniej jego próbie. Opisała również, że jej teściowie się bali, choć nie potrafiła określić czego lub kogo. Być może miało to związek ze śmiercią osoby, która gromadziła dowody w sprawie. Podobno została znaleziona martwa, z napojem zatrutym wybielaczem. Claudia zżyma się również na to, że sprawa została całkowicie porzucona, ale ktoś wie i ten ktoś wciąż tam jest. Jak sami widzicie, Claudia w swojej wypowiedzi zaczęła uderzać w trochę spiskowe tony, ale jeszcze jej nie przekreślajmy. W dalszych wypowiedziach Claudia porusza wiele tematów. W kwestii znalezionego samochodu stwierdza, że nie mówi się, że w aucie znaleziono dziecięce ubranka. Pisze też, że siostra jednego z chłopaków zerwała z nieprzyjemnym typem. Podobno mówił, że ona mu za to zapłaci, ale wcześniej zapłaci jej rodzina. Dziewczyna ta miała wówczas dziecko. Jeżeli została zmuszona groźbami, aby wraz z dzieckiem wyprowadziła mężczyzn w góry, to kwestia tajemniczej kobiety z dzieckiem widzianej przez Josepha Shonsa wydaje się być wyjaśniona. Osoba, która miała dowody na to, niestety została znaleziona otruta wybielaczem lub środkiem do czyszczenia toalet. Hewitt ma również pretensje do ratowników. Opisuje, jak jej teść naciskał, aby przeszukać określone rejony, jednak ratownicy odmawiali, tłumacząc się fatalną pogodą. A gdy jednak tylko śnieg stopniał, poszukiwacze znaleźli w tych miejscach ciała. Żali się również, że jej teść wytypował przyczepę Straży Leśnej jako potencjalne miejsce, gdzie chłopaki mogli się schronić i usiłował skłonić służby do przeszukania tego terenu. Bezskutecznie. Wspomina też o śmierci mężczyzny, mającego istotne informacje. Zginął od strzału z pistoletu. Opisując to wydarzenie, Claudia bierze słowo samobójstwo w cudzysłów, co sugeruje, że nie wierzy w oficjalne wyjaśnienie śmierci tego człowieka. Mówi, że ta osoba mogła pchnąć śledztwo do przodu, jednak nie zdążyła, bo została zlikwidowana. Porusza również temat braku zgody na emisję odcinka Unsolved Mysteries, o którym już wspominałem. Wyjaśnia, że ponieważ sprawa dotyczyła 5 rodzin, to na emisję musiałyby zgodzić się wszystkie jednogłośnie. A owej jednomyślności nie było. Jak mówiłem wcześniej, zgody nie wyraziła rodzina Garego Matiasa. Claudia postuluje, że bali się potencjalnych konsekwencji. W ten sposób odcinek zawierający teorię o miejskim łobuzie zastraszającym chłopaków nigdy nie ujrzał światła dziennego. Na koniec wspomina, że matka Jackiego Hewitta, czyli jej teściowa, zmarła w ostatni poniedziałek, co oznaczałoby 18 lutego 2018 roku. Miała ona zbierać przez 40 lat artykuły i informacje na temat zaginięcia swojego syna.
Klaudia ma nadzieję, że wszystko to pomoże rzucić nieco nowego światła na całą historię. Niestety, nie udało mi się znaleźć żadnych sensacyjnych doniesień z ostatnich 3 lat, co pozwala mi sądzić, że albo te artykuły nie wniosły wiele do sprawy, albo Klaudia nie była tym, za kogo się podawała. Podsumowując, ze słów Klaudii wyłania się wersja, w której Gary Matthias nigdy nie dotarł do gór. Został pobity i wrzucony do rzeki z mostu w Oroville, lub został zamordowany, a do wody wrzucono jego ciało. To ma tłumaczyć fakt, że zwłok nigdy nie odnaleziono. Następnie pozostałych 4 zostało w ten lub inny sposób zmuszonych do jazdy w góry, gdzie... no nie wiadomo. W każdym razie znaleziono łuski, a mężczyznom towarzyszyła tajemnicza kobieta. Ratownicy celowo lub nie zadziałali na niekorzyść zaginionych, a osoby, które wiedziały za dużo, zginęły w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Zastraszone rodziny bały się głośno o tym mówić i jedynie dyskutowały na ten temat we własnym gronie. Klaudia podkreślała, że zdaje sobie sprawę, że to co pisze brzmi dość sensacyjnie, bardziej jak scenariusz filmu niż rzeczywiste wydarzenia, ale w zasadzie powtarza historię krążącą od lat po rodzinie i okolicy. Ponadto zauważyła, że zagalopowała się nieco i podała zbyt dużo informacji umożliwiających dotarcie do niej i prosi, aby jej nie szukać, a podać maila, a sama się odezwie. Jej doniesienia spotkały się ze zrozumieniem i zostały potraktowane bardzo poważnie. Wiele osób, głównie związanych z ogólnie pojętym dziennikarstwem, prosiło ją o kontakt. Przez jakiś czas myślałem, aby dołączyć do komentujących i poprosić o kontakt, ale koniec końców tego nie zrobiłem. Po 3 latach nie spodziewałbym się, że odczyta mój komentarz, a tak jak mówiłem, o kontakt prosiło ją wiele osób powiązanych z mediami. Gdyby jej informacje okazały się prawdziwe, to biorąc pod uwagę czas, jaki minął od publikacji jej wypowiedzi, jakaś gazeta, film lub strona internetowa by je przytaczała. Tymczasem nie spotkałem się z tym nigdzie. Poza tym, takie komentarze mógł napisać ktokolwiek, w końcu w internecie pełno jest troli, którzy wypisują co im ślina na język przyniesie, byle tylko poświęcić im trochę uwagi. A fakt, że Klaudia sama przyznawała, że w sumie to tylko powtarza zasłyszane plotki, sprawiał, że w zasadzie nie można by udowodnić jej kłamstwa. W końcu plotki to plotki. Do tego jeszcze dochodziło prawdopodobieństwo. Jaka jest szansa, że na przypadkowej stronie internetowej można natrafić na komentarz kogoś związanego z zaginięciem sprzed 40 lat? To wszystko sprawiło, że bardzo sceptycznie podchodziłem do ich autentyczności. Nie mogąc jednak z czystym sumieniem odrzucić tego wątku, wraz z kilkorgiem pomocnych widzów przeprowadziliśmy małe śledztwo. Jego efekty okazały się całkiem ciekawe. Przede wszystkim udało nam się ustalić, że osoba nazywająca się Klaudia Hewitt rzeczywiście istnieje i mieszka w Kalifornii. Mieszka w Redding, niecałe 200 km od Yuba City, a pracuje na wybrzeżu, jeszcze dalej od miejsca tragedii. To raczej nie świadczyło za tym, że znaleźliśmy właściwą osobę. Dodatkowo wyszukana przez nas Klaudia Hewitt jest po 40. Jeżeli jej mąż w dniu zaginięcia brata miał 18 lat, to obecnie jest po 60. Naturalnie o niczym to nie przesądzało, ale taka różnica wieku wydawała się niecodzienna. Były też poszlaki świadczące na naszą korzyść. Znaleziona przez nas Klaudia miała w rodzinie Jacka Hewitta w wieku ponad 80 lat i zamieszkałego wcześniej w Marysville pod Yuba City. Ojciec zaginionego Jackiego miał na imię Jack i jeśli wciąż żyje, powinien mieć 85-90 lat. To wydawało się zgadzać. Zacząłem się wahać. Efekty naszych poszukiwań były niejednoznaczne, a treść komentarzy dość sensacyjna. Gdyby udało się potwierdzić, że ich autorką jest rzeczywiście osoba spokrewniona z zaginionymi, mogłoby to znacząco zmienić moje postrzeganie tej sprawy. Z drugiej strony, czy powinienem zakłócać spokój obcej kobiecie na drugim końcu świata? Według słów samej Klaudii Hewitt w 2017 roku mówiła, że jest w rodzinie od 20 lat. Oznacza to, że wrzeniła się w Hewittów niemal 20 lat po tragedii. Nie była zatem osobiście zaangażowana emocjonalnie w zaginięcie chłopaków. W związku z tym uznałem, że skontaktowanie się z nią nie będzie rozdrapywaniem ran. Do czasu jej ślubu mogło natworzyć się multum plotek, teorii i przeinaczeń informacji, które choć powtarzane w dobrej wierze, wyewoluowały w historię ocierającą się o teorię spiskową, ale uznałem, że mimo wszystko mogę dowiedzieć się czegoś wartościowego. Z pomocą moich widzów udało mi się zdobyć kontakt do Klaudii i starannie przemyślawszy, co właściwie od niej chcę, napisałem do niej. Dzień dobry. Szukam Klaudii Hewitt spowinowaconej z Jackiem Hewittem, który zaginął w 1978 roku.
Osoba, która podpisała się tym imieniem i nazwiskiem, zamieściła w 2017 i 2018 roku na jednej ze stron kilka komentarzy na temat zaginięcia Jackiego, które zawierały dość interesujące informacje, które chciałbym potwierdzić u źródła. Czy pani lub ktoś z pani rodziny jest związany z Jackiem, czy to tylko zbieżność nazwisk? Z wyrazami szacunku. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że odpisze. Już rankiem następnego dnia czekała na mnie odpowiedź. Witam. Jestem bezpośrednią rodziną zmarłego Jackiego Hewitta. Jestem żoną jego brata. Dlaczego o to pytasz? Nie odpowiadam na pytania od przypadkowych ludzi i miałam pewne problemy z nękaniem w 2017 roku. Więc proszę mi wybaczyć, że waham się odpowiedzieć na więcej pytań. Chyba, że potwierdzę, kim pan jest i dlaczego interesuje się pan zaginioną piątką z Juby. Zgodnie z jej prośbą przedstawiłem swoją działalność i motywację. Po tej wiadomości Klaudia zamilkła na wiele dni. Z początku chciałem dać jej czas do namysłu, ale gdy mijały dni, a odpowiedź nie przychodziła, postanowiłem się przypomnieć. Tym razem odpowiedź przyszła szybko, bo już najbliższej nocy. Klaudia napisała. Cóż, najpierw chciałabym podziękować Ci za badanie sprawy. Mogę Ci powiedzieć tyle, że przez ostatnie 24 lata byłam żoną młodszego brata Jackiego, Toma. Miał 18 lat, kiedy jego brat zaginął i był częścią grupy poszukiwawczej szukającej pięciu chłopców. Nigdy nie zmieniliby swojej rutyny, chyba że coś by ich do tego skłoniło. Takie było przekonanie rodziny przez cały czas. Nie jestem pewna, jak mogę Ci pomóc. Mamy tylko spekulacje i starą, lokalną teorię. Co chciałbyś wiedzieć? Możemy od tego zacząć. Powiem Ci, że mamy teraz duży zespół pracujący nad dokumentem. Nie mogę podać żadnej z informacji, które oni uzyskali w ostatnim roku. Ta wiadomość nie przyniosła nowych informacji poza tą, że jej mąż ma na imię Tom i że tworzony jest film dokumentalny o tragedii. Szczerze powiedziawszy, sądzę, że gdyby policja ustaliła coś nowego, informacja o tym dawno znalazłaby się w mediach. Stąd raczej podejrzewam, że dokument ten ma na celu przypomnienie sprawy, a owe nowe informacje to co najwyżej zeznania mało istotnych świadków lub drobne poszlaki, niewiele wnoszące do sprawy. Choć naturalnie chciałbym się mylić. Pozostałe informacje od Klaudii natomiast pasują do tego, co wyczytałem w komentarzach. Pierwsze, co postanowiłem zrobić, to upewnienie się, że komentarze, o których wspominałem, pisała rzeczywiście ona. Szanowna Pani, przede wszystkim chciałbym dowiedzieć się, czy komentarze publikowane pod Pani imieniem i nazwiskiem, pod artykułem, tutaj link, faktycznie były pisane przez Panią, bo jeżeli tak, to miałbym w związku z nimi kilka pytań. Chętnie poznam również z pierwszej ręki, jakie spekulacje krążą wśród członków rodzin oraz co obejmuje stara lokalna teoria. Pozdrawiam. Tak, to byłam ja. Te wypowiedzi były oparte na teorii rodzinnej i długich lokalnych rozmowach z rodziną Hewittów. Tata i mama Jackiego byli moimi teściami, którzy zmarli w 2018 i 2019. Mówili o swoim synu i jego śmierci aż do swojego odejścia. Odpowiedź była dość krótka. Zacząłem mieć wrażenie, że Klaudia albo nie wie do końca, czy może mi ufać, albo nie bardzo chce się w tą rozmowę angażować. Wiedząc, że najdrobniejsze potknięcie może zaowocować zerwaniem dialogu, postanowiłem być uprzejmy aż do bólu. Już sam fakt, że potwierdziła pani, że komentarze na tej stronie faktycznie należą do kogoś związanego ze sprawą, jest bardzo istotny. Bardzo dziękuję za tą informację. Zdaję sobie sprawę, że wiele z pani wiedzy opiera się na rodzinnych opowieściach i nie do końca potwierdzonych informacjach, ale uważam, że taka wiedza może być równie cenna jak oficjalnie potwierdzone informacje. Nie zawsze najważniejsze informacje przedzierają się do oficjalnych źródeł, niestety. W tych komentarzach wspomniała pani o fakcie, że świadek widział w pobliżu samochodu tajemniczą kobietę wraz z zaginionymi oraz wspomina pani o udziale w całej sprawie lokalnego łobuza. Pisze pani również, że jeden z chłopaków miał siostrę, która rozstała się z niezbyt ciekawym typem, który później jej groził. Przyznaję, że tak jak pani wspomniała w komentarzu, brzmi to trochę jak scenariusz filmu sensacyjnego. Z drugiej strony sprawia to, że miał motyw, przez co całość łączy się w na tyle kompletną teorię, że policja powinna była ją rozważyć i zbadać. Tym bardziej, jeśli personalia owego lokalnego łobuza były znane. Czy policja zrobiła cokolwiek, aby tą sprawę zbadać? Pada w komentarzu również informacja, że znaleziono dziecięce ubranka w samochodzie. To szalenie istotna kwestia, która mogłaby wiele wnieść do rozważań i potwierdzić lub zdyskwalifikować wiele teorii.
Najwyraźniej uprzejmości zadziałały, bo odpowiedź była szybka i znacznie obszerniejsza niż poprzednio. Policja bała się lokalnego tyrana. Chodził na randki, ożenił się z siostrą jednego z chłopców. To wszystko, co mogę o tym powiedzieć. Zawsze był podejrzewany przez rodzinę i mieszkańców miasta. Wzmianka o braniach dziecięcych została opublikowana w artykule, który, jak sądzę, ukazał się, gdy znaleziono samochód. Nie pamiętam, kto go opublikował. Mama Jackiego o tym mówiła. Są pewne rzeczy, które wiemy, bo braliśmy udział w dochodzeniu. Pan Hewlett był na poszukiwaniach każdego dnia przez 3 miesiące, aż odnalazł szczątki własnego syna. Mam wszystkie jego rzeczy kieszonkowe w książce tutaj, w domu. Pieniądze, zdjęcia i dowód osobisty. W każdym razie, to mogę powiedzieć bez wahania. Ci chłopcy zostali porwani lub zmuszeni do wejścia na tę górę. Nie zmieniliby swojej rutyny. Nie martwiliby rodziny. Uważamy też, z powodu dowodów znalezionych w przyczepie z Tedem, że Jackie był tam z nim przez pewien czas. To, co wydarzyło się od czasu meczu aż do momentu ich znalezienia, jest tajemnicą, na którą rodzina Hewlettów też by chciała odpowiedzi. A zatem informacje z komentarzy znalazły swoje potwierdzenie u źródła. Byłem ciekaw, jak w takim razie wyglądają z perspektywy rodzin chłopaków zeznania ludzi ze sklepów w Brownsville, gdzie zaginieni byli widziani po opuszczeniu swojego samochodu. A jak rodziny zaginionych podchodzą do zeznań osób ze sklepów w Brownsville? Podobno wszyscy lub część zaginionych była tam widziana po zaginięciu. Czy członkom rodzin wydawało się to możliwe, czy raczej uważają tą informację za pomyłkę? Myślałem, że może rodziny jakoś nagną te zeznania do swojej wersji. W końcu, skoro ktoś zmusił mężczyzn do udania się w góry, mógł ich po prostu porwać i więzić jakiś czas. Ale nie. Rodzina uważała, że ludzie ze sklepu to zmyślili. Chłopcy nigdy nie dotarli do Brownsville. Sklep zarabia pieniądze przez media informacyjne i ludzi dzielących się fałszywymi wiadomościami. Była nagroda w wysokości 3000. Rodzina uważała, że kłamali. A zatem wśród rodzin nie wierzy się w zeznania tych ludzi. Nie zdziwiło mnie to ani trochę. Sam pisząc ten tekst poddawałem je w wątpliwość. Najwyraźniej nie ja jeden. W tym momencie przyszła mi do głowy jeszcze jedna kwestia. Jeżeli faktycznie w samochodzie znaleziono dziecięce ubranka, a zeznania Shonsa o widzianej kobiecie traktuje się poważnie, to z pewnością ludzie zastanawiali się, kim ona mogła być. Postanowiłem więc poruszyć tę kwestię. Wróćmy jeszcze do znalezionego samochodu. Świadek zeznał, że widział kobietę z dzieckiem, a w aucie znaleziono dziecięce ubrania. Czy rodziny wiedzą lub chociaż podejrzewają, kim była ta kobieta i co tam wtedy robiła? Odpowiedź przyszła błyskawicznie. Tak, podejrzewa się, że była siostrą jednego z chłopców, która w tym czasie miała małe dziecko. Na pewno była to wtedy rozsądna myśl państwa Hewlettów. Jednak policja nigdy nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła, że tak jest w naszym rozumieniu. I możesz zauważyć, świadek powiedział 4 chłopców i kobieta z dzieckiem. Gdzie byłby 5 chłopiec? Chyba, że nigdy nie dotarłby do końca drogi z innymi. Stąd pomysł, że Matthias pozostał zaginiony. Może dlatego, że jego ciała nie byłoby na górze? Otrzymałem zatem potwierdzenie, że w rodzinach panuje przekonanie, że Shons widział 5 osób, w tym kobietę. Oznaczałoby to, że jednego z zaginionych nie było wtedy w samochodzie. Rodziny podejrzewają, że brakowało Matthiasa, którego ciała nigdy nie znaleziono. Źródła podają różne wersje zeznań Shonsa, więc trudno tu wyrokować po tylu latach, czy rzeczywiście wersja krążąca pośród rodzin jest jedyną słuszną. Większy zarzut mam do czego innego. Siostra jednego z chłopaków miała w tym momencie małe dziecko i podejrzewa się, że to ją widział świadek w górach. Podejrzewa się? Serio? Rozumiem, choć nie aprobuję, że policja zignorowała ten trop. Ale tego, że nikt z rodzin nie zapytał jej wprost? Nikt nie zauważył jej nieobecności tamtego wieczora? Przez tyle lat nie udało się rodzinom wykluczyć ani potwierdzić tej teorii? Naprawdę trudno mi uwierzyć, że nikt nie próbował tego drążyć. Z drugiej strony, jeżeli dziewczyna została zmuszona do udziału w tej sprawie, później mogła wszystkiemu zaprzeczać, bojąc się o swoje życie. To jestem w stanie zrozumieć, choć po tylu latach, sam nie wiem. Kusiło mnie, aby zapytać Klaudię o tą kwestię, ale zrezygnowałem z tego. Moim zadaniem było zdobycie jak największej ilości informacji, a nie poddawanie w wątpliwość przekonań jej rodziny.
Gdybym wprost powiedział, że nie wierzę w tą wersję, ryzykowałbym zerwanie rozmowy. Postanowiłem zatem zapytać o co innego. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy jakiegoś lokalnego chuligana, którego zostawia dziewczyna. Jest wściekły i odgraża się jej oraz jej rodzinie. Czego można by się po nim spodziewać? Głuchych telefonów? Porysowanych aut? Może wybicia szyb, pobicia albo włamania do domu? Ale pięciokrotnego morderstwa? Jakim degeneratem musiałby być ten gość, żeby zabić brata byłej oraz czterech jej kolegów, całkowicie niepowiązanych ze sprawą? Tego nie rozumiałem. Widziałem w pani komentarzach sugestię, że Gary Matthias prawdopodobnie nie dotarł do końca drogi razem z pozostałymi. Co w takim razie się z nim stało? Czy to możliwe, jak pani wspomina, że został zamordowany, a jego ciało zrzucone z mostu w Oroville? Całość brzmi spójnie, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby ktoś posunął się do czegoś tak drastycznego w stosunku do pięciu niegroźnych mężczyzn. Jak rodziny zaginionych to tłumaczą? Odpowiedź przyszła bardzo szybko, nie przyniosła jednak zaskakujących informacji. Nikt nie może nic z tego wyjaśnić. Co jeśli Matthias wkurzył kogoś na meczu? Ktoś go napadł? Albo śledził do sklepu, w którym się zatrzymali? Ktokolwiek mógł zabrać ze sobą Matthiasa i zapędzić chłopców na górę? Może ta dziewczyna brała w tym udział? Może jako siostra została zmuszona do tego? Wszyscy ci chłopcy chroniliby kobietę, gdyby mogli. Jest wiele spekulacji. Co z zeznaniami naocznego świadka, które potem odwołano z powodu halucynacji wywołanych zatrzymaniem akcji serca? Daj spokój. To brzmi bardziej, jakby ktoś przestraszył się po wspomnieniu o kobiecie. I ten pick-up? Wiem, że to wszystko brzmi szalenie. Ale tak samo szalone jest, że pięciu facetów z zaplanowaną rutyną, którzy znaleźli się na górze zagubieni i martwi, kiedy wszystko, czego chcieli, to grać i wygrać mecz koszykówki następnego dnia, na który ciężko pracowali. To samo w sobie jest szalone. Naprawdę nie mam żadnych odpowiedzi. Dlatego tak trudno jest rodzinie odpuścić. Coś poszło strasznie nie tak tamtej nocy. I wierzymy, że ktoś może posiadać brakujące informacje. Trudno mieć tutaj oczywiście jakiekolwiek pretensje do rodzin, które za wszelką cenę próbują od lat rozwiązać zagadkę zaginięcia ich bliskich. Wszystko to jednak sprawiło, że odniosłem wrażenie, że nie pominąłem w swoich rozważaniach żadnego istotnego elementu. Owszem, nie znalazłem informacji o tym miejscowym bandycie, ani o tym, że podobno znaleziono dziecięce ubranka w samochodzie. Poza tym jednak rodziny nie wydają się dysponować jakimiś dodatkowymi informacjami nieznanymi mediom. Nie są w stanie uwierzyć, że cała piątka porzuciłaby swoją codzienną rutynę i zlekceważyła tak ważny dla nich mecz. Z tego powodu na podstawie znanych informacji i lokalnych plotek stworzyli swoją teorię, którą przedstawiają znajomym czy mediom. Jestem niemal pewny, że w tym filmie dokumentalnym, o którym mówi Klaudia, wątek teorii owego chuligana się pojawi i będzie przedstawiony jako sensacyjne odkrycie nie prowadzące donikąd. Bardzo chciałbym się mylić, więc jeśli po publikacji tego filmu dotrzecie do tego dokumentu, dajcie mi znać, jakie informacje w nim wypłynęły. Tymczasem powoli zaczęły mi się kończyć pytania do mojej rozmówczyni. Nie mogłem jednak nie poruszyć tematu zgonów ludzi, którzy podobno wiedzieli za dużo. Do głowy przychodzi mi jeszcze jedno pytanie. W komentarzu na stronie wspomniała pani o człowieku, który dysponował informacjami o sprawie, a który popełnił samobójstwo, oraz o świadku koronnym, którego znaleziono martwego z wybielaczem w drinku, który wypił. Czy może mi pani powiedzieć coś więcej o tym? Przyznaję, że brzmi to niepokojąco. I tym razem odpowiedź przyszła szybko. Podobno był tam facet z miasta, który coś wiedział. Jest gdzieś artykuł w gazecie, gdzie mowa o tym, że znaleziono go martwego po popełnieniu samobójstwa przez połknięcie wybielacza czy czegoś. Nie jestem pewna kiedy, ale na mieście mówiono, że wspomniał przyjaciołom, że ma zamiar zeznawać jako świadek koronny. Tak jak powiedziałam, to jedna z pogłosek z tamtych czasów. Ponownie więc mamy miejską legendę powtarzaną jako fakt. Nie wykluczam, że ktoś mający jakieś informacje, istotne lub nie, popełnił samobójstwo lub został zamordowany. Ludzie jednak w takiej sytuacji mają tendencję do szukania powiązań, których nie ma, i tworzenia teorii spiskowych. Po takim czasie trudno stwierdzić, ile w takiej plotce jest prawdy. Jako, że w zasadzie wyczerpały mi się pytania, podziękowałem mojej rozmówczyni za pomoc.
Trudno mi powiedzieć, jak potoczą się losy świata, ale gdyby ktoś po latach już nie pamiętał, rozmowę z Claudią Hewitt przeprowadzałem w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19, w momencie, gdy Stany Zjednoczone były na pierwszym miejscu na świecie w ilości zachorowań i zgonów, kilkukrotnie bijąc na głowę wszystkie inne państwa świata. Podejrzewam więc, że pani Hewitt mogła mieć na głowie dużo innych spraw niż rozmowę z mało znaczącym youtuberem z drugiego końca świata. Tym bardziej jestem wdzięczny, że poświęciła mi swój czas. Co do informacji zdobytych od Claudii Hewitt, mam mieszane uczucia. Najważniejszym moim celem było potwierdzenie, że wspomniane na początku tego rozdziału komentarze należą do niej. I ten cel został osiągnięty. Co do reszty, z pewnością bardzo wartościowe było bliższe zapoznanie się ze zdaniem rodzin i krążącą wśród nich teorią. Trzeba jednak pamiętać, że cała ta sprawa jest dla nich silnie nacechowana emocjonalnie i nie patrzą oni na całość obiektywnie. Do wszystkich tych informacji trzeba podchodzić z dystansem, choć nie można ich odrzucać. Do teorii opisywanej przez Claudię wrócimy później, natomiast jeśli chodzi o całokształt jej wypowiedzi, polecam również zapoznanie się z komentarzami na stronie i wyrobienie sobie opinii samodzielnie. To nie jedyna interesująca osoba, którą znalazłem w sieci. Pod jednym z filmów o tragedii w sekcji komentarzy głos zabrała niejaka Jessica Smith. Twierdziła ona, że Gary Matthias był bratem jej matki. Jej komentarz nie wniósł wiele do sprawy. Pisała, że jej dziadkowie nigdy nie utracili nadziei i liczyli, że pewnego dnia Gary po prostu stanie na progu cały i zdrowy. Opisała Matthiasa jako osobę o złotym sercu i bardzo kochającą swoich przyjaciół. Poinformowała również, że rodzina wierzy, że w sprawę zamieszane były osoby trzecie. Chłopaki mieli być gonieni lub ktoś im zagrażał. Zaproponowała zdjęcia lepszej jakości, ale z tego co się zorientowałem, nigdy więcej w tym wątku się nie odezwała, ani nie pozostawiła do siebie kontaktu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z internetowym trolem, czy faktycznie osobą spokrewnioną z Garym Matthiasem. Nie udało mi się ustalić, ile rodzeństwa miał Gary. Wiadomo, że miał siostrę, Sharon, która miała dwójkę dzieci. W 1987 roku, gdy ojciec Sharon przyszedł do nich na obiad, jej dzieci miały 10 i 11 lat. Nic jednak nie wiem na temat płci tych dzieci. Jeżeli jedno z nich było dziewczynką o imieniu Jessica, która później wyszła za mężczyznę o nazwisku Smith, to możliwe, że komentarz napisała faktycznie osoba spokrewniona z Garym. Oczywiście najpierw musimy poczynić założenie, że Jessica Smith to prawdziwe imię i nazwisko komentującej. Sami widzicie, że mamy tu trochę dużo jeżeli, a fakt, że Jessica nie odezwała się więcej, raczej umniejsza jej wiarygodności niż jej dodaje. W ten sposób prześledziliśmy całą znaną historię Yuba County 5, czyli piątki z Juby. Sami widzicie, że w tej sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby rozważyć kilka powtarzanych często teorii i zastanowić się, co właściwie mogło spotkać pięciu chłopaków. Pierwsza teoria wydaje się najprostsza. Według niej mężczyźni zabłądzili w drodze powrotnej i skierowali się w stronę gór. Być może na przykład musieli z jakiegoś powodu skorzystać z objazdu i nie potrafili wrócić na główną drogę. Jadąc przed siebie dotarli w góry, gdzie ich auto zakopało się. W nowej, stresującej sytuacji mężczyźni nie potrafili się odnaleźć. Bezradni krążyli wokół samochodu, gdy usłyszeli dziwne odgłosy. To stojący kilkadziesiąt metrów dalej Sean zwołał o pomoc. Przerażeni mężczyźni nie rozpoznali jednak ludzkiego głosu. Postanowili szukać pomocy. Na drodze zobaczyli ślady snowcata, uznali więc, że ratunek musi być blisko. Ruszyli wzdłuż śladów, w stresie, nie zamykając auta. Niestety popełnili fatalny błąd. Zamiast iść w dół, ruszyli dalej w góry. Przedzierając się przez śnieg po pas, a miejscami i głębszy, pokonywali w mroku kilometr za kilometrem. Ratunku jednak nie było, a mróz i wiatr szybko pozbawiały sił lekko ubranych mężczyzn. Rankiem, po 6, może 8 godzinach wykańczającego marszu, Jack Madruga lub William Sterling opadł całkowicie z sił i runął w śnieg. Drugi nie chciał pozostawić najbliższego przyjaciela lub również nie był w stanie iść dalej. Pokonawszy nieco ponad 18 km, obaj zamarzli na śmierć. Pozostała trójka po kolejnych godzinach, błądząc po okolicy, znalazła opuszczoną przyczepę straży leśnej. Wybili szybę i weszli do środka. Żyli, ale byli wykończeni i przemarznięci. Gary Matthias był w najgorszej sytuacji. Miał na nogach tenisówki, przez co podczas marszu nabawił się odmrożeń stóp.
czuł się jednak liderem grupy i jako odpowiedzialny za nich musiał znaleźć dla nich ratunek. Postanowił udać się po pomoc, a najbardziej nieporadnego Teda Weira pozostawić pod opieką Jackiego Hewetta. Znalezionym otwieraczem otworzył im kilka znalezionych konserw, może nawet przeszkolił Jackiego w jego obsłudze. Przed wyjściem zmienił buty. Jego przemoczone tenisówki ledwo mieściły napuchnięte od odmrożeń stopy. Postanowił wziąć większe i solidniejsze buty Theodora. Powiedział, że wkrótce wróci, pożegnał się i wygramolił z przyczepy. Nie wrócił. Jackie Hewett robił co mógł, aby utrzymać przyjaciela przy życiu. Nie umiał jednak włączyć ogrzewania przyczepy, ani otworzyć szafki z zapasami. Wiedział też, że nie wolno zabierać ani niszczyć cudzych rzeczy. Nie rozpalił więc ognia ze znalezionych książek, ani nie wziął ciepłych ubrań. We dwóch przeżyli kilkanaście tygodni, żywiąc się konserwami i pijąc wodę ze stopionego śniegu. Przez to, że Weir nie miał butów, a w przyczepie było przeraźliwie zimno, nabawił się postępujących odmrożeń stóp, a następnie postępującej gangreny i zakażenia krwi. Stracił kilka palców. Pewnego dnia Ted po prostu się nie obudził. Być może Jackie siedział jeszcze przez jakiś czas przy przyjacielu, ten jednak po jakimś czasie zaczął wydzielać mocną, nieprzyjemną woń. Hewett zawinął przyjaciela w prześcieradła, a sam opuścił przyczepę. Nie uszedł daleko, trochę ponad 3 kilometry. Był równie wychudzony i wykończony jak Ted. Jego nogi wkrótce odmówiły posłuszeństwa i upadł na ziemię. Nie mając sił, żeby się podnieść, zmarł z wychłodzenia. Co może przemawiać za taką wersją wydarzeń? Układ ciał. Znalezione ciała sugerują dokładnie taki przebieg wydarzeń. Madrugę i Sterlinga znaleziono pomiędzy autem a przyczepą, co sugeruje, że zmarli jako pierwsi podczas marszu. Ciało Hewetta znaleziono na północny wschód od przyczepy. Oznacza to prawdopodobnie, że wyruszył z niej i skierował się w stronę przeciwną do tej, z której przyszli. Zamiana butów. W przyczepie nie znaleziono butów Teda Weira, za to były tam tenisówki Garego Matiasa. Najwyraźniej Gary z jakiegoś powodu musiał zmienić buty na większe. Być może sam cierpiał na odmrożenia i jego tenisówki przestały spełniać swoją rolę. Pozycja Matiasa jako lidera. Buty Matiasa i otwarte konserwy sugerują, że Gary dotarł z przyjaciółmi do przyczepy. Prawdopodobnie czuł się za nich odpowiedzialny. Być może liczył też, że uda się uratować Madrugę i Sterlinga, którzy za nie mogli po drodze do przyczepy. Całkiem możliwe, że jego przeżycia zahartowały go na tyle, że nie licząc odmrożeń stóp, był w całkiem dobrej formie. Nie chciał marnować czasu. Otworzył kolegom kilka konserw, aby mogli się posilić, a sam, wziąwszy większe buty od Teda, ruszył szukać pomocy. Taka wersja wpasowuje się w zeznania, według których Gary przewodził kolegom. Zeznania Shonsa. Joseph Shons widział światła oraz grupę ludzi, którzy zgasili reflektory i zamilkli, gdy zawołał o pomoc. Można niemal na pewno przyjąć, że widział chłopaków. Ci byli zestresowani i zagubieni i z pewnością nie spodziewali się obecności jakiegoś człowieka w górskim lesie. Nic więc dziwnego, że się przestraszyli. Shons nie słyszał żadnych awantur ani strzałów. Mało prawdopodobne, aby ktoś mężczyznom towarzyszył. Koce poza przyczepą. Jeżeli znalezione koce znajdowały się wcześniej w przyczepie, może to świadczyć, że Matias opatulił się nimi, gdy wyruszył po pomoc. Czemu zatem nie znaleziono go razem z nimi? W skrajnym etapie hipotermii ludzie często czują przejmujące gorąco i starają się rozebrać. Być może Gary poczuł gorąco i odrzucił koce, po czym ruszył w dalszą drogę i zginął niedaleko? Ani na plus, ani na minus świadczą. Brak ciała Matiasa. Ciała Garego nigdy nie znaleziono. Trudno przez to ustalić, kiedy i gdzie zginął. Czy faktycznie doprowadził przyjaciół do przyczepy i udał się po pomoc? A może było zupełnie inaczej? Dziś nie sposób tego stwierdzić, a to w zasadzie najważniejsza niewiadoma w sprawie. Brak uszkodzeń auta. Auto nie miało żadnych śladów, których można by się spodziewać po długiej jeździe wyboistą górską drogą. Z jednej strony świadczyć to może, że nikt mężczyzn nie gonił i nie musieli się śpieszyć. Z drugiej, jeżeli Madruga świadomie jechał bardzo ostrożnie drogą, musiał zorientować się, że nie jest to trasa, którą powinni byli pokonywać. Na niekorzyść tej teorii świadczą otwarte okno i niezamknięte auto. Jack Madruga bardzo dbał o swoje auto i zawsze po kilka razy sprawdzał, czy zamknął drzwi. Można zrozumieć, że nie zrobiłby tego, gdyby musiał opuścić je w pośpiechu i nagłej potrzebie.
Sytuacja, w której zmuszeni byli zostawić auto i udać się po pomoc, nie wymagała szybkiego porzucania auta w dziczy. Mogli spokojnie zabezpieczyć samochód przed rozpoczęciem marszu. Światła latarek. Joseph Shones zeznał, że jakiś czas po ujrzeniu świateł samochodu ujrzał również światła latarek. Ani w okolicy, ani przy ciałach nie znaleziono latarek. Jedną zardzewiałą znaleziono w pobliżu, ale nie udało się jej powiązać ze sprawą. Mowa też była o kilku latarkach. Co zatem widział Shones? Grupę szukającą mężczyzn? A może miał majaki wywołane bólem? Trudno stwierdzić, ale nie możemy całkiem zignorować tej nieścisłości. Zeznania kobiety ze sklepu. Kobieta ze sklepu oraz jej kierownik zeznali, że widzieli czterech mężczyzn w niedzielę, dwa dni po zaginięciu i przyjechali czerwonym pick-upem z lat 50. Policja uznała ich zeznania za wiarygodne. Nic w tym dziwnego, mężczyźni byli charakterystyczni i tym bardziej rzucali się w oczy na tle małej lokalnej społeczności. I nawet rodziny musiały się zgodzić, że ich zeznania w większości brzmiały prawdopodobnie, za wyjątkiem wątku o Jackim Hewettie, dzwoniącym z budki telefonicznej. Ubrania zaginionych. Cała piątka była lekko ubrana. Nie mieli zimowych butów, kurtek, czapek czy rękawiczek. Fakt, że w tym stanie pokonali ponad 30 km, przedzierając się miejscami przez 1,5-metrowe zaspy, wydaje się wyzwaniem, któremu nie mieli prawa podołać. Opuszczenie przyczepy przez Matthiasa bez pomocy kolegom. Jeżeli Matthias dotarł do przyczepy, a wiele na to wskazuje, to dziwne jest, że nie pomógł przyjaciołom zabezpieczyć się w niej. Nie włączył ogrzewania, nie rozpalił ognia, ani nie otworzył szafki z zapasami. Wprawdzie mógł mieć nadzieję, że szybko wróci, ale w przyczepie było lodowato zimno, a oni byli przemoczeni i przemarznięci. Zapewnienie ciepła powinno być pierwszym pomysłem, niezależnie od tego, na jak długo planował zostawić przyjaciół. A z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Wątpliwości rodzin. Rodziny zaginionych nie zgadzają się z przedstawioną teorią. Uważają, że chłopaki nie pojechaliby dobrowolnie w góry, nie pozostawili wymagającego pomocy Shonesa, ani nie ruszyli ciemną nocą w zaśnieżony las na nieznanym sobie terenie. Choć można spekulować, że miała tu miejsce jakaś niezwykła okoliczność, to jednak rodziny, które opiekowały się nimi od lat, z pewnością wiedziały, na co stać, a na co nie stać ich synów. Bardzo prosta droga do domu. Z Chico do Yuby prowadzi bardzo prosta droga i w zasadzie wystarczy się tylko jej trzymać i nigdzie nie skręcać, aby dojechać do celu. Z tej perspektywy możliwość, że mężczyźni się zgubili, wydaje się wręcz absurdalna. Mapy w schowku. Nawet jeżeli mężczyźni musieli z jakiegoś powodu zboczyć z obranej trasy, to w schowku znajdowała się dokładna mapa drogowa Kalifornii, którą przynajmniej dwóch z nich powinno umieć się posługiwać. Marsz w góry. Jeżeli mężczyźni utknęli w górach, to wszelka logika przemawiała za tym, aby szukać pomocy idąc w dół drogi, a nie w górę. Droga w dół była łatwiejsza, bezpieczniejsza, dopiero co nią jechali. Poprowadziłaby ich w stronę zabudowań. Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogli lub nie chcieli iść drogą, mogli po prostu obrać drogę w dół zbocza, dzięki czemu znaleźliby się u podnóża gór, gdzie również mogli szukać pomocy. Dobrowolne wybranie zamiast tego ośnieżonej drogi w górę, otoczonej 1,5-metrowymi zaspami, jest całkowicie niezrozumiałą decyzją. Druga teoria zakłada, że grupa mężczyzn weszła w jakiś sposób w konflikt z jakimiś niebezpiecznymi ludźmi. Być może byli świadkami jakiegoś podejrzanego procederu, może nawet nie byli świadomi, że to co widzą jest czymś niezgodnym z prawem. Mogło być na przykład tak, że podczas pobytu w sklepie byli świadkami wymiany pieniędzy i towaru między dealerem i klientem. Ci zaś nie wiedząc, że mają do czynienia z piątką niepełnosprawnych umysłowo, postanowili ich zastraszyć. Spanikowani mężczyźni zaczęli uciekać, co tylko rozjuszyło napastników. Matthias, który był najrozsądniejszy, postanowił spróbować zgubić prześladowców. Nie mógł tego zrobić na prostej drodze do Yuby. Polecił Madrudze, aby zjechał z niej, licząc, że na mniej uczęszczanych drogach mu się to uda. Pościg zakończył się w lesie, w górach. Chłopaki zakopali się w zaspie. Nie mając czasu na wydostanie auta, opuścili je i uciekli, co zbiegło się w czasie z wołaniem Shonesa o pomoc. Chwilę później na to miejsce dotarli śledzący ich przestępcy. Znalazłszy auto, zaczęli przeszukiwać okolice. Spłoszył ich jednak wzywający pomocy Shones. Bojąc się rozpoznania, przestępcy zaprzestali poszukiwań i odjechali. Do tego czasu jednak Matthias wyprowadził resztę grupy w góry. Maszerowali godzinami. Dwóch z nich tego marszu nie przeżyło.
pozostali zadekowali się na chwilę w znalezionej przyczepie. Nie chcieli rozpalać ognia, aby nie umożliwić prześladowcom ich znalezienia. Utwierdziwszy się w przekonaniu, że pozbyli się pościgu, Gary wyruszył po pomoc, jednak nigdy nie udało mu się jej przyprowadzić. W ostatnim akcie desperacji, gdy Weir zmarł, Hewitt również wyszedł w poszukiwaniu ratunku. Bezskutecznie. Co przemawia za taką wersją? Zeznania Shonsa. Zeznania najważniejszego świadka wpasowują się w tę teorię prawie idealnie. Najpierw widział światła samochodu chłopaków, potem latarki szukających ich ludzi. Jedyne co nie pasuje do tej teorii to pick-up, który zatrzymał się na chwilę obok Shonsa. Mógł to być po prostu przypadkowy kierowca, albo mogło go w ogóle nie być. W końcu sam Shons mówił, że nie jest tego pewien. Zeznania rodzin. Rodziny zaginionych upierały się, że mężczyźni sami dobrowolnie nie pojechaliby w góry. Zorientowaliby się, że jadą w złą stronę i zawróciliby. A dotarłszy w góry, nie zachowaliby się w tak bezsensowny sposób i nie wyruszyli w kilkudziesięciokilometrowy marsz przez las. W tak zagadkowej sprawie niczego nie można wykluczyć, ale jednak rodzice zaginionych znali ich dobrze i wiedzieli, czego się po nich spodziewać. Skoro zaś twierdzą, że musiał tu zadziałać jakiś czynnik zewnętrzny, to całkiem możliwe, że istotnie tak było. Na niekorzyść teorii działają. Śmieci w aucie. Trudno oczekiwać, aby w nerwowej atmosferze spowodowanej ucieczką mężczyźni mieli czas i ochotę na jedzenie ciastek czy batonów. Ucieczka w góry. Ucieczka górską drogą była dość ryzykowna, nie dawała możliwości odwrotu, to po pierwsze. Co ważniejsze jednak, gdy auto utknęło i mężczyźni musieli dalej uciekać pieszo, Gary Matthias powinien był zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z pobytem w tym terenie. Marsz na ślepo przed siebie z pewnością nie był dobrym wyjściem z sytuacji. Najrozsądniej byłoby ukryć się gdzieś w okolicy, a następnie upewniwszy się, że jest już bezpiecznie, wrócić do auta. Tymczasem mężczyźni zrobili coś zupełnie innego. Wygląd mężczyzn. Cała piątka była bardzo charakterystyczna. Na pierwszy rzut oka widać było, że nie stanowią żadnego zagrożenia. Mało prawdopodobne wydaje się, aby ktokolwiek zadał sobie trud gonienia upośledzonych mężczyzn przez ponad 100 km. Stan auta. Trudno spodziewać się, aby uciekając przed pościgiem kierowca jechał powoli i ostrożnie, wyboistą i krętą górską drogą. A policja wielokrotnie podkreślała, że nieostrożna jazda pozostawiłaby ślady na podwoziu. Trzecia teoria, którą wam dzisiaj przedstawię, zakłada nawrót choroby Matthiasa. Mógł on nastąpić z dwóch powodów. Po pierwsze, leki, które Gary przyjmował, powodowały senność, otępienie i zawroty głowy. Wiedząc, jak ważne rozgrywki ich czekają, mógł obawiać się, że efekty przyjmowania medykamentów wpłyną na jego umiejętności gry w koszykówkę. Mógł zdecydować się je odstawić, licząc, że zapewni mu to lepszą dyspozycję w dzień meczu. Drugie wytłumaczenie jest takie, że stres związany z ważnym występem oraz emocje spowodowane pobytem na meczu ulubionej drużyny mogły spowodować nawrót choroby. Gdy mężczyźni wyjechali z Chico, Matthias przekonany, że ktoś ich śledzi, kazał zjechać z głównej drogi. Wciąż napędzany paranoją pokierował posłusznego mu kierowcę w góry. Tam jednak samochód zakopał się w głębokim śniegu. Mężczyźni wyszli, aby go wypchnąć. Wtedy jednak usłyszeli nawoływanie Shonsa. Gary natychmiast kazał zgasić silnik oraz światła i czym prędzej uciekać dalej. Być może skierował grupę drogą w góry, na morderczy marsz, którego dwóch z nich nie przeżyło. Madruga i Sterling zamarzli po drodze. W żaden sposób nie ostudziło to zapału Matthiasa, który wciąż poganiał kolegów do ucieczki przed wyimaginowanym zagrożeniem. W końcu dotarli do leśnej przyczepy. Wybili szybę i schronili się w niej jakiś czas. W obawie przed konsekwencjami lub wykryciem przez śledzących nie rozpalali ognia ani nie włączyli ogrzewania. Stan Weira, który podczas marszu odmroził palce u stóp, pogarszał się. Dodatkowo Gary uważał, że należy uciekać dalej. Ted jednak nie był w stanie iść o własnych siłach, a jego najbliższy przyjaciel nie chciał go opuścić. Matthias zabrał buty Weira, których ten i tak nie mógł już wcisnąć na stopy i wyszedł, uciekając dalej przed nieistniejącymi prześladowcami. Gdy Theodore zmarł, jego przyjaciel owinął jego ciało prześcieradłami i wyszedł z przyczepy, szukając pomocy. Uszedł zaledwie 3 km, gdy opadł z sił i padł na ziemię. Co może przemawiać za taką lub podobną hipotezą? Zeznania rodziców i trenera.
Zarówno rodzice sądzili, że winnym tragedii jest Gary Matthias, jak i jego trener podejrzewał, że może mu odwalić. Wiadomo również, że większość, albo nawet wszyscy, nie mieli pojęcia o jego problemach psychicznych. Skoro mimo tego mieli wrażenie, że coś jest z nim nie tak, to poważna przesłanka świadcząca za tym, że z Garym działo się coś niedobrego. Reakcja na wołanie Shonsa. Jeżeli Gary był przekonany, że ktoś ich śledzi lub im zagraża, to nie dziwi reakcja na nawoływanie o pomoc. Niezrozumiałe jęki i krzyki mógł zinterpretować na swój pokręcony sposób i zarządzić natychmiastową ucieczkę w las. Wybór trasy. Jeżeli Matthias był przekonany, że są śledzeni, to kilkukrotne skręcenie zobranej drogi, a także wybranie rzadko uczęszczanej o tej porze roku trasy, wydaje się niezłym pomysłem na zgubienie wyimaginowanego pościgu. Zeznania Shonsa. Joseph Shons zeznał, że widział światła samochodu, które zgasły, gdy zawołał o pomoc. Również rozmowy ucichły, gdy się odezwał. To pasuje do teorii. Czemu zatem ten punkt jest tak nisko? Shons zeznał również, że widział ludzi z latarkami, a także, choć nie był tego pewny, przejeżdżającego pick-upa. Choć nie można wykluczyć, że cierpiący mózg podsuwał mu jedynie wizję ratunku, to doświadczeni policjanci uznali jego zeznania za wiarygodne, a sam Shons nie był pewny jedynie pick-upa. Jego zeznania zatem tylko częściowo potwierdzają przedstawioną wersję. Gdyby mężczyznami kierował przerażony Matthias, raczej nie zdecydowałby się pozostać przy aucie. Przyczepa. Ta teoria może całkiem nieźle tłumaczyć, dlaczego mimo swojej obecności w przyczepie Matthias nie zadbał odpowiednio o przyjaciół. Gdyby był całkowicie świadomy, zapewne włączyłby ogrzewanie i otworzył szafkę z jedzeniem. Jeżeli miał jakąś paranoję albo omamy, to mogło mu to uniemożliwić normalne funkcjonowanie. Na niekorzyść tej teorii świadczą śmieci w aucie. Zakładając, że w aucie panowała nerwowa atmosfera podsycana przez Garego, raczej mało prawdopodobne, aby mężczyźni mieli czas i chęci na zjedzenie śmieciowego jedzenia, które kupili. Zeznania rodziców i lekarzy Garego. Lekarze Garego określali go jako jeden ze swoich największych sukcesów. Rodzice twierdzili, że nie miał nawrotów choroby od 2 lat. Czasami jednak najłatwiej przeoczyć problemy naszych najbliższych. Jest to bardzo częsty problem. Możliwe więc, że zarówno lekarze, jak i krewni nie zauważyli, albo nie chcieli zauważyć, że Matthiasa problemy zaczynają wracać. Tym bardziej, że ludzie spoza najbliższego otoczenia mieli uwagi do zachowania Garego. Stan podwozia samochodu. Jeżeli Matthias był wystarczająco przejęty, że grozi im niebezpieczeństwo, aby przekonać pozostałych, to wydaje się mało prawdopodobne, aby zgodził się na powolną jazdę po górskiej drodze. A gdyby poganiał Jacka Madrugę, to ślady tego pośpiechu pozostałyby na podwoziu. Otarcia i zarysowania pozostawione przez jazdę po dziurach i koleinach byłyby bardzo łatwe do wypatrzenia. Tymczasem śledczy byli zdumieni, że możliwy był przejazd tą drogą bez żadnych uszkodzeń. Na początku śledztwa brano pod uwagę teorię, że przypadkowe spotkanie złych ludzi mogło niefortunnie przerodzić się w problem, z którym mężczyźni nie byli w stanie sobie poradzić. Jak sugerował szeryf Jim Grant, mogli się zatrzymać komuś pomóc, a ludzie, którym pomagali, wykorzystali to. Jak mogłoby to wyglądać? Być może miała w tym udział tajemnicza kobieta. Czy udawała bezbronną i potrzebującą pomocy niewiastę, a w rzeczywistości wystawiła mężczyzn swoim kolegom? Czy jej zadaniem było wyprowadzać kierowców w odległe miejsce, gdzie jej koledzy mogli na spokojnie zastraszyć i okraść ludzi chcących pomóc kobiecie w potrzebie? Co może potwierdzać taką wersję wydarzeń? Zeznania Shonsa. Joseph Shons zeznał, że widział najpierw grupkę ludzi, w tym kobietę, a jakiś czas później światło latarek. Wypowiedzi rodziców. Rodzice Jackiego Hewetta twierdzili, że lubił poznawać nowych ludzi. Rodziny Weira i Sterlinga podkreślali, że byli oni chętni do niesienia pomocy ludziom. Być może te cechy zwróciły się przeciwko nim. Może podczas jazdy powrotnej spotkali osobę, która wydała im się być w potrzebie, której chcieli pomóc. To byłoby do nich podobne. Na niekorzyść tej teorii świadczą zeznania ludzi ze sklepu. Zarówno pracownica sklepu w Brownsville, jak i jej szef zeznali, że mężczyźni byli tam kilka dni po zaginięciu, cali i zdrowi. To nie pasuje do tej teorii. Całość się trochę nie klei. Całą tę teorię trudno posklejać razem, aby brzmiała sensownie.
Jakaś kobieta wyprowadza grupę niepełnosprawnych mężczyzn daleko w góry, zupełnie jakby nie było bliższych, ustronnych miejsc, gdzie można by było ich okraść. Okradzeni mężczyźni, zamiast wrócić do auta, idą przed siebie, oddalając się od cywilizacji. Z czego w ogóle można by okraść 5 upośledzonych mężczyzn? Nie widzę tu ani motywu, ani sensownego sposobu działania. W pewnym momencie śledztwa pojawiła się teoria, że chłopcy za wszelką cenę chcieli udowodnić, że są samodzielni. Wiadomo, że cała piątka mieszkała z rodzicami i choć byli w pewnym stopniu niezależni, to jednak nie byli traktowani w pełni jak dorośli mężczyźni. Oczywiście nie musiało być to coś złego, w końcu większość z nich cierpiała na różnego rodzaju ograniczenia umysłowe, więc stały nadzór rodzicielski był wręcz skazany. Z drugiej strony, możliwe, że chłopaki uważali, że są nadmiernie kontrolowani. Tym, co przepełniło czarę, był protest Juanity Sterling, która próbowała przekonać ich, że nie powinni jechać na mecz, bo nie wypoczną przed własną grą. Kolejna sugestia, że ktoś inny wie lepiej, co jest dla nich dobre, mogła być iskrą, która rozpaliła w nich ogień buntu. Postanowili, no tego nie wiadomo, chcieli zrobić coś niespodziewanego, coś, o co nikt by ich nie podejrzewał. Coś, po czym mogliby zjawić się w domu i powiedzieć: mamo, tato, nie spodziewaliście się, że jestem do tego zdolny, a proszę, udało mi się. Miejcie we mnie więcej wiary. Co to mogło być? Może postanowili obrać inną trasę do domu. Może chcieli odwiedzić znajomych Matthiasa Forbstown. Może postanowili dotrzeć w jakieś nieznane miejsce i wrócić do domu. Cokolwiek to było, coś po drodze poszło bardzo źle. Co może przemawiać za taką teorią? Rozmowa z Juanitą Sterling. Jeżeli mężczyzn faktycznie denerwowała rodzicielska kontrola, to możliwe, że jakieś wydarzenie mogło pchnąć ich do działania mającego na celu rozluźnienie tejże. Takim zapalnikiem mogła być próba zabronienia chłopakom wyjazdu na mecz ulubionej drużyny. Charakter Matthiasa. Bardzo wiele źródeł podaje, że Matthias nie pasował do grupy, odstawał od niej. Nie byłoby to nic dziwnego, nie cierpiał on na żadne upośledzenia, a zaleczona schizofrenia przy odpowiedniej mieszance regularnie przyjmowanych leków może nie dawać żadnych objawów. Oznacza to, że mimo że w tym momencie był w zasadzie normalnym, zdrowym człowiekiem, podlegał takim samym regułom jak reszta grupy. Byłby prawdopodobnie pierwszym, któremu rodzicielskie obostrzenia zaczęłyby działać na nerwy. Nie można więc wykluczyć, że postanowił namówić pozostałych na jakiegoś rodzaju wybryk, mający na celu pokazanie, że są samodzielniejsi niż się wszystkim wydaje. Mieszkanie z rodzicami. Mieszkanie całe życie z rodzicami potrafi być męczące. Ciągłe nakazy, zakazy, konieczność dostosowywania się do innych domowników. To wszystko może działać na nerwy. Będąc jednak w domu, chłopaki byli pod ciągłym nadzorem rodziców. Jeżeli więc planowali dokonać czegoś niecodziennego, musiało to mieć miejsce poza domem. Element zaskoczenia. Rodzice niejednokrotnie przekonywali, że nie wierzą, że chłopaki sami pojechali w góry. Ich głównymi argumentami było m.in., że mieli starannie rozplanowane i powtarzalne życia i że Jack Madruga nigdy nie ryzykowałby jazdy swoim autem w tak niebezpieczne miejsce. A co jeżeli właśnie o to chodziło? Być może planowali udać się w góry tylko po to, aby pokazać, że są w stanie? I jak mieli dokonać jakiegoś niezwykłego dla nich osiągnięcia, nie burząc starannie przygotowanego dziennego harmonogramu? Na niekorzyść tej teorii świadczą lider. Osoby postronne narzekały, że Gary Matthias nie pasuje do przyjaciół, czy to charakterem, czy zachowaniem. Podejrzewały, że będący nieformalnym przywódcą grupy, Gary byłby w stanie bez problemu przekonać resztę do każdego działania. Z drugiej strony, najsprawniejszy na umyśle Gary był postrzegany jako ten, który stałby na straży kolegów i jeżeli zaszłaby taka potrzeba, stanąłby w ich obronie. Jako lider Matthias musiał zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży i namawianie kolegów do jakiegoś wybryku jest raczej mało prawdopodobne. Sielskie życie. Nie ma żadnych informacji, jakoby spokojne życie z rodzicami któremukolwiek z chłopaków przeszkadzało. Pierwszym kandydatem do takich podejrzeń byłby Gary Matthias. Miał on już na koncie choćby ucieczkę z domu do babci w Oregonie. Od kiedy jednak leki zostały mu dobrze dobrane, nic nie wiadomo o takich wyskokach. Bardzo możliwe, że wszystkie jego problemy z prawem i z rodzicami miały swoje źródło w chorobie i kiedy ona przestała być obciążeniem, Gary się uspokoił. Od 2 lat mieszkał z rodzicami, dorabiał w firmie ojczyma i nie ma żadnych informacji, aby sprawiał wrażenie, że mu to nie odpowiada. A skoro Matthiasowi nie przeszkadzało dotychczasowe życie, to innym tym bardziej. Następna teoria, o której wam opowiem, zgromadziła całkiem spore grono zwolenników. Zatrucie tlenkiem węgla w dużych dawkach często prowadzi do śmierci.
Jeżeli jednak stężenie nie jest duże, powoduje w pierwszej kolejności pobudzenie i zaburzenia logicznego myślenia. Słyszałem również historię o nawiedzonym domu, z którego duchy zniknęły po wymianie systemu ogrzewania. Okazało się bowiem, że stary był nieszczelny i przez dłuższy czas podtruwał domowników tlenkiem węgla, powodując omamy słuchowe i halucynacje. Wpływ czadu rzeczywiście mógłby całkiem dobrze tłumaczyć wymykające się zdrowemu rozsądkowi zachowanie chłopaków. Skąd jednak miał wziąć się ten gaz w ich organizmach? Z silnika, a właściwie z uszkodzonego układu wydechowego. Zatkany tłumik w połączeniu z nieszczelnością w układzie miałby sprawić, że część spalin zamiast umykać do atmosfery dostawałaby się do wnętrza auta. To miałoby tłumaczyć nieracjonalne decyzje mężczyzn, jak choćby skierowanie się w stronę gór czy opuszczenie auta, co z kolei było przyczyną reszty tragicznych wydarzeń. Sterling i Madruga zamarzli podczas marszu, Matthias wyruszył po pomoc, a Hewitt z Weirem pozostali w przyczepie. Co mogłoby przemawiać za taką wersją wydarzeń? Objawy. Pierwszymi objawami lekkiego zatrucia tlenkiem węgla są pobudzenie i zaburzenia logicznego myślenia. Słyszałem również o możliwości wystąpienia omamów słuchowych i halucynacji. Jeżeli coś takiego spotkało Garego Matthiasa, jedynego twardo stąpającego po ziemi, to możliwe, że nakłonił pozostałych do zmiany trasy. Również nieracjonalne opuszczenie auta na górskiej drodze wydaje się pasować do zatrucia. Powszechny problem. Zatrucia tlenkiem węgla w samochodach są dość powszechnym problemem. Dlatego przestrzega się przed uruchamianiem silnika w zamkniętym garażu lub w sytuacji, w której spaliny mogłyby mieć problem z opuszczeniem wydechu, na przykład w głębokim śniegu. Na niekorzyść teorii świadczą. Stan podwozia. Jeżeli zatrucie miałoby spowodować również obranie drogi w góry, to oznaczałoby, że w momencie znalezienia się na wąskiej i wyboistej drodze mężczyźni odczuwali już skutki podtrucia tlenkiem węgla. Skoro jego objawami jest pobudzenie i zaburzenia logicznego myślenia, to spodziewanie się, że kierowca będzie spokojnie, ostrożnie i powoli omijał każdy dołek i kolejne jest nierozsądne. A na podwoziu nie znaleziono żadnych uszkodzeń. Sprawny wydech. O ile stojąc w zaspie, zatrucie tlenkiem węgla nie wymaga uszkodzonego układu wydechowego, o tyle jeżeli założymy, że zatrucie jest też odpowiedzialne za zmianę trasy, to takie uszkodzenie jest już niezbędne. Tymczasem stan auta był całkiem dobrze sprawdzony i nic nie wiadomo o żadnych usterkach. Samochód był sprawdzany pod kątem uszkodzeń i nie znaleziono żadnych zarysowań, wgnieceń ani niczego podobnego. Silnik po odpaleniu pracował równo i bez zastrzeżeń, co przy uszkodzonym wydechu nie byłoby takie oczywiste. Przewiew. Aby zatrucie tlenkiem węgla z samochodowego silnika miało szansę wystąpić, muszą wystąpić konkretne warunki. Przede wszystkim musi być utrudniony przepływ powietrza. Stąd też ogromna część takich zatruć ma miejsce w garażach. Uruchomienie silnika w zamkniętym pomieszczeniu to prosty sposób na tragedię. Jest to również metoda popełniania niezaniedbywalnego odsetka samobójstw. Zatrucia takie zdarzają się również w warunkach zimowych. Zdarza się, że podczas śnieżycy kierujący autem zjeżdża z drogi i utyka w zaspie. Rozsądnie wtedy zakłada, że najbezpieczniejszym miejscem jest jego własne auto i pozostaje w nim. Problem pojawia się wtedy, gdy opady śniegu są na tyle obfite, by znacząco przysypać auto, a kierowca korzysta z ogrzewania. Bardzo ważne jest wtedy, aby od czasu do czasu wysiąść i odgarnąć śnieg z okolicy rury wydechowej. Jeżeli się o tym zapomni, taka zaspa może zadziałać jak zamknięte pomieszczenie, a spaliny szukając ujścia mogą trafić do środka auta. To wydaje się potwierdzać teorię. Byli w górach, utknęli w zaspie, mogli grzać się w aucie i zatruć się, co tłumaczyłoby ich ucieczkę w las. Problem w tym, że kłopoty zaczęły się znacznie wcześniej. Mężczyźni wybrali niewłaściwą drogę przynajmniej godzinę przed tym, gdy znaleźli się w zaspie. Czy można to tłumaczyć zatruciem? Absolutnie nie. Nawet jeżeli układ wydechowy był nieszczelny i nawet jeżeli spaliny dostawały się do środka, to podczas jazdy wszystkie szkodliwe gazy były wywiewane z kabiny. Nie jest też możliwe, aby zatrucie nastąpiło wcześniej. W sklepie wszyscy zachowywali się normalnie, a zaraz po zakupach wyruszyli w drogę. Tlenek węgla nie tłumaczy zatem znalezienia się na krętej i wyboistej górskiej drodze. Niespecjalnie tłumaczy również ucieczkę z auta. Wprawdzie Merkury utknął w zaspie, ale była ona niewielka i wspólnymi siłami dało się go z łatwością wypchnąć. Nie było powodu, aby zamiast tego siedzieli w środku. Kolejna teoria zakłada, że piątka z Juby została uprowadzona. Trudno stwierdzić przez kogo i w jakim celu. Jeżeli celem było wyłudzenie okupu, to nigdy takie żądanie nie wypłynęło na jaw.
Trzeba przyznać jednak, że chłopaki byli niemal idealnymi ofiarami. Słabi, łatwowierni i nie do końca rozumiejący otaczający ich świat. Mogli zostać zamknięci gdzieś w Forbstown, co zresztą podejrzewała matka Teda Weira, Imogene. Część z nich była widziana w pobliskim Brownsville, przywieziona pick-upem. Ich lider, Gary Matthias, mógł w końcu zaaranżować ucieczkę. Z jakiegoś powodu skierował się na północ, w góry, gdzie zginęli. Jeżeli założymy, że mężczyźni zostali porwani, to co może być argumentem za? Zeznania Josepha Shonsa i ludzi ze sklepu. Joseph Shons widział grupę ludzi wokół auta. Później widział ludzi z latarkami. Czy możemy założyć, że widział uciekających mężczyzn i goniących ich porywaczy? Możemy. Czy mogło być to coś zupełnie innego? Oczywiście. Ale zeznanie Shonsa, że widział pick-upa oraz zeznanie pracowników sklepu w Brownsville, według których część mężczyzn przyjechała pick-upem z lat 50., zdają się w jakiś sposób łączyć. Ubrania zaginionych. Cała piątka była lekko ubrana. Nie mieli zimowych butów, kurtek, czapek czy rękawiczek. Fakt, że w tym stanie pokonali ponad 30 km, wydaje się nieprawdopodobny. O wiele bardziej możliwe wydaje się, że zostali tam podrzuceni autem i pozostawieni, aby zamarzli. Stan przyczepy. Z poprzednim punktem wiąże się kolejna kwestia. Wiadomo, że przynajmniej Ted Weir przeżył 2-3 miesiące od zaginięcia. W przyczepie nie było ogrzewania, ciepłe ubrania były nietknięte, a szyba była wybita. W przyczepie było co najwyżej kilka stopni cieplej niż w otaczającym ją lesie. Jakim cudem Theodore nie zamarzł pierwszej nocy, której się tam znalazł? Jeżeli trafił do przyczepy bezpośrednio z samochodu, dookoła leżały zwały śniegu, on był lekko ubrany i przemoczony, a w przyczepie było grubo poniżej 0 stopni. Jak w takich warunkach Ted miał przeżyć kilkanaście tygodni? To wydaje się niemożliwe, ale jeżeli jego ciało zostało tylko podrzucone na miejsce lub został tam zostawiony dopiero na kilka dni przed śmiercią, wtedy to wydaje się mieć więcej sensu. Zeznania rodzin. Rodziny twierdziły, że mężczyźni nigdy dobrowolnie nie udaliby się w góry. Coś lub ktoś musiał ich do tego zmusić. Porwanie całkiem dobrze wpasowuje się w ten wątek. Zegarek. W pobliżu ciała Theodora Weira znaleziono złoty zegarek Waltham, pozbawiony szkiełka. Skąd on się tam wziął? Osoby forsujące teorie angażujące osoby trzecie często twierdzą, że zegarek jest tego niepodważalnym dowodem. Jest w tym pewna logika. Porzucanie złotego zegarka w leśnej przyczepie wydaje się dziwne, nawet jeśli był uszkodzony. Musiał zatem znaleźć się tam przypadkiem, zapodziany przez porywaczy, lub został zabrany przez uciekających chłopaków z miejsca, w którym byli przetrzymywani. Za pomocą zegarka można wyznaczyć kierunki świata. Jeżeli był wtedy cały, to planującym ucieczkę w leśne ostępy mógł się on przydać. Na niekorzyść teorii świadczą. Układ ciał. Ciała Madrugi i Sterlinga znaleziono między samochodem a przyczepą. Weira w przyczepie, a Hewletta kawałek dalej. Miejsca te tworzą mniej więcej prostą linię, która prawdopodobnie wyznaczała trasę ich marszu. Gdyby uciekli z Forbstown, prawdopodobnie zmarliby gdzieś pomiędzy tą miejscowością a przyczepą. Jeżeli zaś założyć, że porywacze ich sami odwieźli w rejon porzuconego auta i nakazali iść w stronę gór, najpewniej natknęliby się na grupy poszukiwawcze policji przeczesujące ten rejon. Wizyta w sklepie. Jeżeli mężczyźni zostali porwani, to przywiezienie ich do małego wiejskiego sklepu było jedną z najmniej rozsądnych rzeczy, jakie można było zrobić. Byli oni tak charakterystyczni, że było niemal pewne, że którykolwiek członek tej małej społeczności ich zauważy, zapamięta ich i gdy tylko dowie się o zaginięciu, pójdzie na policję. A porywaczom zdecydowanie nie powinno było zależeć na tego typu rozgłosie. Ucieczka na północ. Forbstown leży niecałe 40 km na południe w linii prostej od przyczepy, w której odkryto ciało Weira. Oznacza to, że przynajmniej część z grupy musiałaby przeżyć długą i wyczerpującą wędrówkę na północ. Tylko jaki sens uciekać w góry, podczas gdy ponad dwukrotnie bliżej na zachód znajdowało się miasto Oroville? Matthias, który miał znajomych w Forbstown, powinien był o tym wiedzieć. Należało uciekać na zachód, do miasta, licząc, że po drodze uda się natknąć na policję, a nie na północ, w górskie ostępy. Na koniec rozpatrzmy teorię opartą o słowa Claudii Hewlett. Wprawdzie nie sformułowała ona kompletnej teorii, ale wyszczególniła kilka istotnych detali. Gary Matthias został zamordowany, a ciało wrzucone do rzeki w Oroville.
Udział w sprawie miała kobieta z dzieckiem. W pobliżu końca drogi znaleziono łuski, a w całą sprawę zamieszany był lokalny chuligan. Najwyraźniej wpływowy lub przebiegły, bo osoby, które wiedziały zbyt dużo o sprawie, zginęły w tajemniczych okolicznościach. Pozwólcie, że spróbuję z tych informacji sklecić wiarygodną wersję wydarzeń. Mogło być tak. Chłopaki po meczu pojechali na niewielkie zakupy. Kupili przegryzki i napoje na drogę. Gdy tylko wyszli, sprzedawca zamknął sklep i zajął się swoimi sprawami. Na parkingu na mężczyzn czekała niespodzianka. Przy ich samochodzie czekała kobieta z dzieckiem na rękach. Towarzyszył im rosły mężczyzna. Znali ich. Ona była siostrą jednego z nich. On okolicznym chuliganem, znajomym jej byłego partnera, z którym rozstała się w niezgodzie, a który poprzysiągł zemstę. Osiłek złapał Garego Matiasa i wepchnął do swojego auta. Kobieta z pozostałą czwórką wsiada do Merkurego. Miała nakazane wyprowadzić resztę w góry. Ruszyli. Przez jakiś czas jechali razem. W Oroville rozdzielili się. Madruga, pilotowany przez kobietę, skierował się dalej w góry, na drogę zamykaną na zimę. Samochód z Osiłkiem i Matiasem zboczył na chwilę z trasy. Mężczyznom nie było dane dotrzeć do celu. Jakiś czas wcześniej zakopali się w zaspie. Próbowali wypchnąć auto, ale przerwało im wołanie Shonsa. Zgasili samochód i ukryli się. Po jakimś czasie podjechał pick-up, do którego wsiadła steroryzowana kobieta z dzieckiem, pozostawiając czwórkę chłopaków na pastwę losu. Ci, idąc przed siebie, tracili siły. Madruga i Sterling zamarzli po drodze. Hewitt i Weir dotarli do opuszczonej przyczepy, co przedłużyło im życie, ale finalnie wszyscy zginęli z głodu i wychłodzenia. Osoby, które wiedziały zbyt dużo o sprawie, zastraszano, a w skrajnych przypadkach likwidowano. Naciągane i mało prawdopodobne? Cóż, zapewne dało się lepiej poskładać te elementy układanki. Widzimy jednak, że da się ponaciągać scenariusz tak, aby posklejać podane przez Klaudię fakty ze znanymi ze śledztwa informacjami. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach waszą wersję historii opartą na rewelacjach Klaudii. A tymczasem sprawdźmy, co przemawia za opisaną wcześniej teorią, choć nie trzymając się sztywno mojego scenariusza. Ciała Matiasa nigdy nie znaleziono. Ciało Garego nigdy nie zostało odnalezione. Oczywiście można założyć, że znalazło się w tak pechowym miejscu, że ratownicy go nie odkryli, dokładnie przeczesując teren, albo udało mu się dotrzeć poza teren poszukiwań. O wiele prostszym wyjaśnieniem jest, że się go skutecznie pozbyto, na przykład wrzucając do rzeki poza terenem przyszłych poszukiwań. Zeznania Shonsa. Joseph Shons widział auto, które zgasiło światła, gdy zawołał o pomoc. Widział grupę pięciu ludzi, w tym kobietę z dzieckiem. Później widział ludzi z latarkami, a na koniec pick-upa, który zatrzymał się na chwilę kilka metrów za nim. Trudno powiedzieć, ile z tych zeznań jest prawdziwe, a ile to wytwór mózgu człowieka mdlejącego z bólu. Można jednak założyć, że światła auta, które widział, były światłami Merkurego Montego. Światła latarki mogły pochodzić od chuligana, który przyjechał w końcu na miejsce i szukał chłopaków oraz towarzyszącej im kobiety. Widziany pick-up mógł być przywidzeniem, przejeżdżającym autem niezwiązanym ze sprawą lub sprawcą upewniającym się, że chłopaki nie próbują wrócić drogą do cywilizacji. Telefony. Pewna kobieta w Yuba City odebrała w połowie marca kilka niepokojących telefonów od człowieka, który twierdził, że zabił zaginionych mężczyzn. Oczywiście mógł być to dowcipniś, ale nie można wykluczyć, że był to człowiek chcący dodatkowo podręczyć rodziny chłopaków. Dokładnie tak, jak zapowiadał były partner siostry jednego z zaginionych, według zeznań Claudie Hewitt. Co działa na niekorzyść tej teorii? Shons nie słyszał strzałów. Według słów Claudie, w pobliżu końca drogi znaleziono łuski. Mogły pochodzić od strzałów mających steroryzować mężczyzn, skierowanych choćby i w powietrze. Problem w tym, że gdyby pochodziły ze strzałów oddanych w pobliżu auta Madrugi, Shons prawdopodobnie słyszałby huk. Tymczasem niczego takiego nie zeznał. Była mowa o gwizdach, światłach i rozmowach, ale nie strzałach. Buty Matiasa. Skoro Matias zginął jako pierwszy, to w jaki sposób jego buty znalazły się w przyczepie? Trudno to wyjaśnić, nie uprawiając myślowej gimnastyki typu przed zabiciem Matiasa oprawca zdjął z niego buty, aby podrzucić je w opuszczonej przyczepie kilkadziesiąt kilometrów dalej, nie mając pojęcia, czy ktokolwiek je kiedyś odnajdzie. Nie, ten fakt zdecydowanie działa na minus tej teorii. Nieadekwatna zemsta. Największy mój zarzut do całej historii jest taki, że postępowanie potencjalnego winnego jest nieadekwatne do motywu. Oczywiście dotkliwa zemsta odrzuconego faceta wydaje się wiarygodna. Po miejskim bandycie można by się spodziewać wybitych okien, porysowanych samochodów czy pobicia,
ale nie morderstwa z premedytacją, poprzedzającego celowe pozostawienie w górach na pewną śmierć czterech upośledzonych mężczyzn. Spiskowość teorii. Dobra teoria to taka, która jest prosta. Z zeznań Klaudii wyłania się obraz nie do końca zrozumiałego spisku. O ile już sama tak brutalna zemsta zranionego faceta wydaje się nieprawdopodobna, o tyle policja bojąca się lokalnego przestępcy i historia o podejrzanych zgonach ludzi, którzy dążyli do prawdy i zastraszaniu rodzin, to już zahacza o teorie spiskowe. Skoro rozpatrzyliśmy najbardziej popularne wizje tego, co mogło się wydarzyć z piątką z Juby, przyszła pora, abym wyraził swoje zdanie na ten temat. Zamiast przedstawiać swoją teorię, zacznę od tego, co uważam za pewne. Przede wszystkim uważam, że Joseph Shons widział światła Merkurego Montego, należącego do Jacka Madrugi. Wszystko wskazuje na to, że w okolicy północy cała piątka znalazła się 110 km od Chico, na rzadko uczęszczanej drodze w górach. Gdy ich auto zakopało się, wyszli zobaczyć, czy są w stanie wypchnąć auto. Byli pewni, że są sami. Dookoła panowała ciemność, a jedynym odgłosem był szum lasu powodowany przez wiatr. Nagle mężczyźni usłyszeli jęki i niezrozumiałe nawoływanie. Przerazili się i rzucili do ucieczki. Gdy po jakimś czasie uspokoili się, zorientowali się, że nie wiedzą, jak wrócić do auta. Rozpoczęli marsz przed siebie. Sterling i Madruga zamarzli po drodze. Hewitt, Weir i Matthias w okolicy południa zauważyli opuszczoną przyczepę straży leśnej. Włamali się do niej i zadomowili. Matthias wiedział, że jego rolą jako lidera jest wezwanie pomocy. Niestety, jego tenisówki fatalnie się spisały podczas marszu. Nabawił się odmrożeń i jego stopy spuchły. Wziął zatem buty od Weira, który nosił większy rozmiar. Otworzył kolegom kilka konserw, może sam też się posilił. Wyszedł na poszukiwania ratunku. W stresie popełnił niewybaczalny błąd. Nie rozpoznał otoczenia. Gdyby to zrobił, odkryłby, że przyczepa, którą zajęli, miała ogrzewanie gazowe, a w szafce w szopie znajduje się o wiele więcej zapasów, niż otworzyli do tej pory. Ponieważ jednak tego nie zrobili, gdy go zabrakło, ani Weir, ani Hewitt nie byli w stanie z tych dobrodziejstw skorzystać. Ta część historii wydaje mi się w miarę jasna. Jak wyjaśnić sprzeczności? Cóż, na zeznaniach Shonsa nie można całkowicie polegać. Z pewnością jest w nich sporo prawdy, jednak nie wiemy, co jest prawdą, a co majakami z bólu. Jeżeli chodzi o zeznania ludzi ze sklepu w Brownsville, to sprawa jest dla mnie jeszcze prostsza. Kobieta zauważyła ulotkę z obietnicą nagrody i zdjęciami chłopaków. Byli bardzo charakterystyczni, więc ułożenie jakiejś w miarę wiarygodnej historyjki nie było zbyt trudne. Postanowiła wyłudzić nagrodę, a żeby uwiarygodnić swoje zeznania, wciągnęła w to swojego szefa. Albo sam postanowił dorzucić swoje 3 grosze, to już nieistotne. Tak naprawdę najważniejszą kwestią jest próba odpowiedzenia na pytanie, skąd chłopaki wzięli się w nocy w górach. I na odpowiedzi na to pytanie niestety poległem. Bardzo chciałbym założyć najprostszą z wersji, że się po prostu zgubili. To nie jest jednak takie łatwe. Trasa była banalnie prosta, dwóch z nich było byłymi wojskowymi, a w schowku znajdowała się dokładna mapa okolicy. Logika podpowiada zatem, że coś takiego nie powinno było mieć miejsca. Skoro nie to, to co? Trudno mi powiedzieć, ale osobiście uważam, że nie powinniśmy niepotrzebnie komplikować sprawy. Oczywiście teorie takie jak ta, o której wspomina Klaudia, czy dotyczące nawrotu choroby Matthiasa są ciekawe i brzmią sensacyjnie. Sądzę jednak, że mamy tu do czynienia z jakiegoś rodzaju nieszczęśliwym wypadkiem, wymykającym się prostym wyjaśnieniom, ale jednak wypadkiem. Całą sprawę komplikuje fakt, że mamy do czynienia z ludźmi z problemami natury umysłowej. Gdybyśmy rozpatrywali historię ludzi zdrowych, mielibyśmy przynajmniej jeden solidny filar, na którym moglibyśmy się oprzeć w swoich dywagacjach. Chęć przetrwania. Mając informacje na temat zaginionych i założenie, że ludzie naturalnie walczą o swoje życie, moglibyśmy poczynić pewne założenia, jakie mogli mieć pomysły na ratunek, co nimi kierowało i do czego dążyli. W przypadku piątki z Juby nie mamy tego komfortu. W ich sytuacji nie można poczynić żadnych zdroworozsądkowych założeń. Nie sposób przewidzieć, jak w chwili zagrożenia zadziałały ich ograniczone umysły, ani jak ogromny stres i odpowiedzialność wpłynęły na Garego Matthiasa. Z tego samego powodu bardzo trudno próbować wyjaśnić ich znalezienie się w górach. To może być kwestia tak prozaiczna, jak zjechanie z głównej drogi za potrzebą i problem ze znalezieniem drogi powrotnej.
Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem to nie powinno było się tak skończyć. Sęk w tym, że zaginieni mieli z tym zdrowym rozsądkiem spore problemy. Sprawa piątki z Juby jest niezwykle ciekawa, ale jednocześnie trudna do analizy. Okoliczności zaginięcia mężczyzn są niejasne, a zeznania świadków wydają się być sprzeczne ze znalezionymi dowodami. Na domiar złego, również ofiary tragedii nie były zwykłymi ludźmi. Przez ich schorzenia nie możemy czynić założeń typu w tej sytuacji człowiek powinien zrobić to albo to. Tok ich myślenia mógł całkowicie różnić się od naszego i tak naprawdę nie sposób powiedzieć z całą pewnością, co chłopaki robili tej nocy w górach i co chcieli osiągnąć maszerując wiele kilometrów zaśnieżoną drogą. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie śmiało w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw waszych teorii. Ode mnie to by było na tyle dzisiaj. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Na razie. Cześć.